Leszek Sykulski Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski Wydawnictwo Zona Zero Warszawa 2018 Czyta Autor Pamięci profesora Pawła Wieczorkiewicza Wstęp Cytat Rzut oka na mapę Europy wskazuje, że Polska to wielka rzecz Koniec cytatu Podpisany Eugeniusz Romer Dynamiczne tempo współczesnych procesów politycznych, związanych z końcem świata jednobiegu nowego, skłania całe rzesze badaczy, analityków, decydentów i zwykłych obserwatorów polityki międzynarodowej do tego, by, tak jak kiedyś, sięgać po geopolitykę jako narzędzie poznawcze. Rozpoczynający się okres nowej walki hegemonicznej sprawił, że odżyły klasyczne teorie, język, i metody postrzegania rzeczywistości politycznej znane w geopolityce od ponad 100 lat. Także w Polsce, w której w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, geopolityce przywracane jest należne miejsce w świecie nauki i analiz decyzyjnych. Proces zmiany hegemonicznej, wiążący się z podziałem na nowo stref wpływów międzymocarstwa policentryzacja świata, trwać będzie jeszcze lata. Dzięki swojemu położeniu w kluczowym miejscu niziny północnoeuropejskiej, na granicy niziny środkowo i wschodnioeuropejskiej, Polska stanowi strategicznie ważny region świata. Region, który już wielokrotnie w dziejach stawał się areną starcia najważniejszych mocarstw. Współcześnie w Polsce toczy się poważna debata na temat roli i miejsca państwa polskiego w zmieniającej się architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego oraz kierunku geopolitycznego, który nasz kraj powinien obrać. Po kilkunastu latach od wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co wielu ekspertów uznało za w cudzysłowie koniec historii, tryumf zachodniego modelu rozwoju i osiągnięcie trwałego pokoju w naszej części świata. Należy redefiniować strategię bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, uwzględniając obecną koniunkturę geopolityczną i klasyczne teorie geopolityczne. O czym i dla kogo jest ta książka? Najkrócej o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego kraju w globalnym układzie sił i interesów. Dedykuję ją każdemu, kto chce zrozumieć, jak szerokość geograficzna, pod którą mieszkamy, wpływa na naszą politykę i bezpieczeństwo, rolę i miejsce w systemie międzynarodowym. W książce poszukuję odpowiedzi na szereg fundamentalnych pytań, jakie Polacy zadawali sobie od wieków i tych, na które poszukują odpowiedzi współcześnie. Gdzie tak naprawdę leży Polska? Jakie są jej naturalne granice? Czy geografia to nasze przekleństwo? Co stanowi o sile, a co o słabości naszego kraju? Czy jesteśmy skazani na ciągłe zagrożenie z dwóch kierunków geograficznych? W jakim miejscu hierarchii światowych potęg znajdowaliśmy się w przeszłości, a w jakim znajdujemy się dziś? Jakie scenariusze geopolityczne mogą czekać Polskę w ciągu najbliższych 5, 10 i 15 lat? Czy wojna informacyjna stanowi dziś dla nas jako wspólnoty większe zagrożenie niż klasyczne operacje wojskowe? Jakie znaczenie dla naszego kraju ma geopolityka rurociągów? Jakie są najważniejsze cele geopolityczne głównych mocarstw światowych, a także naszych sąsiadów? W jaki sposób zmienia się system międzynarodowy i co to dla nas oznacza? Jakie są nasze interesy narodowe? Książka skierowana jest do każdego zainteresowanego nie tylko geopolityką, ale i miejscem naszego kraju na mapie Eurazji. Nie rezygnując z naukowego charakteru publikacji, starałem się nie przytłaczać czytelnika aparatem naukowym. Hipotezą badawczą monografii jest stwierdzenie, że głównym czynnikiem geograficznym, który obecnie wpływa na bezpieczeństwo i politykę zagraniczną Rzeczpospolitej Polskiej, jest położenie na styku niziny środkowoeuropejskiej i niziny wschodnioeuropejskiej na tzw. przesmyku bałtycko-karpackim. Ta hipoteza stoi w sprzeczności z twierdzeniem, iż głównym czynnikiem geograficznym określającym współczesne położenie Polski jest położenie na pomoście bałtycko-czarnomorskim. Z hipotezy postawionej wyżej wynikają dwie hipotezy pomocnicze. Pierwsza z nich brzmi: kluczową jednostką polityczną, która od XV wieku wpływa na poziom bezpieczeństwa państwa polskiego, jest rosyjski ośrodek siły. Druga hipoteza sprowadza się natomiast do stwierdzenia, że wielki spór intelektualny z przełomu XIX i XX wieku dotyczący charakteru geograficznego Polski jest nadal aktualny i wpływa na debatę dotyczącą polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. W pracy przyjęto umowne nazwy dla obu tych nurtów polskiej myśli geopolitycznej. Z jednej strony jest to romeryzm, z drugiej wakaryzm. Romeryzm, od nazwiska polskiego geografa Eugeniusza Romera, żyjącego w latach 1871-1954, to spojrzenie na Polskę jako na obszar pomostowy. Wedle tej koncepcji ma ona stać się ośrodkiem siły dominującym na pomoście bałtycko-czarnomorskim, rozdzielającym ośrodki niemiecki i rosyjski. Koncepcja Polski pomostowej, stworzona przez Romera na początku wieku XX. Stała się podstawą takiego projektu geopolitycznego, jak Międzymorze, realizowanego m.in. Między przez marszałka Józefa Piłsudskiego, a współcześnie lansowanego pod nazwą Trójmorza. Zwolennicy romeryzmu widzą Polskę w roli samodzielnego gracza geopolitycznego nie tylko w Europie, ale i na mapie Eurazji, zdolnego do walki o dominację w tej części świata. Spojrzenie Romera było także spojrzeniem na rzecz pospolitą jako obszar wielonarodowościowy. Strategia przeciwna wakaryzm od nazwiska Włodzimierza Wakara, żyjącego w latach 1885-1933 polskiego prawnika była prefiguracją geoekonomicznego spojrzenia na miejsce i rolę Polski w Europie. Wakar, nawiązując do dorobku rodzącej się polskiej geografii przede wszystkim prac Wacława naukowskiego. Wskazywał, że czynnikiem decydującym o polskim położeniu geopolitycznym jest położenie tranzytowe, nie zaś pomostowe. Koncepcja Polski tranzytowej stała się podstawą do patrzenia na nasz kraj, jako na zwornik, stworzeń gospodarczy Europy. Zgodnie z wakaryzmem, im silniejsza będzie polska gospodarka, tym więcej będzie znaczyć Polska na, na arenie międzynarodowej. Obie koncepcje korespondują ze współczesnymi procesami w polityce międzynarodowej, o czym na łamach książki. Po co ją napisałem? Najkrócej, aby samemu lepiej zrozumieć otaczający świat i miejsce mojego kraju na mapie Europy, usytuować Polskę w takiej, a nie innej przestrzeni geograficznej i zastanowić się nad wynikającymi z takiego położenia zagrożeniami i szansami. Napisałem tę książkę również po to, by podzielić się wynikami swoich wieloletnich badań, przemyśleń i refleksji z szerszym gronem czytelników. Żywię nadzieję, że wreszcie przyjdzie czas poważnej, publicznej debaty o bezpieczeństwie i polityce zagranicznej naszego kraju bez politycznej poprawności, autocenzury i udawa udawania pluralizmu poglądów. Po zakończeniu II wojny światowej, geopolityka stała się w Polsce w cudzysłowie nauką wyklętą. Nie można było jej uprawiać, ponieważ uznano ją wówczas za w cudzysłowie naukę burżuazyjną. Rodzimi dyplomaci czy oficerowie wysokiego szczebla kończący resortowe szkoły w kraju i w Związku sowieckim nie byli dopuszczani do poziomu studiów strategicznych. Moskwa skutecznie zwalczała myślenie kategoriami geopolitycznymi wśród elit swoich satelitów. Pierwsze poważniejsze prace naukowe z zakresu geopolityki zaczęły się pojawiać dopiero w latach 90. XX wieku. Wielowymiarowe i realistyczne myślenie o polityce międzynarodowej nie jest niestety zbyt popularne nawet dziś, ani w polskiej nauce, ani praktyce politycznej. A przecież, geografia to najbardziej stabilny czynnik polityki. Przez ponad 20 lat III Rzeczpospolitej, w kręgach naukowców i polityków, dominowało przekonanie o końcu historii i zapanowaniu trwałego pokoju w Europie. Do tej pory myślenie o polityce globalnej w kategoriach układu sił i interesów, stref wpływów, walki hegemonicznej ustępuje rozważaniom o wartościach i ideach w stosunkach międzynarodowych czy problemach modernizacji. To wszystko ma miejsce na tle głębokich przemian w systemie międzynarodowym. Odchodzący w przeszłość świat jednobiegunowy zwiastuje nowe wojny hegemoniczne. Na naszych oczach rodzi się świat policentryczny, którego reguły i granice są dopiero ustalane. Konflikty takie jak w Gruzji, na Ukrainie, w Syrii, na Bliskim Wschodzie czy w Azji Południowo-Wschodniej wyraźnie pokazują, że nigdy nie było żadnego końca historii. Nie ma także żadnego powrotu geopolityki. Geopolityka z całym swoim aparatem pojęciowym, metodologią badań i chłodnym, beznamiętnym podejściem do analizy polityki globalnej jest dziś narzędziem niezbędnym do zrozumienia przemian zachodzących na świecie. Bez jej zrozumienia i odpowiedniego wykorzystania nie jest, moim zdaniem, możliwe odpowiedzialne kształtowanie polityki państwa i świadomości strategicznej elit. Nie uważam jednak geopolityki za wszystko otwierający klucz, antidotum na wszelkie bolączki bezpieczeństwa narodowego czy polityki zagranicznej. W książce uczciwie przedstawiam także słabości tego podejścia do analizy polityki globalnej. Na koniec chciałbym podziękować przedstawicielom polskiej geopolityki za wieloletnią współpracę i dziesiątki wartościowych i inspirujących rozmów. Panu profesorowi Piotrowi Eberhardowi. Szczególnie dziękuję za wieloletnią życzliwość i zawsze owocne rozmowy w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Panu profesorowi Leszkowi Moczulskiemu za to, że gościł on w swoim mieszkaniu na warszawskim Powiślu uczestników seminarium geopolitycznego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, którego byłem sekretarzem. Ówczesne godziny cennych wykładów i wspólnych dyskusji przyczyniły się do powstania niejednej publikacji naukowej. Panu profesorowi Julianowi Skrzypowi i panu doktorowi Zbigniewowi Lachowi dziękuję za możliwość poszerzenia swojej wiedzy z dziedziny geostrategii w Akademii Obrony Narodowej, najpierw jako student, później wykładowca. Panu profesorowi Andrzejowi Piskozubowi dziękuję za wiele godzin rozmów w Gdańskiej Oliwie. Panu profesorowi Mirosławowi Słukowi wyrażam wdzięczność za nieustanną inspirację twórczą i poszukiwania złotego środka między badaniami ilościowymi i jakościowymi. Panom doktorom Michałowi Siudakowi i doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Zapałowskiemu dziękuję za rozmowy o stosunkach polsko-ukraińskich i polskiej polityce wschodniej. Podpisane Leszek Sykulski Częstochowa 10 lipca 2018 roku Rozdział pierwszy: Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa. Cytat: Geopolityka nigdy nie straci znaczenia, ponieważ mocarstwa zawsze i na nowo odczuwać będą imperialne impulsy. Koniec cytatu: Podpisane Pierre Galois. Początki geopolityki sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy naukowcy zajmujący się badaniami z zakresu geografii, historii, nauk politycznych i wojskowych. Zaczęli dostrzegać i głębiej analizować związki między czynnikami geograficznymi, ważnymi w danym momencie historycznym, a powstawaniem i funkcjonowaniem państw. To wówczas aktywni naukowo byli tacy badacze jak Karl Haushofer, Rudolf Kielen, Halford Mackinder, Alfred Machan czy Friedrich Ratzel. Zbudowali oni fundamenty geopolityki jako szkoły naukowej, inaczej mówiąc paradygmatu, w ramach nauk społecznych. Szkoły skupionej na badaniu zależności między przestrzenią geograficzną a ośrodkami siły, podmiotami geopolitycznymi, w perspektywie historycznego długiego trwania. Stworzyli teorie, które w większości pozostają aktualne i istotnie wpływają na kształtowanie się koncepcji strategicznych najważniejszych państw świata i wpływają na współczesną politykę międzynarodową. Za symboliczną datę początku geopolityki przyjmuje się rok 1899. Był to rok, w którym ukazał się artykuł Rudolfa Kielena pod tytułem Studia nad granicami politycznymi Szwecji, a w nim po raz pierwszy użyto terminu geopolityka w oryginale Geopolitiken. Po 1945 roku badacze zajmujący się geopolityką często określali przedmiot swoich badań jako geostrategię czy też geografię polityczną, kierując się poprawnością polityczną i związaną z tym obawą przed ostracyzmem ze strony środowiska naukowego. Działo się tak, mimo dużych osiągnięć geopolityki anglosaskiej, np. prac Mahana czy Mackindera. Pomimo tych trudności geopolityka nadal się rozwijała. Okres międzywojenny i pierwsze lata po II wojnie światowej to czas rozwoju tzw. geopolityki klasycznej, wyrosłej na gruncie dorobku myślowego ojców geopolityki. Zimna wojna odcisnęła wyraźne piętno na badaniach geopolitycznych, kładąc nacisk na jedną z jej subdyscyplin geostrategię, a w końcowej fazie także na astropolitykę i astrostrategię. W okresie tym narodziły się nowe gałęzie geopolityki. Geohistoria i geoekonomia. W okresie pozimnowojennym wytyczono nowe kierunki badań. Przede wszystkim rozpoczęto badania nad cywilizacjami w kontekście geopolitycznym. Nastąpiła także recepcja kierunków badań geopolityki klasycznej. Nową epokę otworzyła też astropolityka i astrostrategia. Wyzwaniem dla geoekonomii są postępujące procesy geoglobalizacyjne. Współcześnie na świecie we wszystkich liczących się państwach świata geopolityka uprawiana jest na wysokim poziomie. Co roku przybywa instytucji rządowych, akademickich i pozarządowych, które prowadzą badania i opracowują analizy z zakresu geopolityki. Czasopisma skupione na geopolityce i instytucje nią zajmujące się powstają nie tylko w państwach o statusie mocarstwa, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Francja czy Wielka Brytania, i państwach mających aspiracje mocarstwowe, takich jak Brazylia, Argentyna, RPA, Egipt czy Iran, ale również w krajach nastawionych na utrzymanie niezależnego bytu politycznego bez ambicji odgrywania znacznej roli geopolitycznej w świecie, na przykład Szwecja, Szwajcaria, Meksyk czy Tajlandia. W Polsce geopolityka zaznaczyła swoje miejsce bardzo wcześnie, bo już na przełomie XIX i XX wieku. Pierwsze prace Oskara Żebrowskiego, Wacława Naukowskiego, Włodzimierza Wakara, Eugeniusza Romera i innych rozpoczynające spór o geopolityczny charakter ziem polskich pociągnęły za sobą kolejne publikacje i doprowadziły do wykształcenia się Polskiej Szkoły Geopolitycznej. Jej najgłośniejszymi przedstawicielami obok wspomnianego Romera w okresie II Rzeczpospolitej byli Adolf Bocheński, Ignacy Matuszewski, Jerzy Niezbrzycki, Jerzy Smoleński, Władysław Studnicki, Roman Umiastowski czy Zygmunt Wojciechowski. Po II wojnie światowej geopolityka stała się w cudzysłowie nauką wyklętą, której uprawianie było de facto zabronione. Sam termin, jeżeli już pojawiał się w publikacjach naukowych bądź takich, które chciały zyskać ten status, był stosowany tylko w znaczeniu pejoratywnym. Dopiero pod koniec ubiegłego wieku nastały w naszym kraju lepsze czasy dla geopolityki. Wydawałoby się, że współcześnie w Polsce geopolityka staje się coraz bardziej popularna. Jednak, jeśli przyjrzeć się bliżej, widać wyraźnie, iż karierę robi bardziej sam termin niż naukowy wymiar tej szkoły badawczej. Pod rozdział pierwszy Czym jest geopolityka i dywidenda geograficzna? Cytat: Geografia jest najbardziej fundamentalnym czynnikiem polityki zagranicznej państwa, bo najbardziej trwałym. Ministrowie przychodzą i odchodzą, nawet dyktatorzy umierają. Ale szczyty gór trwają niewzruszenie. Koniec cytatu podpisane Nicolas Spikman. Geopolityka jest szkołą badawczą, inaczej mówiąc, paradygmatem w, nauach, w naukach społecznych, której celem jest badanie wpływu przestrzeni geograficznej na politykę. Geopolitycy badają, jak położenie geograficzne wpływało w przeszłości i wpływa współcześnie na prowadzenie polityki przez jednostki polityczne, na państwa. Państwa, miasta, związki państw, organizacje ponadnarodowe. Jak położenie na szlakach komunikacyjnych, dostęp do mórz i oceanów, klimat, ukształtowanie powierzchni, zasoby surowców naturalnych wpływają na cele i interesy państwa. W ramach szkoły geopolitycznej istnieją subdyscypliny, które koncentrują się na szczegółowych zagadnieniach, takich jak wpływ geografii na rywalizację militarną, Geostrategia, procesy gospodarcze, geoekonomia, czy na procesy historyczne geohistoria. Podstawą rozumowania geopolitycznego, czy też geopolitycznego stylu analizy jest rozpatrywanie danej rzeczywistości politycznej w kategoriach wielkoprzestrzennych z uwzględnieniem aspektów globalnych, planetarnych. Istota tego spojrzenia sprowadza się do myślenia systemowego i każdorazowego traktowania danego regionu czy makroregionu jako elementu składowego systemu światowego. W badaniach geopolitycznych procesy polityczne postrzegane są w perspektywie kontynentów części świata. Geopolitykę można śmiało uprawiać jako analizę relacji przestrzeń władza. Geopolitycy wychodzą z założenia, że przestrzeń ma charakter multiwymiarowy, polifoniczny. Ma ona także charakter wielowartościowy. Istnieją przestrzenie ważniejsze i mniej ważne. Te centralne, newralgiczne i te peryferyjne, te aktywne i te pasywne. Geopolityka wyznacza na mapie świata obszary, regiony, punkty, sworznie, zworniki, bufory, które są kluczowe z punktu widzenia panowania nad planetą lub tylko jej częścią. Mówi się, że położenie plus siła równa się władza, a logika mapy równa się logika siły. Powtórę, rozumowanie geopolityczne ma z zasady charakter długookresowy. Z jednej strony badacz geopolityki sięga nawet kilkaset lat wstecz, aby zrozumieć procesy dziejowe, a z drugiej charakteryzuje go myślenie prognostyczne dotyczące zjawisk, które mogą nastąpić za co najmniej kilkadziesiąt lat. Istotą takiego stylu myślowego jest m.in. próba zarysowania najważniejszych cyklów koniunkturalnych w historii. Co z kolei pozwala poznać przyczyny powstawania i upadku wielkich cywilizacji i mocarstw. W odniesieniu do procesu dziejowego geopolityka odrzuca, odrzuca spojrzenie monokazualne i jednowymiarowe. Po trzecie, rozważania geopolityczne mają charakter przede wszystkim procesualny, w mniejszej mierze zdarzeniowy. Czerpiąc z wiedzy historycznej, geopolityka koncentruje się nie na pojedynczych zdarzeniach, te Praktycznie jej w ogóle nie interesują, lecz na procesach, związkach przyczynowo-skutkowych, trendach, koniunkturach, cyklach. Badacze uprawiający geopolitykę są bowiem przekonani o ponadczasowości wpływu czynników przestrzennych na polityczną formę życia i istotę interakcji międzypaństwowych. Geopolityka preferuje polifoniczną, kalejdoskopową analizę rzeczywistości. Obce jest jej spojrzenie redukcjonistyczne. Czwarty fundament odnosi się wprost do asymetrii i hierarchiczności w ujęciach geopolitycznych. Dyscyplina ta, w odróżnieniu od dyplomacji czy prawa, nie traktuje uczestników życia międzynarodowego równorzędnie. Narzucany przez geopolitykę antyegalitaryzm bierze się z tego, że jej badacze mają świadomość różnic potencjałów ośrodków siły, różnic w stopniu zaangażowania i sile oddziaływania w układach regionalnych czy w polityce globalnej. Geopolityka, badając układ sił w przestrzeni, hierarchizuje nie tylko samą przestrzeń, ale i siły w niej i na nią oddziałujące. I wreszcie fundament ostatni: spojrzenie geopolityczne jest zawsze spojrzeniem realistycznym, to znaczy takim, które odrzuca aksjomaty doktrynalne. Często przechodzi się także do porządku dziennego nad problematyką etyczną, aksjologią, wskazując, iż sfera polityczna rządzi się własną etyką. Nie jest to jednakże pogląd dominujący w geopolityce. Geopolityka odrzuca tani sentymentalizm i fałszywy ultramoralizm co istotne przedstawiciele tej dyscypliny pojmują otaczającą rzeczywistość jako pole nieustannej konfrontacji ścierania się interesów różnych ośrodków siły u podstaw geopolityki Tkwi przeświadczenie o permanentnej walce od samego zarania formacji polityczno-przestrzennych o wpływy i o to, co jest istotą polityki, czyli o zdobycie przewagi. Geopolitycy nie patrzą na rzeczywistość przez pryzmat kategorii ideologicznych, doktrynalnych. Geopolityka, można powiedzieć, powtarzając za Karlem Haushofferem, jest sumieniem geograficznym państwa. Przestrzeń jest amoralna. Centralnym pojęciem geopolityki jest potęga, rozumiana jako zdolność do panowania nad zasobami wewnętrznymi danego ośrodka siły oraz jako zdolność do efektywnego oddziaływania na zewnątrz. Wśród wielu szkół w ramach nauk społecznych, czy nawet tylko w naukach politycznych, znajdziemy szereg podejść do tego zagadnienia. Jakie czynniki składają się na czyjąś potęgę? Które z nich mają najistotniejsze znaczenie w kształtowaniu się potęgi w czasie i przestrzeni? Które czynniki wobec tego badać? To niektóre z dylematów, przed którymi stoją badacze. W geopolityce, obok czynników tzw. twardej siły, takich jak liczba ludności, wielkość terytorium, wartość PKB, wydatki na siły zbrojne itd., i tzw. miękkiej siły, takiej jak atrakcyjność kultury i tradycji danego państwa, efektywność dyplomacji i tajnych służb, itd., istnieje jeszcze trzeci istotny czynnik, fundamentalny dla badań geopolitycznych, który podlega szczegółowej analizie. Są to korzyści wynikające z takiego, a nie innego położenia geograficznego danego państwa. Możemy je nazwać dywidendą geograficzną. Proszę nie mylić z determinizmem geograficznym. Z punktu widzenia geopolityki, Każde położenie geograficzne ma wady i zalety prze przekładające się na zdolność do egzystencji i do ewentualnego ekspandowania. W sensie geopolitycznym i geostrategicznym, na kształt architektury bezpieczeństwa międzynarodowego będzie zatem istotnie wpływać nie tylko rywalizacja gospodarcza i rywalizacja między różnymi modelami cywilizacyjnymi, ale także twarda rywalizacja, w tym militarna, o kontrolę nad punktami węzłowymi świata, z angielskiego choke points kluczowymi obszarami geograficznymi. Obszary te mają strategiczne znaczenie, ponieważ zajmując je, można kontrolować wybrane akweny, lądowe regiony geopolityczne, a także lądowe i morskie szlaki handlowe. Alfred Mahan, twórca amerykańskiej geostrategii, wyróżnił siedem takich punktów na kuli ziemskiej. Były to Gibraltar, Dover, Cieśnina Malakka, Przylądek Dobrej Nadziei, Malta, Kanał Sueski i Droga Wodna Świętego Wawrzyńca. Dalsze badania i rozwój sytuacji międzynarodowej spowodowały dodawanie do tej listy kolejnych punktów, takich jak Tsushima, Kanał Panamski, Cieśnina Skagerrak czy przejście północno-zachodnie. W 1923 roku profesor geografii z Uniwersytetu Chicago... John Paul Good opracował mapę basenu oceanicznego na świecie, na której zaznaczył 12 w cudzysłowie bram, czyli strategicznych punktów węzłowych służących jako wejścia i wyjścia do basenów Atlantyku, Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. Były to Przylądek Dobrej Nadziei, Południowo-Wschodnia Australia, Cieśnina Malakka, Cieśnina Babel Mandab, Kanał Słeski, Wyspy Falklandzkie. Skapa Flow, Gibraltar, Port Stanley, Kanał Panamski, Morze Timor i cieśniny Sunda Lombok, i Im Im Malakka. W ślad za Gudem, George Renner, ważny, ważny przedstawiciel amerykańskiej geostrategii, zauważył, że przed epoką powietrzną cały przepływ handlu światowego i cała strategia władzy morskiej opierały się na kontroli tych 12 węzłów geostrategicznych. Pod rozdział drugi. Krytyka spojrzenia geopolitycznego. Do drugiej połowy lat 50. XX wieku w Polsce powstało kilka prac naukowych krytykujących geopolitykę jako w cudzysłowie naukę faszyzującą bądź w cudzysłowie naukę burżuazyjną. Następnie jakiekolwiek prace badawcze odnoszące się bezpośrednio do tej szkoły myślenia o polityce globalnej były blokowane. Spójrzmy na przykład zarzutów formułowanych przez propagandę komunistyczną wobec geopolityki. Cytat: Geopolityka to faszystowska, pseudonaukowa teoria, która stara się uzasadnić politykę zagraniczną imperialistów przy pomocy odwoływania się do czynników geograficznych. Geopolityka usiłuje dowieść, że samo położenie geograficzne mocarstw imperialistycznych Wymaga rzekomo przesunięcia granic i rozszerzenia w cudzysłowie przestrzeni życiowej kosztem terytoriów innych krajów. Pseudoteoretyczną podstawą geopolityki jest z gruntu fałszywa teza o decydującym znaczeniu środowiska geograficznego dla rozwoju społeczeństwa. Marksizm uczy, że środowisko geograficzne nie może być główną przyczyną rozwoju społecznego. Wynika stąd jasno, że polityka zagraniczna państwa która, jak wykazuje doświadczenie historyczne, zmienia się zasadniczo wraz ze zmianą ustroju społeczno-ekonomicznego, nie może być rezultatem bardzo powoli zmieniających się warunków geograficznych. Geopolityka jest wytworem kapitalizmu monopolistycznego z jego dążeniem do grabieży w imię maksymalnego zysku kapitalistycznego. Po raz pierwszy termin geopolityka puszczony został w obieg przez reakcyjnego szwedzkiego teoretyka zagadnień państwowości, pangermanistę Rudolfa Kielena podczas I wojny światowej. Jednakże próby udowodnienia, że środowisko geograficzne warunkuje politykę ekspansji i agresji, były dokonywane już w zaraniu epoki imperializmu, na przełomie XIX i XX wieku w USA, Niemczech i Anglii. Propagowaniem idei geopolitycznych zajmował się w Niemczech twórcza, twórca burżuazyjnej geografii politycznej Friedrich Ratzel, w Anglii reakcyjny geograf Mackinder, w USA wojujący marynista Mahan. Po bankructwie geopolityki jako ideologii bandytów hitlerowskich, stała się ona jednym z podstawowych elementów ideologii amerykańskich imperialistów, zmierzających z kolei do panowania nad światem. Już od czasu II wojny światowej geopolitycy amerykańscy Spikeman, Weller, Kiefer i inni wzywali otwarcie do otoczenia ZSRR i krajów demokracji ludowej pierścieniem bloków militarnych i baz wojskowych, powołując się na geopolityczną w cudzysłowie teorię o antagonizmie między półkulą wschodnią a zachodnią, zachodnią i temu podobne bzdury. Koniec cytatu. Myśl geopolityczna rozwijała się jednak w sposób nieskrępowany, bardzo krótko, ponieważ geopolityka została uznana, jak pokazano wyżej, za dziedzinę burżuazyjną i imperialistyczną leżącą u podstaw rozwoju ideologii nazistowskiej w Niemczech. Jedną z ważniejszych publikacji, które nie przysłużyły się geopolityce, była broszura lubelskiego filozofa Jakuba Litwina, żyjącego w latach 1920-1984. Pod tytułem Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce wydana w 1956 roku. Podobną szkodę spowodował artykuł geografa Mieczysława Fleszara, żyjącego w latach 1915-1973, który ukazał się dwa lata później. Prace poświęcone historii myśli geopolitycznej były w okresie PRL rzadkością. Najbardziej znaną z nich była książka Anny Wolf Powęskiej dotycząca geopolityki niemieckiej. Potępienie geopolityki nie pozostało bez wpływu na geografię polityczną. Rozwój tej dyscypliny przez kilkadziesiąt lat był mocno ograniczony. Wpłynęło to też negatywnie na relację, wpłynęło to też na relację, negatywnie na relację geografia polityczna-geopolityka. Józef Barbak, geograf specjalizujący się w geografii politycznej, w swoim znanym wielokrotnie wznawianym podręczniku pisał w latach 70 o szkodliwości geopolityki, której nie zawahał się nawet określić mianem choroby. Powyższa sytuacja i zarzuty komunistów miały związek nie tylko z ideologią, ale także z czystą pragmatyką polityczną. Władze sowieckie nie były zainteresowane rozwojem wśród polskich elit decyzyjnych i naukowych niezależnego myślenia o sprawach strategicznych. Poziom wielkiej strategii, geopolityki, miał pozostać niedostępny dla przedstawicieli państw satelickich, mimo iż sama geopolityka pod nazwą strategii rozwijała się w Związku Sowieckim prężnie. Rozumiejąc, z jakich powodów zwolennicy komunizmu nie godzili się na uprawianie geopolityki, nie można zapominać, że na temat geopolitycznej metody analizy, analizy polityki międzynarodowej formułowano także o wiele bardziej obiektywne, krytyczne opinie. Po pierwsze, geopolityka nie jest szkołą badawczą, która jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania i wyjaśnić wszystkie procesy wpływające na politykę międzynarodową. Po drugie, sama geopolityka stanowi w sensie metodologicznym syntezę wielu metod różnych dyscyplin naukowych. Posiada swoje własne metody, takie jak potęgometria, bądź korzysta z metod adaptowanych na użytek analiz geopolitycznych, takich jak mapy kognitywne czy teoria gier, ale większość z nich czerpie z fundamentalnych dzieł naukowych geografów i historyków. Bywa to czasem przyczyną niespójności wyników badań. Po trzecie, geopolitycy mają tendencję do ujmowania rzeczywistości w kategoriach determinizmu, fatalizmu geograficznego, choć jest to nurt, który przestał dominować w geopolityce na początku XX wieku. Czwartą słabością geopolityki jest marginalizowanie znaczenia prawa międzynarodowego, instrumentalizacja obszaru wartości, aksjologii w stosunkach międzynarodowych i niedocenianie roli jednostki w dziejach. Obiektywnie należy stwierdzić, że nie istnieje dziś w naukach społecznych jedna szkoła badawcza, jeden paradygmat, jeden styl myślowy, który byłby uniwersalny i zdolny samodzielnie wyjaśnić wszystkie aspekty i procesy kierujące polityką międzynarodową. Niewątpliwą zasługą geopolityki jest wprowadzenie do nauki metody badawczej bazującej na wielkich syntezach historycznych i geograficznych, a także promowanie realizmu w analizie polityki oraz użyteczność i elastyczność, które pozwalają na wykorzystanie języka pojęć tej dyscypliny, właściwego jej stylu myślowego i metod geopolitycznych do analizy nowych problemów, takich jak na przykład walka informacyjna czy rywalizacja polityczna w noosferze. Pod rozdział trzeci. Geopolityka w badaniach nad bezpieczeństwem. Podstawy metodologiczne. Pojęcie bezpieczeństwo ma źródło słów w łacińskim słowie securitas i w okresie Imperium Rzymskiego oznaczało ni mniej, ni więcej, tylko polityczną stabilność. Z czasem znaczenie tego terminu zawęziło się do ochrony. W XX wieku pojęcie bezpieczeństwa weszło na stałe do słownika dyplomacji, by stać się ważnym elementem polityki zagranicznej stojącej na straży bezpieczeństwa narodowego. Podział na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe ma charakter umowny w rozważaniach o relacjach międzynarodowych. Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na postępujące procesy globalizacyjne, bezpieczeństwo narodowe zyskuje coraz bardziej międzynarodowy charakter. Problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego wiąże bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo państwa z systemem organizowania i funkcjonowania środowiska międzynarodowego. Bezpieczeństwo międzynarodowe możemy zdefiniować jako brak obiektywnie istniejących zagrożeń i subiektywnych obaw oraz zgodne dążenie i działanie społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony określonych wartości państwowych i pozapaństwowych społecznych, za pomocą norm, instytucji i instrumentów zapewniających pokojowe rozstrzyganie sporów oraz tworzenie gospodarczych, społecznych, ekologicznych i innych przesłanek dynamicznej stabilności i eliminowania zagrożeń. Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa każdego państwa zmusza każdego badacza, który chce zgłębić tę tematykę, do zapoznania się z ogromnym dorobkiem naukowym obejmującym zagadnienia z zakresu geografii, historii, wojskowości, myśli politycznej czy tematyki ekonomicznej. Ujęcie interdyscyplinarne wymusza zgodę badacza na wyraźny reżim metodologiczny i określenie już na samym wstępie podstawowych kryteriów porządkujących potężny materiał badawczy. Główne kryteria porządkujące niniejszą książkę opierają się na poniższych założeniach. Po pierwsze, podstawą badania geopolitycznego wymiaru bezpieczeństwa każdego podmiotu systemu międzynarodowego jest przestrzenne ujęcie procesów politycznych w kategoriach długookresowych. Po drugie, wymiar geopolityczny zakłada analizę relacji międzynarodowych przez pryzmat układu sił i interesów oraz stref wpływów. Wielkie syntezy historyczne i geograficzne są przekładane nad analizę oficjalnych dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa. Te ostatnie mogą być pomocniczo z, z punktu widzenia geopolityki, elementem analizy pod kątem uwzględniania przestrzennego wymiaru bezpieczeństwa w kształtowaniu polityki obronnej i bezpieczeństwa. Po trzecie, istnieją dwie główne kategorie analizy systemu międzynarodowego. Wymiar hierarchiczny, inaczej wertykalny i horyzontalny, inaczej transnarodowy. Podejście geopolityczne bazuje na wymiarze wertykalnym, skoncentrowanym na badaniu regionów hierarchicznych, czyli stref wpływów między mocarstwami i analizie konfliktów hegemonicznych. W kontekście systemowym podejście to opiera się na analizie regionalnych subsystemów hierarchicznych. Po czwarte, ujęcie geopolityczne zakłada historyczne rozróżnienie między takimi pojęciami jak rządzenie z łacińskiego regnum i panowanie z łacińskiego dominium. Za główne obszary geopolityki, które mają istotne znaczenie w badaniu bezpieczeństwa, należy uznać przede wszystkim warunki fizyczno-geograficzne, społeczno-polityczne, cywilizacyjne, ekonomiczne i militarne. Metodyka badań warunków społeczno-politycznych obejmuje analizę sytuacji demograficznej, infrastruktury społecznej oraz sieci osadniczej. Studia geopolityczne w zakresie sytuacji demograficznej obejmują przede wszystkim tendencje demograficzne, skalę migracji ludności. Stan moralno-polityczny ludności, w tym przede wszystkim świadomość polityczną, dyscyplinę społeczną oraz stan psychicznego przygotowania ludności do realizacji celów geopolitycznych i na wypadek wojny. Natomiast w zakresie studiów nad siecią osadniczą, geopolityka zajmuje się badaniem płaszczyzn geograficznej, komunikacyjnej, administracyjnej i ekonomicznej. Szczególne znaczenie mają tutaj czynniki takie jak rozwój urbanizacji, charakterystyki fizjograficzne, charakterystyki najważniejszych obiektów użyteczności publicznej czy lokalizacja głównych obiektów przemysłowych. Metodyka badań warunków fizyczno-geograficznych skupia się na zgłębianiu wiedzy z zakresu morfologii terenu, hydrografii, klimatu, kształtu granic i linii brzegowej, zalesienia, rodzajów i jakości gleb oraz zanieczyszczenia środowiska. Badania nad uwarunkowaniami ekonomicznymi mają na celu określenie potencjału ekonomicznego określonych jednostek polityczno-terytorialnych. Studia z tego zakresu dotyczą przede wszystkim wskaźników makroekonomicznych, obszarów i obiektów przemysłowych, rolnictwa oraz oceny bazy surowców naturalnych, a także funkcjonowania całego systemu paliwowo-energetycznego. Metodyka analiz militarnych obejmuje badania strategiczne bądź szerzej geostrategiczne które są integralną częścią studiów geopolitycznych. Potencjał militarny jako bardzo istotny element potencjału obronnego państwa, choć obecnie nie najistotniejszy, jest z kolei jednym z kilkunastu podstawowych manometrów geopolitycznych, służących do określania ogólnego potencjału jednostek polityczno-terytorialnych. W badaniach nad zdolnościami militarnymi poszczególnych ośrodków siły kluczową rolę odgrywają studia operacyjne. Tutaj, newralgicznymi punktami badań, są studie nad siłami zbrojnymi oraz nad operacyjnym przygotowaniem terytorium. Badania nad siłami zbrojnymi obejmują współcześnie opracowanie doktryn militarnych i polityczno-militarnych, założeń strukturalno-organizacyjnych, dyslokacji, stanu liczebnego i poziomu zaawansowania technologicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, organizacji dowodzenia, tendencji rozwojowych techniki wojskowej, Możliwości manewrowych i transportowych, jak również określenie gotowości bojowej i mobilizacyjnej. Operacyjne przygotowanie terytorium stanowi opracowanie, którego celem jest określenie stopnia przygotowania danej przestrzeni do jej wykorzystania w trakcie działań zbrojnych. Koncentruje, koncentruje się głównie na infrastrukturze stanowisk dowodzenia. Infrastrukturze łączności informatyki, infrastrukturze transportowej, infrastrukturze lotniskowej, infrastrukturze portów i baz morskich, infrastrukturze logistycznej, materiałowej, remontowej, medycznej oraz fortyfikacyjnej. Ma ono na celu wytypowanie newralgicznych punktów w systemie infrastruktury operacyjno technicznej oraz opracowanie możliwości i sposobów wykorzystania danych elementów przygotowania operacyjnego podczas działań zbrojnych. Jednymi z kluczowych metod badań geopolitycznych są różnorodne metody pomiaru potęgi państw, czyli tzw. kwantyfikacja potęgi. Prekursor tego obszaru badań w Polsce, Mirosław Sułek, ukłuł dwa pojęcia odnoszące się do tego obszaru badawczego. Potęgonomia i potęgometria, które powszechnie przyjęły się w polskiej geopolityce, a także stworzył autorską metodę kwantyfikacji potęg. Poniżej zamieszczono trzy przykłady prostych modeli geopolitycznych używanych do obliczania potencjałów ogólnych państw. W modelu Reja Steinera-Kleina obliczanie potęgi następuje według wzoru, w którym uwzględnia się ludność i terytorium, potencjał gospodarczy, potencjał militarny, strategiczne cele państwa oraz wolę realizacji strategii. Zgodnie zaś z modelem Franka Germana potencjał państw oblicza się na podstawie czynników takich jak potencjał nuklearny, terytorium, ludność, baza przemysłowa oraz wielkość sił zbrojnych. Według amerykańskich specjalistów, wzór do określenia mocy państwa i wskazywania koniecznych sojuszników uwzględnia masę krytyczną, czyli sumę składników liczby ludności i powierzchni kraju. Siłę ekonomiczną, siłę militarną, strategiczny cel państwa, stopień poparcia społeczeństwa dla oficjalnej strategii kraju oraz stopień zdolności kierownictwa kraju do pozyskiwania społeczeństwa i sojuszników. Z kolei w modelu Mirosława Słuka obliczanie potencjału państw dokonuje się za pomocą wzoru, który uwzględnia PKB, wydatki wojskowe, liczbę ludności, oraz powierzchnię państwa przy uwzględnieniu współczynników elastyczności siły. Podejście realistyczne w teorii stosunków międzynarodowych i ujęcie geopolityczne zakładają oparcie się i zastosowanie wyników badań w wymiarze wertykalnym, będącym obok wymiaru horyzontalnego, transnarodowego jedną z dwóch głównych kategorii analizy systemu międzynarodowego. Podejście to koncentruje się na badaniu regionów hierarchicznych, czyli stref wpływów poszczególnych mocarstw i analizie konfliktów hegemonicznych. Wymiar horyzontalny jest charakterystyczny dla teorii liberalnej czy konstruktywistycznej. Wybór właściwej kategorii ma doniosłe znaczenie tak metodologiczne, jak i czysto praktyczne. Badanie polityki międzynarodowej, postrzeganej jako układ sił i interesów, nie może wykluczać analizy stref wpływu i konfliktów hegemonicznych. Podstawą zaś analizowania tego zagadnienia, na które geopolitycy patrzą przez pryzmat kategorii wpływu, jest nie tylko poziom potęgi, ale także praktycznej zdolności państwa, hegemona, do sprawowania kontroli nad daną przestrzenią. Richard Emerson w 1972 roku zdefiniował potęgę jako zdolność do podporządkowania, opisując to następująco: Potęga aktora A nad aktorem B. Równa się wielkości oporu stawianego przez B, który może być potencjalnie przezwyciężony przez A. Międzynarodowy układ sił nie może być analizowany wyłącznie przez pryzmat pomiaru potęgi. W systemie tym możemy wyróżnić dwie kategorie państw: państwa wywierające wpływ i państwa, które się temu wpływowi poddają. Zdolność do wywierania wpływu i uzyskiwania panowania nad danym obszarem nie wynika historycznie wyłącznie z poziomu siły, jaką dysponowały dane państwa. Przyjmując, że geopolityka jest paradygmatem nauk społecznych, pozwalającym badać układ sił i interesów w czasie i przestrzeni, tym, co charakteryzuje tę szkołę myślenia o rzeczywistości politycznej, jest ujęcie dynamiczne i relacyjne. Geopolitykę interesuje zawsze siła, potęga państwa i stosunek siły tego państwa do sił sąsiadów. Ujęcie relacyjne jest fundamentem myślenia geopolitycznego. Badanie potęgi danego państwa w oderwaniu od otoczenia politycznego należy uznać za myślenie ageopolityczne. Przyjrzyjmy się danym dotyczącym potęgi geopolitycznej Polski, opracowanym przez zespół cytowanego wyżej Mirosława Słuka z Uniwersytetu Warszawskiego. W raporcie potęgometrycznym za 2017 rok autorzy przedstawili szczegółowe wyliczenia potencjałów geopolitycznych w większości państw świata. Według ich raportu nasz kraj zajmuje 26 miejsce na świecie, a jego potęga za rok 2016 wynosiła 5,930 mm. Dla porównania, weźmy państwo o zbliżonej potędze, na przykład znajdującą się na miejscu 24 Tajlandię, której potęga geopolityczna w tym samym okresie wynosiła 6,316 mm. Na pierwszy rzut oka różnica między potęgą kraju, który zajmuje 24 miejsce, a potęgą państwa, plasującego się na miejscu 26, jest nieduża. Jednak porównanie to nie uwzględnia relacji każdego z tych państw z otoczeniem. Jeśli przyjmiemy, że fundamentem geopolityki jest każdorazowo relacja potęgi jednostki politycznej z otoczeniem, musimy uwzględnić dodatkowy element analizy. Na potrzeby tej książki nazwijmy go współczynnikiem relacji sił. Przyjmując za podstawę analizy potęgę poszczególnych państw, obliczoną za pomocą modelu sułka, sumujemy potęgę wszystkich sąsiadów danego kraju. W przypadku polski współczynnik relacji wpływu, a zatem stosunek potęgi Polski do łącznej potęgi sąsiadów wynosi 0,095. W przypadku Tajlandii współczynnik relacji wpływu, czyli stosunek potęgi Tajlandii do łącznej potęgi sąsiadów wynosi 0,720. Dzieląc współczynnik relacji sił Tajlandii i Polski, otrzymujemy różnicę wynoszącą aż 7.578. Należy podkreślić stałą mocą, że analiza geopolityczna nie może nigdy uciekać od, od analizy otoczenia. Węzłowe zagadnienia geopolityki, takie jak wpływ dywidendy geograficznej na potęgę państwa, nie mogą podlegać wyłącznie badaniom ilościowym. Niemniej jednak sama analiza materialnego wymiaru potęgi powinna mieć charakter relacyjny. Pod rozdział 4. Informacyjny wymiar bezpieczeństwa. Geopolityka informacyjna. Cytat. Dlatego 100 zwycięstw w 100 bitwach nie jest szczytem umiejętności. Szczytem umiejętności jest pokonanie wroga bez walki. Tak więc najważniejsze jest uderzenie w strategię przeciwnika. Na drugim miejscu stoi rozbicie sojuszników. Na trzecim jest rozbicie jego armii. Koniec cytatu. Podpisane: Sundzy. W obecnych czasach kraje wysoko rozwinięte odchodzą od realizacji celów politycznych w drodze klasycznych konfliktów zbrojnych, zwanych wojnami liniowymi. W trakcie tak rozumianych wojen dochodziło do starcia kinetycznego, fizycznego, Walka, rozumiana jako konfrontacja dwóch przeciwstawnych sił, toczyła się o zasoby przestrzeni geograficznej. Występowało pole walki, a psychologia była dopełnieniem walki zbrojnej. Obecnie sposoby prowadzenia wojen są zupełnie inne, tak jak inna jest współczesna strategia. Głównym wyznacznikiem potęgi danego państwa nie jest już ani liczba ludności, ani terytorium, ani nawet siła gospodarki. Najważniejszym czynnikiem staje się morale, tożsamość społeczeństw i narodów oraz zdolność do narzucenia innym społeczeństwom swojej wizji porządku politycznego. Równie ważna jak klasyczna dyplomacja jest dziś dyplomacja publiczna, w tym dyplomacja kulturalna czy dyplomacja konfesyjna. Dominującą formą realizacji celów politycznych staje się wojna informacyjna. W tym kontekście mówimy o wojnie nieliniowej. Najważniejszymi cechami współczesnej przestrzeni walki, charakterystycznymi dla wojny nieliniowej, są brak formalnego wypowiedzenia wojny, czyli zatarcie różnic między okresem pokoju i wojny. Unikanie oficjalnego zaangażowania się państwa w formalną wojnę. Brak linii frontu. Rebelia może rozpocząć się wewnątrz państwa, z dala od granicy państwowej. Formalne w cudzysłowie odpaństwowienie grup zbrojnych biorących udział w walkach, brak państwowych oznak rozpoznawczych, zrównanie roli uzbrojonych, zrewoltowanych grup społecznych z wojskami regularnymi, wzrastająca rola wojsk specjalnych i tajnych służb, decydujące znaczenie długofalowych działań psychologiczno-informacyjnych. Pole walki przekształca się w przestrzeń walki obejmującą przestrzeń mentalną, czyli noosferę i cyberprzestrzeń. Jedną z form przygotowania wojny jest inspirowanie i finansowanie rozwoju ugrupowań ekstremistycznych, m.in. politycznych czy religijnych, w państwach wrogich, w oparciu o strategię oporu niekierowanego. W języku rosyjskim bezlidierno jest w języku angielskim leaderless resistance. Wzrastająca rola w stosunkach międzynarodowych państw nieuznawanych i państw dysfunkcyjnych tak zwanych państw upadłych. Przeniesienie głównego ciężaru walk na tereny zurbanizowane kluczowa rola oddziaływania psychologicznego na społeczeństwo. Wzrastająca rola terroru wraz z możliwym nadterrorem, np. punktowe uderzenia jądrowe ładunkami taktycznymi lub użycie tzw. brudnej bomby w celu uzyskania efektu psychologicznego, utrata, utrata monopolu państwa na prowadzenie działań zbrojnych i wreszcie niskie koszty tego typu działań w stosunku do kosztów wojen tradycyjnych. Zgodnie z zaproponowanym przez Alwina i Heidi Toflerów podziałem cywilizacji, którego głównym wyznacznikiem są przemiany technologiczne, na przestrzeni dziejów mieliśmy do czynienia tylko z trzema rodzajami cywilizacji. O dwóch z nich, rolniczej i przemysłowej, wspomniano już wyżej. Wiek XX, a ściślej rzecz biorąc, druga jego połowa, to narodziny nowej fali technologicznej, którą bez przesady możemy określić mianem cywilizacji informacyjnej. Postęp technologiczny skutkuje tak zwanymi megatrendami cywilizacyjnymi, związanymi z procesami globalizacyjnymi, które ogarniają stopniowo większość obszarów życia. Procesy te prowadzą do przemodelowania życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Skutkują one ponadto deprecjacją roli suwerennych państw narodowych na rzecz powiązań transnarodowych i globalnych. Tak w zakresie życia gospodarczego, jak i politycznego, a nawet kulturowego. Mamy do czynienia z narodzinami globalnego układu sieciowego i narodzinami cywilizacji i społeczeństw opartych na wiedzy. Pojęcie systemu i sieci to terminy wprost odnoszące się do cywilizacji trzeciej fali. Nie sposób zrozumieć kształtowania się nowego, ponowoczesnego ładu międzynarodowego bez wiedzy na temat najważniejszych procesów leżących u jego podstaw. Zdaniem Michi Okaku, amerykańskiego fizyka japońskiego pochodzenia, cywilizacja informacyjna powstała dzięki trzem rewolucjom naukowym: informatycznej, inaczej komputerowej, kwantowej, związanej z mechaniką kwantową, i biomolekularnej, związanej z, bio, z rozwojem biologii molekularnej. Oblicza się, że około 2020 roku w globalnej, powszechnie dostępnej sieci informacyjnej znajdzie się cały dorobek ludzkości w zakresie wiedzy, jaki został wytworzony przez 5000 lat. Człowiek z obserwatora świata przyrodniczego przekształca się powoli w jego kreatora. Każda z trzech głównych cywilizacji technologicznych w dziejach świata rolnicza, przemysłowa, informacyjna projektuje charakterystyczne dla siebie rodzaje i formy prowadzenia wojen, rozstrzygania konfliktów. Cywilizację informacyjną, która rodzi się i rozwija na naszych oczach, również cechuje specyficzna, nowa forma walki o władzę, którą określa się często mianem wojny sieciowej. Pojęcie to zostało stworzone w Stanach Zjednoczonych, które jako pierwsze zaczęły się posługiwać w działaniach militarnych instrumentami cywilizacji trzeciej fali. Je, jego twórcami byli John Arquilla i David Ronfeld, pracownicy przedsiębiorstwa analitycznego RAND. Podczas wojen toczonych w obrębie cywilizacji agrarnej, kluczowa była i jest w części kuli ziemskiej nadal rywalizacja o ziemię. W ramach cywilizacji industrialnej kluczowa walka toczona była i jest o środki produkcji w tym surowce. W dobie cywilizacji informacyjnej gra toczy się przede wszystkim o świadomość człowieka. Polami bit bitwy stają się ludzkie umysły, obszarem strategii staje się ludzka dusza. Należy pamiętać, że współcześnie w różnych miejscach na świecie współwystępują wszystkie trzy typy cywilizacji technologicznych wojna sieciowa jest charakterystyczna dla konfliktów o niskim stopniu nasilenia tych gdzie nie ma linii frontu a działania z użyciem zgrupowań pancerno-zmechanizowanych mogą być co najwyżej tłem istotą rdzeniem prowadzenia tej wojny jest przekaz informacyjny sposób jego sformułowania i sposób jego upowszechniania cywilizacja trzeciej fali doprowadziła do stworzenia nowej kategorii przestrzeni Warstwy informacyjnej. Z punktu widzenia geopolityki jest ona traktowana na równi z każdą inną przestrzenią. Wojna sieciowa relatywizuje granice, nie znosi bynajmniej tych formalnoprawnych, ale ogólnie prowadzi do transgresji istoty granic. Kluczowym elementem działań informacyjnych jest kształtowanie globalnej świadomości. Ich celem jest upowszechnianie, zwalczanie bądź relatywizowanie kodów geopolitycznych, określonych systemów wartości, sposobów myślenia, postrzegania rzeczywistości. Za pomocą nowoczesnych narzędzi, jakie daje współczesna nauka i technologia, dąży się do zrelatywizowania lub po prostu zakwestionowania, zakwestionowania określonych, aprobowanych społecznie poglądów, koncepcji stanowisk. W wojnach sieciowych Wykorzystywane jest powszechnie zjawisko tak zwanej hiperrzeczywistości. Pojęcie to ukuł francuski socjolog Jean Baudrillard. Odnosi się ono do świata kreowanego przez systemy produkcji i dystrybucji informacji. Tworzona przez nie rzeczywistość staje się nad rzeczywistością, nierzadko kreującą samą bazę, czyli rzeczywistość materialną. Tak oto powstaje system informacyjny z tak zwanym trzecim porządkiem pozorowania. Informacja, znak, modu są poddawane cyrkulacji w ramach globalnej sieci. Proces przekazywania pojedynczych jednostek danych przez kolejne węzły sieci prowadzi do ich rozproszenia i utraty pierwotnego znaczenia utraty tożsamości. Informacja jest przetwarzana i powielana przez matryce i systemy operacyjne. Dobrym przykładem jest tutaj międzysieć internet. Procesy replikacji wzorów kulturowych i społecznych znajdują z kolei odbicie w procesach globalizacyjnych. Stopień upowszechnienia światowych trendów powoduje ich obecność w niemal dowolnym miejscu na Ziemi. Tam zostają jednak przetworzone zgodnie z miejscową tradycją i rodzimymi rodzimy systemami czy też kodami kulturowymi. Ważnym elementem ewolucji wojny nieliniowej jest koncepcja wojny dyfuzyjnej. Wojna dyfuzyjna to koncepcja strategiczna zakładająca rozproszony, jednoczesny atak w wielu kierunkach i na wiele płaszczyzn organizacji życia politycznego i spo społecznego przeciwnika, z pominięciem istniejącego porządku prawnego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Działania obliczone na osiągnięcie celów politycznych, militarnych i gospodarczych są niełatwe do wykrycia. Trudność polega na powiązaniu konkretnych wydarzeń z głównym celem strategicznym agresora i udowodnieniu, a czasem nawet wykryciu inspiracji konkretnego państwa. Działania nieliniowe nakierowane są na przyszłość, a wydarzenia w sferach często znacznie odbiegających od strategicznych obszarów bezpieczeństwa mogą przynieść wymierne rezultaty w procesie długofalowym. Jednym z najważniejszych celów działań rozproszonych jest doprowadzenie do głębokiego kryzysu we wrogim społeczeństwie i swego rodzaju kontrolowanego chaosu. Konflikt z wydarzenia przeradza się w długotrwały proces, którego klasyczna wojna może być jedynie krótkotrwałym elementem. Koncepcja wojny dyfuzyjnej została plastycznie przedstawiona w opowiadaniu, którego autorem jest Władysław Surkow, szara eminencja Kremla, doradca Władimira Putina, jeden z architektów strategii Rosji wobec Ukrainy. Surkow podkreśla, że w klasycznych wojnach XIX i XX wieku przeważnie walczyły dwie strony, dwa państwa bądź dwie koalicje. Natomiast XXI wiek przyniósł odejście od elegancji dychotomicznego podziału. To czas walki wszystkich ze wszystkimi. Uczestnictwo całego państwa w wojnie stawać ma się rzadkością. W konflikcie może wziąć udział czasem kilka prowincji, niektóre miasta, społeczność zawodowa, a nawet płeć. Rozdział drugi. Procesy geopolityczne, historia i współczesność. Podrozdział pierwszy. Eurazja w procesach geohistorycznych. Eurazja to największy na świecie kontynent zarówno pod względem powierzchni około 54 miliony kilometrów kwadratowych, czyli ponad 1 trzecia wielkości całej Ziemi, jak i liczby ludności około 5 miliardów, mniej więcej 3 czwarte całej populacji globu. W geopolityce Kontynent Eurazjatycki rozpatrywany jest bardzo często, zgodnie z koncepcją Halforda Mackindera, w połączeniu z Afryką, jako tak zwana światowa wyspa superkontynent, na którym zachodziły najważniejsze procesy dziejowe, powstawały największe cywilizacje słowem kształtowała się główna oś historii. Obraz ten należy jednak doprecyzować, bowiem Afryka subsaharyjska uznawana jest przez geopolityków za obszar geopolitycznie pasywny. Wokół tego nadkontynentu znajdują się wielkie wyspy obie Ameryki Wielka Brytania, Indonezja, Japonia czy Australia. Ze światowej wyspy wydzielany jest jej północno-środkowy obszar włącznie z Europą Wschodnią określony przez Makindera mianem Heartlandu pierwotnie w 1904 roku jako Pivot Area czyli serce rdzeń kontynentu. Był on historycznie związany z wielkimi migracjami, najazdami, które niejednokrotnie zmieniały bieg dziejów. Wytworzył własną, autonomiczną cywilizację. Z punktu widzenia geopolityki ma on kolosalne znaczenie, jako obszar niepoddający się dotąd penetracjom mocarstw morskich, rozdzielający i łączący zarazem główne historyczne cywilizacje związane z największymi religiami świata. Wokół tego sworznia kontynentu rozciąga się strefa wewnętrzna Eurazji, nazwana przez innego geopolityka, Nikolasa Spikemana, Rimlandem czyli pierścieniem otaczającym rdzeń kontynentu. Zaliczamy do niego przede wszystkim subkontynent europejski, Bliski i Środkowy Wschód, subkontynent indyjski oraz Chiny. Strefa zewnętrzna superkontynentu to wspomniane już wielkie wyspy. Szereg badań historyczno-geograficznych wskazuje, że żadna z wielkich ekspansji wychodzących z rdzenia kontynentu nie, skutku, nie skutkowała trwałym podporządkowaniem sobie obszaru Eurazji. Mimo to, podkreślić należy, że w dziejach świata na obszarze Hartlandu powstały trzy wielkie eurazjatyckie imperia: Imperium Turkutów w VI wieku, Imperium Mongolskie w wieku XIII i Imperium Rosyjskie w wieku XIX. Analizy geopolityczne, zapoczątkowane m.in. przez Mackindera i Spikmana, wskazują, że dopiero połączona kontrola nad Hartlandem i strefą wewnętrzną kontynentu Rimlandem zapewnia taki potencjał geopolityczny, który pozwala na osiągnięcie niekwestionowanej globalnej hegemonii. Arnold Toynbee, dzieląc Ziemię według jej zróżnicowania cywilizacyjnego, tak pisał o największym kontynencie. Cytat dla ludności na północ od Morza Czarnego, czy to koczowników z eurazjatyckiego stepu, czy też eurazjatyckich wieśniaków z strefy czarnoziemu, ciągnącej się od wschodnich stoków Karpat do zachodnich stoków Ałtaju, rozróżnienie między Europą a Azją nie mogło oznaczać nic sensownego. Istnieje bezsporna geograficzna realność, którą nazywamy Eurazją. Jest ona tak obszerna i tak nieregularnie ukształtowana, że możemy oderwać od niej, dla badawczej wygody, pewną liczbę subkontynentów. Z tych ostatnich, najwyraźniej zarysowanym, dzięki himalajskiej granicy lądowej, są Indie. Europa jest niewątpliwie innym takim subkontynentem, ale jej lądowa granica, w przeciwieństwie do indyjskiej, zawsze była bardziej Limen niż Limes i z pewnością leży daleko na zachód od gór Uralu. Koniec cytatu. Zgodnie z Hydrograficzną Szkołą Geopolityki kontynent eurazjatycki dzielimy na pięć wielkich krain geopolitycznych. Są one wielkimi zlewiskami. Obejmują cztery zlewiska oceaniczne, to jest oceanów atlantyckiego, arktycznego, indyjskiego i spokojnego oraz zlewisko bezodpływowe. Ten podział kontynentu eurazjatyckiego stanowi jeden z ważniejszych punktów wyjścia do badań i analiz o charakterze geopolitycznym. Można go oczywiście modyfikować, włączając chociażby Chiny i subkontynent indyjski, do jednej strefy monsunowej. Obszar bezodpływowy Eurazji stanowi jedną z trzech głównych części tego największego kontynentu, obok Europy i Azji. Strefa ta obejmuje wnętrze kontynentu, jej rzeki nie posiadają łączności z wszech To serce Eurazji przez tysiąclecie miało ogromny wpływ na obrzeża Eurazji. Pustynno-stepowe obszary, obszary bezodpływowe, zamieszkiwały ludy koczownicze, a ich życiem rządził cykliczny rytm okresowo malejących opadów, podczas których ludność koczownicza podbijała obrzeża Eurazji. W starożytności pas tamtejszych stepów zdominowały ludy grupy irańskiej, z których najbardziej niszczycielskie najazdy na, obrzeż, na obrzeża urządzali scytowie w VII wieku przed naszą erą. Następnie dominację przejęły ludy grupy tureckiej. Przejawem tego był najazd Hunów w IV wieku naszej ery. W średniowieczu, w XIII wieku, jedną z największych ekspansji na obszar Wielkiego Stepu przeprowadzili Mongolowie. Takie podejście, biorące pod uwagę czynniki hydrograficzne, pozwala dość przekonująco wyodrębnić granice subkontynentu europejskiego. Wschodnia granica Europy pokrywa się, pokrywa się zatem ze wschodnią granicą zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Realny podział Europy na Wschód i Zachód przebiega między Adriatykiem a Bałtykiem i ma postać linii biegnącej na zachód od Wiednia i Berlina. Z takiego punktu widzenia na przykład obszar współczesnej Turcji zalicza się w pełni do obszaru Europy, a wyodrębnianie np. regionu Europy Środkowej jako samodzielnego bytu geopolitycznego jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Sam ten termin został upowszechniony dopiero w wieku XIX i miał czysto polityczne zabarwie, zabarwienie, nadane przez geopolitykę niemiecką. Subkontynent europejski podzielić możemy na peninsulę, czyli półwysep Europy, półwysep łaciński, półwysep fennoskanski i półwysep anatolijski. Warto podkreślić, że Halford Mackinder wychodząc z założeń geopolityki nie klasyfikował Wielkiej Brytanii jako części kontynentu eurazjatyckiego. Korzeni cywilizacji europejskiej najczęściej szuka się w kulturze starożytnej Grecji, jednak w sensie geopolitycznym, genezy Europy jako cywilizacji należy upatrywać w okresie Imperium Rzymskiego. Można rzec, że była to Europa Śródziemnomorska, gdyż najistotniejsze ośrodki życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego znajdowały się w basenie Morza Śródziemnego. Był to czas narzucania woli politycznej, a co za tym idzie, także ekspansji kulturowej cywilizacji europejskiej na dużych obszarach Europy i północnej Afryki. Rzymski ośrodek siły inkorporował zarówno terytoria greckie, jak i te zamieszkałe przez Semitów. W Europie najważniejszymi regionami poza granicami imperium były Skandynawia i pomost bałtycko-czarnomorski. Na przeciwległym biegunie kontynentalnym rozwijał się chiński ośrodek siły, który od rządów dynastii Sin w III wieku przed nas naszą erą i Han między II a I wiekiem przed naszą erą możemy obok Rzymu nazywać ówczesnym supermocarstwem. Rozwój Chin następował wzdłuż wielkich rzek Huanghe i Yangtze. Zarówno Rzym, jak i Chiny po okresie wewnętrznej konsolidacji politycznej zaczęły prowadzić konsekwentną politykę ekspansji. W okresie, kiedy Rzymianie opanowali Bliski Wschód aż po Eufrat, Chińczycy podbili Tybet, Pamir i wschodni Turkiestan. Chińczycy zdobyli kontrolę nad wielkim szlakiem handlowym, rozciągającym się od Samarkandy i Buchary w Azji Centralnej aż po Persję. Oba ośrodki, oba ośrodki siły utrzymywały ze sobą kontakty gospodarcze, np. porty chińskie z portem w Aleksandrii. Cywilizacją hermetyczną, stojącą na bardzo wysokim poziomie w zakresie kultury, był wówczas subkontynent indyjski, imperium Maurów. W wyniku naporu ludów koczowniczych wielkich ekspansji z serca, serca Eurazji, Hartlandu, a także wielkiej zarazy w II wieku przed naszą erą, oba imperia, rzymskie i chińskie, zaczęły słabnąć, tracąc powoli pozycje mocarstwowe. Zaczęły się natomiast kształtować nowe ośrodki siły, które z czasem zyskały rangę mocarstw. Były to przede wszystkim Persja, utworzona w wyniku podbojów Sasanidów, oraz po upadku Rzymu w V wieku naszej ery Bizancjum. Za koniec ery starożytnych supermocarstw możemy przyjąć trzeci wiek naszej ery. Wieki V i VI, ekspansja z Hartlandu, upadek rzymskiego ośrodka siły i jego skutki, a także równoległa dekompozycja bądź osłabienie starych imperiów zapoczątkowały procesy długiego trwania, których skutki widzimy do dziś. Upadek Rzymu w 476 roku możemy nazwać pierwszą wielką geopolityczną katastrofą w dziejach cywilizacji europejskiej, czy też w dziejach Eurazji. Centrum geopolityczne subkontynentu europejskiego przemieściło się z wybrzeży śródziemnomorskich na obszar północno-zachodni. Europejska cywilizacja śródziemnomorska zaczęła się przekształcać w cywilizację zachodu, tracąc stopniowo kontakt ze wschodem. Poddziały religijne, które zaznaczyły się w okresie od XI do XIII wieku, doprowadziły do rozbratu wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa, co na wiele setek lat osłabiło relacje Europy z resztą kontynentu. Starożytny podział na Rzymian i barbarzyńców ustępował stopniowo miejsca podziałowi na ludzi Zachodu i Wschodu, którego skutki obserwujemy do dziś. Wpłynął na to także fakt dezintegracji innych starożytnych mocarstw. Chiński ośrodek siły odgrodził się od reszty świata, zaś imperia indyjskie i perskie uległy dekompozycji. Obszar Wielkiego Stepu ponownie stał się areną ekspansji ludów koczowniczych. Jednym ze skutków podziału na wschód i zachód było pojawienie się w VII wieku nowego, potężnego ośrodka siły cywilizacji islamu. Ekspansja ludów arabskich i powstanie nowej, prężnie rozwijającej się cywilizacji doprowadziły w konsekwencji m.in. do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego, który nastąpił 8 wieków później. Arabski ośrodek siły objął wybrzeże Morza Śródziemnego, zajmując obszary będące uprzednio rdzeniem cywilizacji europejskiej. VII-VIII wiek. W tym sensie VII wiek możemy uznać za symboliczny, w znaczeniu geopolitycznym. Był to koniec starożytności i początek średniowiecza. Kolejny wiek to ostateczne, całkowite powstrzymanie pochodu Arabów, nie licząc późniejszych incydentalnych wydarzeń. Europejczycy pobili ich na Półwyspie Pirenejskim, Chińczycy w Turkestanie, Bizancjum zaś w Azji Mniejszej. Do załamania się ekspansji islamu przyczynił się przede wszystkim podział wewnętrzny plemion arabskich. Europa zawdzięczała Arabom jednak całkiem sporo. Ich cywilizacja odegrała rolę pomostu między Antykiem a średniowieczem, między innymi dzięki arabskim tłumaczeniom dzieł wielu uczonych starożytnych, przede wszystkim greckich. IX wiek to początek nowej ekspansji z Wielkiego Stepu, nowego potężnego żywiołu Turków. Zajęcie przez nich Jerozolimy wywołało pod koniec XI wieku lawinę wojskowych ekspedycji zbrojnych Zachodu, nazywanych wyprawami krzyżowymi. Ostatecznie wymierzone były one nie tylko w świat islamu, ale także we wschodnie chrześcijaństwo. Warto wspomnieć, że w XII wieku krzyżowcy przez około 50 lat okupowali Konstantynopol. Było to wynikiem uniezależnienia się papieża od cesarza wschodnio-rzymskiego, co z kolei przyczyniło się do powstania cesarstwa Karolingów. Z czasem papiestwo będzie toczyć spór nie tylko z cesarstwem wschodnim, ale też z cesarstwem niemieckim. Jednym z nowych pól rywalizacji stanie się od IX wieku Europa Środkowo-Wschodnia. W XIII wieku Europa doświadczyła nowej ekspansji z hartlandu. Tym razem była to potężna inwazja tureckiego ludu Mongołów. Powtórzył się proces dziejowy sprzed ośmiu wieków ekspansja Hunów. Pojawiła się geopolityczna, ostatecznie niewykorzystana okazja połączenia wschodniej i zachodniej części kontynentu eurazjatyckiego. Okres wieków średnich upłynął w Europie pod znakiem rywalizacji dwóch głównych centrów politycznych papiestwa i cesarstwa niemieckiego. Ścieranie się owych ośrodków wykluczało integrację subkontynentu wobec naporu najpierw Arabów, a później Turków. Należy jednak zauważyć, że kontakty kulturowe i ekonomiczne z Orientem wyszły państwom europejskim na dobre np. Na osiągnięcia cywilizacji wschodnich, dostęp do dorobku myślowego Antyku itd. Upadek Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego w 1453 roku rozpoczął kolejną wielką przebudowę architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, która wpłynęła nie tylko na samą Europę, ale i praktycznie na większą część świata. Bizancjum legło pod ciosami cywilizacji islamu, do czego, co warte podkreślenia, walnie przyczynił się także świat zachodni organizujący od setek lat ekspedycje karne na Półwysep Anatolijski. Katastrofa ta zapoczątkowała symbolicznie epokę nowożytną, choć niektórzy przyjmują za początek tego okresu 1492 rok, czyli rok dopłynięcia Krzysztofa Kolumba do wybrzeży Ameryki, co miało symbolizować początek odkryć geograficznych. W drugiej połowie XV wieku centrum duchowe chrześcijaństwa wschodniego zostało przeniesione do Moskwy, którą zaczęto nazywać Trzecim Rzymem. Ośrodek siły skupiony wokół Moskwy rozpoczął w XV wieku proces integracji Rusi Północno-Wschodniej, zakończony w pierwszej połowie XVI wieku. Od drugiej połowy tego wieku rosyjski ośrodek siły, wielkie księstwo Mosk moskiewskie, zaczął ekspandować, podbijając najpierw kolejne hanaty i opanowując m.in. stepy czarnomorskie, by następnie ruszyć z ofensywą w stronę Bałtyku oraz Azji. W XVII wieku panowanie Moskwy sięga już w wybrzeży Pacyfiku. Na początku XVI wieku doszło do zderzenia rosyjskiego ośrodka siły z państwem polsko-litewskim, które od XV wieku rozpoczęło próbę budowy Pax polonika na obszarze Niżu Wschodnioeuropejskiego. W XIV wieku odrodzona polska państwowość rozpoczęła ekspansję na południe, ku wybrzeżom Morza Czarnego. Od XVI wieku ekspansję ograniczającą się do pomostu bałtycko-czarnomorskiego, połowa XIV wieku, koniec wieku XV, zastąpiła ekspansja na wspomnianym wyżej niżu. Unia personalna z Litwą przeorientowała ostatecznie polską aktywność geopolityczną z osi północ-południe na kierunek wschodni. W okresie 1466-1648 polski ośrodek siły próbował stworzyć nowy porządek geopolityczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Można się nawet pokusić o tezę, że była to próba stworzenia odrębnej cywilizacji, która jednak całkowicie się nie powiodła. Od zawarcia Unii z Litwą okresem, w którym próbowano umocnić koronę na pomoście bałtycko-czarnomorskim, była tylko druga połowa XV wieku panowanie dwóch władców Kazimierza Jagiellończyka i Jana I Olbrachta. W latach 1466-1475 Polska jedyny raz w swoich dziejach miała dostęp do dwóch mórz jednocześnie, Bałtyku i Morza Czarnego. Terytorium Polski w apogeum rozkwitu w drugiej połowie XV wieku wynosiło około 1 115 km, tak zwany Złoty Wiek. Nastał czas niepowodzeń w realizacji interesów geopolitycznych Polski, wynikający z niezdolności do rozwiązania problemów narosłych w XIII i XIV wieku. Chodzi o pruski ośrodek siły oraz wejścia w konfrontację na osi wschód-zachód Moskwa-Hohenzollernowie. Wyprawa Krzysztofa Kolumba i odkrycie Ameryki otworzyły nowy rozdział w dziejach świata. Tym, co skłoniło Europejczyków do rozpoczęcia ekspansji zamorskich w epoce nowożytnej, było podbicie cesarstwa wschodniorzymskiego przez Turków i zamknięcie przez nich drogi do Indii i Chin. Europejskie kraje dominujące dotąd w handlu morskim były zmuszone szukać nowych dróg handlowych. Dzięki utworzeniu zamorskich kolonii i eksploatacji ich zasobów państwa te niezwykle się wzbogaciły. To z kolei umocniło podział na kontynencie europejskim, określany mianem dualizmu na łabie. Od XVI wieku, wraz z gwałtownym rozwojem gospodarki kapitalistycznej na zachodzie Europy, związanym z zamorską ekspansją, obserwowaliśmy głęboko, pogłębiający się rozdźwięk między gospodarką państw zachodnich a systemem gospodarczym krajów położonych we wschodniej części kontynentu. Granicą zarysowującego się coraz bardziej podziału była łaba. Na wschód od tej rzeki dominowała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, rolnictwo ekstensywne, a na zachód mieliśmy do czynienia z początkami gospodarki kapitalistycznej, rolnictwo intensywne. Równie istotnym wydarzeniem jak wyprawa Krzysztofa Kolumba było podpisanie w 1494 roku traktatu z Tordesillas, na mocy którego wyznaczono strefy wpływów Hiszpanii i Portugalii w basenie Oceanu Atlantyckiego wzdłuż południka 46 stopni 37 minut długości geograficznej zachodniej. Granica miała przebiegać około 1800 km na zachód od Wysp Zielonego Przylądka. Był to pierwszy w erze nowożytnej przykład formalnego podziału świata na strefy wpływów. Porozumienie to zostało 35 lat później uzupełnione o traktat z Saragossy, który zobligował Portugalię do zrzeczenia się wpływów w Ameryce Łacińskiej, z wyjątkiem Brazylii, a Hiszpania uznała Afrykę i Azję za strefę wpływów Lizbony. Oba te pakty zapoczątkowały formalizację dążenia państw o statusie mocarstwa, będących uczestnikami systemu międzynarodowego, do równowagi w stosunkach międzynarodowych, która w przyszłości stanie się podstawą globalnej realpolitik. Koniec eurocentryzmu nastał w wieku XVI, który znamionował związanie konfliktów kontynentalnych ze starciami kolonialnymi. W stuleciu tym w Europie zaczęli przeważać, zaczęli poważnie zagrażać Turcy. Niektórzy badacze są zdania, że potężny ośrodek siły Stworzony wówczas przez dynastię Habsburgów Stał się następcą Bizancjum W sensie roli geopolitycznej spełnianej w obrębie cywilizacji europejskiej Chodzi o opór wobec świata islamu Co jednak wydaje się naukowym nadużyciem Niewątpliwie nowe imperium stworzone przez tę dynastię Wywrze ogromny wpływ na dzieje Europy Aż do końca pierwszej wojny światowej Której bezpośrednią przyczyną będzie walka o sukcesję po Habsburgach Wiek XVI to ekspansja cywilizacji europejskiej, nie tylko poza Atlantyk, ale także głęboko na wschód, co działo się za sprawą odrodzonego na przełomie XV i XVI wieku rosyjskiego ośrodka siły, który uniezależnił się od Tatarów. Pod względem geopolitycznym początek ery nowożytnej, XV-XVI wiek, w Europie odznaczał się dwoma kierunkami ekspansji: oceanicznym, Hiszpania-Portugalia i kontynentalnym Rosja. Które rozszerzone zostaną w kolejnych 200 latach poprzez ekspansję zamorską, między innymi na Holandię, Wielką Brytanię i Francję. Można przy tym dodać, że w epoce nowożytnej jednym z głównych towarów eksportowych Europy, towarów rozumianych w cudzysłowie, była religia. Omawiając procesy, które miały miejsce w epoce nowożytnej, nie sposób nie podkreślić faktu, że już u samego jej progu. Koniec XV wieku subkontynent europejski stał się widownią rywalizacji państw suwerennych, które z jednej strony chciały uzyskać przewagę nad innymi państwami, z drugiej zaś dążyły do tego, by zachować równowagę sił na kontynencie. Trend do zachowania równowagi sił został później przeniesiony na teren kolonii mocarstw XVIII wiek, by w wieku XX nabrać charakteru globalnego. Era nowożytna to czas przejścia od porządku westfalskiego do porządku wiedeńskiego. W XVII wieku ukonstytuował się tzw. westfalski system geopolityczny, skrystalizowany po pokoju westfalskim w 1648 roku, oparty na hegemonii Szwecji, Holandii, Hiszpanii i Polski. Został on zniesiony w wyniku procesów geopolitycznych, których emanacją stała się tzw. Trzecia Wojna Północna z lat 1700-1721, która doprowadziła do przewagi kontynentalnej dwóch mocarstw. Prus i Rosji oraz do dominacji Wielkiej Brytanii na morzu. Era nowożytna to także dalszy podział chrześcijaństwa będący następstwem reformacji w wieku XVI. Rozłam w Kościele Zachodnim pogłębił dezintegrację Europy. Wówczas chrześcijaństwo straciło rolę uniwersum. Powstanie krajów protestanckich doprowadziło do rozłamów idei świeckiej integracji Europy i zapoczątkowało długotrwałą tendencję do łączenia czynnika narodowego z państwowym, co swój najpełniejszy wyraz znalazło w rewolucji francuskiej. Podział wyznaniowo-polityczny Europy zaczął pokrywać się z granicami imperium Romanu. Wiek XIX to czas narodzin nowoczesnych państw narodowych, globalnej ekspansji cywilizacji europejskiej oraz pierwszych prób tworzenia ponadkontynentalnych systemów politycznych. To także czas, kiedy w Europie osiągnięta została niespotykana dotąd równowaga polityczna. W tym stuleciu mocarstwa europejskie rozciągnęły swoje władztwo na prawie całą Afrykę i większą część Azji. Pierwszą próbę stworzenia systemu kontynentalnego podjął Napoleon Bonaparte. Planował on zjednoczyć pod hegemonią francuskiego ośrodka siły większość subkontynentu europejskiego i spore połaci Azji, części rosyjskiej, i przeciwstawić się Wielkiej Brytanii. Poniósł jednak klęskę, na której zaważyło zmobilizowanie pozaeuropejskiego Hinterlandu, czyli szeroko rozumianego zaplecza przez Imperium Brytyjskie i Imperium Rosyjskie. Napoleońska Francja przyczyniła się w wydatny sposób do rozbudzenia nowoczesnych nacjonalizmów którym ostateczny kształt nadała przede wszystkim rewolucja przemysłowa. Prawie pół wieku później świadectwem tego była wiosna ludów. Równowaga sił w Europie w XIX wieku zasadzała się na systemie północnym, stworzonym w wieku XVIII, którego najważniejszą osią był sojusz Berlina i Sankt Petersburga. Emanuel Rostworowski pisał, że w wieku XVIII, cytat, miejsce starego systemu prawnego bez osłonek zajął racjonalistyczny system równowagi, zaokrąglenia motywacji ekonomicznych, geograficznych i, strate i strategicznych. Koniec cytatu. Odnosząc te wnioski do rozbiorów Polski, dodawał, że szarpano terytorium, przykrawając je według biegu rzek, według geopolitycznego widzimisię. Pomijając całkowicie odniesienia aksjologiczne i narodowe, a skupiając się na procesach geopolitycznych, należy wskazać, iż upadek polskiego ośrodka siły spowodował petryfikację nowego ładu geopolitycznego, który doprowadził w konsekwencji do najdłuższego okresu równowagi geopolitycznej w dziejach Europy od czasów imperium rzymskiego. Wiek XVIII to także narodziny nowoczesnego myślenia geopolitycznego, nowoczesnej geopolityki stosowanej, na co celnie wskazał roztworowski w przytoczonym cytacie. Patrząc z perspektywy geopolitycznej na upadek Rzeczpospolitej w XVIII wieku, nie sposób nie odnieść się do najważniejszych procesów, które doprowadziły do tych wydarzeń. Stworzony na początku XVIII wieku system północny, opierający się na sojuszu Prus, Rosji i Francji, a także Polski, przeciwstawiał się systemowi południowemu tworzonemu przez Austrię, Francję i Turcję. Polska była najsłabszym elementem systemu północnego i jednocześnie najbardziej niestabilnym państwem w ówczesnej Europie. Mówi się niekiedy o kurlandyzacji Polski, czyli o procesie będącym wynikiem słabości wewnętrznej, podczas którego dochodzi do krzyżowania się na terytorium danego kraju wpływów państw ościennych. Dany kraj zaczyna wówczas odgrywać rolę bufora, sworznia geopolitycznego. Problem polega jednak na tym, że Rzeczpospolita była krajem ogromnym, usytuowanym w newralgicznym miejscu Europy i co niezmiernie ważne, o bardzo niskim stopniu efektywności rządzenia. W tym znaczeniu niski potencjał ogólny i, potencjał dyspozycyjny, i niski potencjał dyspozycyjny olbrzymiego terytorium w obliczu potęgi państw ościennych doprowadził do jego upadku. W wieku XIX mocarstwa europejskie rozpoczęły prawdziwą globalną ekspansję. Kluczowym czynnikiem do zrozumienia procesów i wydarzeń XIX i XX wieku jest rewolucja przemysłowa i zdolność mocarstw europejskich do dominacji na wszechoceanie. Akumulacja kapitału dzięki handlowi morskiemu, rozwój gospodarki kapitalistycznej i rewolucja przemysłowa doprowadziły do całego szeregu zmian w sferze materialnej i duchowej. Wśród jej skutków należy wymienić gwałtowną urbanizację, zmianę struktury społecznej, bardzo znaczące zmniejszenie dysproporcji liczebnej między ludnością wiejską a miejską, skok demograficzny, rozwój przemysłu, nauki i techniki, nowych środków transportu takich jak kolej i lotnictwo, powstanie nowoczesnych narodów i państw narodowych, a także nowoczesnych ideologii. Mocarstwem, które prowadziło najszerzej zakrojoną politykę morską, była Wielka Brytania, która w 1876 roku przyjęła nazwę Imperium Brytyjskiego. Brytyjski imperializm miał charakter oceaniczny. Dopóki Brytyjczycy nie ingerowali w rdzeń kontynentu eurazjatyckiego w Heartland ich kraj rozwijał się dynamicznie. Jego powierzchnia urosła do około 36 milionów kilometrów kwadratowych. A populacja tuż po zakończeniu I wojny światowej liczyła około pół miliarda ludzi. Brytyjczycy, tworząc najrozleglejsze terytorialnie państwo świata, podjęli próbę podporządkowania sobie światowej wyspy poprzez zapoczątkowanie strategii, którą Karl Haushofer nazwał Anaconda Politik polityką anakondy. Strategia ta polegała przede wszystkim na podboju większej części Afryki. Chodziło o kontrolę nad południowym Hartlandem, czyli Afryką Subsaharyjską, oraz wdarciu się daleko w głąb obszaru kontynentu Eurazjatyckiego poprzez podbój Indii. Polityka mocarstw europejskich doprowadziła m.in. do ekonomicznego uzależnienia od Europy Chin, które de facto w połowie XIX wieku przestały być państwem suwerennym. Japonia natomiast wybrała inną drogę, przyjęła instytucjonalne rozwiązania i technologiczne osiągnięcia cywilizacji europejskiej, nadając im swój rys narodowy. Dzięki temu nie tylko obroniła swoją suwerenność, ale w ciągu kilkudziesięciu lat uzyskała także status jednego z czołowych mocarstw świata. Warto podkreślić, że wiek XIX to wiek eksportu europejskiej technologii, która podobnie jak religia w epoce nowożytnej stała się narzędziem emisji kolejnej fali technologicznej, co w dłuższej perspektywie miało przełożenie na sferę polityczną, gospodarczą i społeczną. Wygrana Stanów Zjednoczonych w stoczonej pod koniec XIX wieku wojnie z Hiszpanią rozpoczęła proces słabnięcia morskiej dominacji Brytyjczyków na rzecz rosnących w siłę Stanów Zjednoczonych. Mechanizm rywalizacyjny, opisany niżej jako pułapka Tukidedesa między hegemonem Wielką Brytanią a wschodzącym mocarstwem pretendującym do tego miana Niemcy, doprowadził do wybuchu najpierw I, a następnie II wojny światowej. W wyniku polaryzacji powojennej ukształtował się świat dwubiegunowy, oparty na klasycznej w sensie geopolitycznym rywalizacji telurokracji i talasokracji, bloku politycznego zdominowanego przez mocarstwo morskie kontrolujące eurazjatycki rimland, Stany Zjednoczone i NATO i bloku zdominowanego przez mocarstwo lądowe kontrolujące heartland, Związek Sowiecki i Układ Warszawski. Architektura bezpieczeństwa międzynarodowego Oparta na równowadze sił między dwoma blokami geopolitycznymi, zaczęła ewoluować w końcu lat 80. ubiegłego wieku w kierunku dominacji Stanów Zjednoczo Zjednoczonych. Waszyngton skutecznie wykorzystywał dominację w handlu oceanicznym i swoją rosnącą rolę dystrybutora dóbr publicznych na wszechoceanie w celu umocnienia swojej wysuniętej obecności w europejskiej i azjatyckiej części strefy brzegowej. Przewaga ta wynikała nie tylko z oceanicznego charakteru państwa i z dominowania makinderowskiego Rimlandu, ale także m.in. z korzystnego dla Stanów Zjednoczonych kształtu systemu walutowego, tzw. system z Bretton Woods, który stworzył podstawy sfery zarządzania systemami monetarnymi korzystne dla, dla dolara amerykańskiego. System jednobiegunowy z wyraźną dominacją jednego ośrodka siły nie przetrwał jednak nawet jednego pokolenia. Od czasu kryzysu gospodarczego z lat 2008-2009 Ład Światowy zaczął ewoluować w kierunku policentryczny. Pod rozdział drugi. Od pułapki Tukidydesa do pułapki Kindlebergera. W koncepcjach geopolitycznych od ponad 100 lat ważne pozostaje porównywanie potencjałów z uwzględnieniem podziału na mocarstwa lądowe i morskie. Wyodrębnianie dwóch głównych rodzajów potęgi morskocentrycznej i lądowocentrycznej i dążenie za ich sprawą do hegemonii telurokracja, władza mocarstw mor morskich versus talassokracja, władza mocarstw morskich zostało zapoczątkowane przez myślicieli anglosaskich, takich jak Alfred Mahan, James Fergus, Halford Mackinder czy Julian Corbett. Jest popularne. To spojrzenie do dziś. Podział na ląd i morze, mocarstwa telurokratyczne, zorientowane lądowo, i talassokratyczne, zorientowane morsko, został spopularyzowany przez Karla Schmidta, który widział w nim odbicie w geopolityce geograficznego podziału na dwa bieguny. Walkę w skali globalnej postrzegał jako starcie Lewiatana, potwora morskiego, i Behemota, potwora lądowego. W ten sposób odwzorowywał archetypiczne starcie dwóch żywiołów. W sensie geopolitycznym rywalizacja między mocarstwami dominującymi na lądzie i tymi dominującymi na morzu sięga starożytności. Mieliśmy do czynienia wówczas z walką morskiej Fenicji i lądową Asyrią, walką Kartaginy i Rzymu, czy też Aten i Sparty. W czasach bliższych nam obserwowaliśmy starcie między Wielką Brytanią a Niemcami, czy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim. Zmiana hegemoniczna i często będące jej częścią wojny hegemoniczne to proces kształtowania się nowego ładu międzynarodowego w tym nowej architektury bezpieczeństwa wskutek konfliktu między mocarstwem dominującym w danym okresie historycznym w systemie międzynarodowym. A mocarstwem lub mocarstwami, które pretendują do roli hegemona, dążą do nowego podziału stref wpływów. Celem konfliktu hegemonicznego jest zmiana systemu międzynarodowego i sposobu dystrybucji dóbr publicznych, takich jak bezpieczeństwo. Historycznymi przykładami wojny hegemonicznej były konflikty Rzymu i Kartaginy, Aten i Sparty, Wojna trzydziestoletnia, wojna siedmioletnia, wojny napoleońskie, czy też I i II wojna światowa. Współczesna walka o globalne przywództwo między mocarstwami jest zdominowana przez dwa główne procesy, które w uproszczeniu nazywamy pułapką Tukidydesa i pułapką Kindelbergera silnie umocowanymi w teorii opozycji lądu i morza i w konwencji konfliktu hegemonicznego. Pułapka Tukidesa to mechanizm eskalacyjno-rywalizacyjny dotyczący dominującego supermocarstwa światowego hegemona i mocarstwa wzrastającego, które pretenduje do roli globalnego hegemona. Mechanizm ten nazywający, nazwany nazwą Starożytnego historyka opisującego wojnę peloponeską między Atenami i Spartą wielokrotnie doprowadzał w historii do dużych konfliktów o władzę w poszczególnych regionach geopolitycznych i w skali globalnej, np. rywalizacja między Wielką Brytanią i Trzecią Rzeszą. Twórca tego pojęcia, Graham Allison, przeanalizował 16 znanych z dziejów świata konfliktów hegemonicznych, będącymi przykładami pułapki Tukidydesa. Tylko w czterech przypadkach udało się uniknąć bezpośredniego starcia militarnego, włączając w to konflikt USA Związek Sowiecki podczas zimnej wojny. Zdaniem Alisona współczesny konflikt amerykańsko-chiński jest modelowym przykładem takiego mechanizmu. Pułapka Kindelbergera to proces geopolityczny, który polega na stopniowym wycofywaniu się dominującego mocarstwa, światowego hegemona, gwarantującego niezmienność globalnego systemu gospodarczego. Z roli głównego dostarczyciela i dystrybutora dóbr publicznych. Jego nazwa wzięła się od nazwiska amerykańskiego historyka społeczno-gospodarczego, który zajmował się historią wielkiego kryzysu gospodarczego z 1929 roku. Kindelberger wskazywał na taki proces po I wojnie światowej, kiedy Wielka Brytania przestała być gwarantem systemu opartego na handlu morskim. Współcześnie wiele rosnących mocarstw regionalnych stało się beneficjentami systemu, którego gwarantem i głównym udziałowcem są Stany Zjednoczone. Wywołuje to naturalny sprzeciw wśród elit amerykańskich, które dostrzegły, że system ten nadmiernie obciąża USA, zaś uprzywilejowuje głównego rywala Waszyngtonu, czyli Pekin. Stąd obecny proces powolnego amerykańskiego wycofywania się z głębszego angażowania się w niektórych regionach świata i koncentracji na Azji Wschodniej i Pacyfiku kryzys ekonomiczny z lat 2008-2009, apogeum kryzysu na rynku pożytek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych, który wybuchł w połowie 2007 roku i dynamiczny wzrost gospodarczej potęgi Chin spowodowały zmiany w amerykańskiej myśli strategicznej i przeorientowały strategię Waszyngton. W 2011 roku wczesna sekretarz stanu Hillary Clinton ogłosiła zwrot ku Azji w dokumencie pod tytułem Podtrzymanie globalnego przywództwa Stanów Zjednoczonych, priorytety obronności w XXI wieku, przedstawionym 5 stycznia 2012 roku, zaprezentowano główne kierunki nowej koncepcji strategicznej USA. Najważniejszymi punktami było podkreślenie reorientacji strategicznej Waszyngtonu na zachodni Pacyfik i rozwijanie strategii antydostępowej w kontekście Chińskiej Republiki Ludowej. Reorientacja polityki amerykańskiej i strategiczny zwrot ku Azji odbywały się w cieniu próby przebudowy ładu międzynarodowego na obszarze od Marrakeszu do Bangladeszu, od Sahary Zachodniej po Pakistan. Próba stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa czyli budowy tzw. „większego Bliskiego Wschodu i wprowadzenia zachodnich standardów liberalnej demokracji w krajach Magrebu, Bliskiego Wschodu i części Azji Centralnej, spowodowała długotrwałe konflikty na obszarze globalnych Bałkanów, by użyć terminu Zbigniewa Brzezińskiego. Obszar ten był już od lat 80. XX wieku terenem istotnych z punktu widzenia geopolityki starć i stanowi w obecnej geostrategii element jednego z kilku tak zwanych uskoków geostrategicznych, które decydować będą o przyszłym ładzie międzynarodowym. W geostrategii możemy dziś mówić za Mohamedem Rezom Hafeznim, irańskim geopolitykiem, o istnieniu dwóch wielkich uskoków geostrategicznych czyli obszarów napięć międzynarodowych. Na których krzyżują się interesy głównych mocarstw rywalizujących w ramach konfliktu hegemonicznego. Obszary te są przestrzenią starcia, polem konfliktu, bądź to bezpośredniego, bądź to częściej pośredniego między tymi graczami. Mówimy tutaj często o tak zwanych proxy wars, wojnach zastępczych. Obydwa mieszczą się na światowej wyspie. Pierwszy z nich rozciąga się od Bałtyku lub jeszcze dalej na północ, od Oceanu Arktycznego aż po kraje Magrebu, obejmując także bliski wschód, Zatokę Perską i dalej tereny na południe aż po róg Afryki. Drugi uskok geostrategiczny obejmuje zachodni Pacyfik i Azję wschodnią oraz południowo-wschodnią z Cieśniną Malakka i Cieśninami Indonezyjskimi. W kontekście trwającego obecnie konfliktu hegemonicznego, warto przypomnieć koncepcję systemów światów Immanuela Wallersteina. Są to konstrukcje polityczno-przestrzenne obejmujące państwa, często pod, pod wieloma względami odmienne, lecz cechujące się porównywalnymi wielkościami wymiany handlowej oraz przepływu kapitału. Ma to istotne znaczenie w przypadku zmiany hegemonicznej. Współczesna gospodarka świat ma charakter kapitalistyczny. W rozumieniu Wallersteina system charakteryzuje się nieograniczoną akumulacją kapitału oraz podziałem świata na centrum, core, peryferie i półperyferie. Centrum stanowią państwa pierwszego świata, peryferie kraje trzeciego świata, zaś półperyferie to państwa postkomunistyczne i rozwijające się spoza Europy. Taki podział, zdaniem Wallersteina, nie tylko rodzi dysproporcję ekonomiczną, ale także przekłada się na układ geopolityczny, dając przewagę ośrodkom siły stanowiącym centrum systemu świata. Współcześnie obserwujemy dążenie części państw półperyferyjnych do uzyskania statusu centrum, czego najlepszym przykładem są Chiny. Prowadzi to wprost do zmiany hegemonicznej. Andrzej Gauganek dokonał syntezy teorii systemów światów Wolerstina i teorii długich cyklów Georgia Modelskiego, tworząc koncepcję trzech supercyklów geopolitycznych od czasów nowożytnych do teraźniejszości. Pierwszy z nich dotyczy lat 1494-1713, od wojen włoskich po wojny Ludwika XIV. Drugi obejmuje lata 1713-1945. Trzeci zaś uwzględnia okres od 1945 roku do dziś. W kontekście obu procesów, obu mechanizmów – pułapki Tukidydesa i pułapki Kindelbergera – jednym z kluczowych projektów geopolitycznych i geoekonomicznych pierwszej połowy XXI wieku jest koncepcja jednego pasa, jednej drogi (z angielskiego One Belt One Road), zwana także nowym jedwabnym szlakiem którą w listopadzie 2013 roku ogłosił przewodniczący Komunistycznej Partii Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Propozycja ta, będąca skądinąd egzemplifikacją teorii Georgia Modelskiego, stała się jedną z ważniejszych strategii chińskiej polityki zagranicznej od wielu dekad. Celem tego projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejących oraz budowa nowych połączeń lądowych i morskich między Chinami a Europą, częścią Azji, Afryki i Oceanii. W ten sposób Chiny chcą sobie zapewnić płynność dostaw surowców naturalnych i produktów do swojego kraju, a także rozwinąć eksport z państwa środka. O ile zgodnie z oficjalną retoryką władz Chińskiej Republiki Ludowej projekt ma na celu ożywienie handlu międzynarodowego, o tyle w rzeczywistości Chinom zależy z jednej strony na poszerzeniu strefy chińskich wpływów gospodarczych i politycznych, z drugiej zaś na uniezależnieniu chińskiego handlu zagranicznego od korytarzy transportowych pozostających pod kontrolą floty Stanów Zjednoczonych. Geopolityczny wymiar tej koncepcji sprowadza się zatem do ominięcia szlaków morskich i lądowych kontrolowanych przez USA. Z tego punktu widzenia, mając na uwadze bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej, należy szczególnie uważnie przyjrzeć się roli Rosji w chińskim projekcie oraz temu, jak w przyszłości ma być wykorzystywane przejście północno-wschodnie. 20 czerwca 2017 roku. Narodowa Komisja Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej przedstawiła dokument, na mocy którego wytyczono dwa nowe szlaki morskie w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Pierwszy z nich wiedzie w kierunku południowego Pacyfiku i jego utworzenie zapowiedziała niejako wizyta premiera Li Keqianga w Australii w dniach 22-26 marca 2017 roku i w Nowej Zelandii. Trwająca między 26 a 29 marca 2017 roku. Drugi ciągnie się z Azji Wschodniej do Europy przez Arktykę. Warto podkreślić, że była to pierwsza wizyta chińskiego premiera w Australii od 11 lat. Dyplomacja chińska od czasu wystąpienia przewodniczącego HRL Xi Jinpinga w Davos w styczniu 2017 roku. Bardzo intensywnie buduje obraz Chińskiej Republiki Ludowej jako obrońcy procesów globalizacyjnych i, i wolnego handlu. Inicjatywa pasa i szlaku jest kluczowym elementem tej retoryki. Wystąpienie premiera Australii, Malcolma Turnbull'a, można było odczytać jako zawoalowaną krytykę polityki administracji Donalda Trumpa, który wycofał się z porozumienia TPP. Co warte podkreślenia, Australia jest jednym z tych państw regionu, które posiadają porozumienie o wolnym handlu z Chinami. Canberra jest niewątpliwie beneficjentem tego układu. Jak wynika ze statystyk Australijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu, wymiana gospodarcza między oboma państwami osiągnęła w latach 2016-2017 obroty rzędu 157 miliardów dolarów australijskich. Przy czym Australia miała ponad 34 miliardy dolarów australijskich nadwyżki handlowej. 26 stycznia 2018 roku rząd Chińskiej Republiki Ludowej przedstawił wizję polarnego jedwabnego szlaku. Nowa nazwa nawiązywała do projektu z 2017 roku. Jest to plan włączenia terenów Arktyki do promowanej przez Pekin inicjatywy Jednego pasa, Jednego Szlaku. Ma to związek z postępującym topnieniem lodowców arktycznych i udrożnieniem tras transportowych. Ma to duże znaczenie gospodarcze, ponieważ znacznie skraca drogę morską z Chin do Europy. Podróż nią ma trwać o trzy tygodnie krócej niż drogą wiodącą przez kanał Suezki. Chińskie władze będą zachęcać przedsiębiorstwa do budowy niezbędnej infrastruktury, a państwowe spółki chińskie uruchomią próbne rejsy o charakterze komercyjnym na trasach arktycznych. Ma to być swoistym sądowaniem możliwości żeglugi północną drogą morską. Należy jednak zwrócić uwagę, że tą trasą pływały już statki państwowej chińskiej firmy logistycznej Cosco. Chińska Republika Ludowa, choć nie należy do krajów arktycznych, w 2013 roku uzyskała status stałego obserwatora w Radzie Arktycznej. Jest to związane z planami nowego szlaku morskiego dla chińskich towarów. Pekin zainteresowany jest jednakże także wydobyciem ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców naturalnych regionu. Poza tym w chińskich kręgach władzy rozważane jest wykorzystanie energii odnawialnej, rozwój rybołówstwa, jak też rozwój sektora turystycznego w Arktyce. Rozszerzenie inicjatywy jednego pasa, jednego szlaku o nowe drogi morskie, w tym drogę arktyczną, można potraktować jako początek procesu, który może zakończyć się ogłoszeniem cudzysłowie globalnego jedwabnego szlaku, co wydaje się możliwe nawet już w 2019 roku podczas drugiego forum Pasa i Szlaku. Obecnie, pierwsza połowa, 2019, pierwsza połowa 2018 roku, inicjatywa Pasa i Szlaku staje się pewnego rodzaju ogólną koncepcją obejmującą różnego rodzaju gospodarcze i polityczno-gospodarcze inicjatywy lokalne. W trakcie swojego przemówienia na forum Pasa i Szlaku Xi Jinping wspominał Między innymi o Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, planach rozwoju ASEAN, a także strategiach poszczególnych państw, m.in. Turcji, Wietnamu czy Polski, w kontekście koncepcji bursztynowego szlaku. Pod rozdział trzeci. Myśl geopolityczna okresu zmiany hegemonicznej. Upadek świata dwubiegunowego, będący konsekwencją rozpadu Związku Sowieckiego w grudniu 1991 roku. Spowodował daleko idące zmiany w obszarze formowania koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych oraz ich zastosowania w polityce wielu państw świata. Najważniejszymi kierunkami rozwoju, zmieniającymi myślenie o polityce międzynarodowej i wpływającymi na formowanie się współczesnych teorii geopolitycznych, stały się transformacja społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne. Odchodzenie od powiązań hierarchicznych na rzecz powiązań sieciowych, przechodzenie od gospodarek narodowych do gospodarki światowej, przesunięcie wektorów rywalizacji z kierunku wschód-zachód na północ-południe oraz procesy policentryzacji świata. Większość z teorii geopolitycznych nie ma ściśle narodowego charakteru, nie odnosi się wyłącznie do jednego państwa, bowiem istotą myślenia w kategoriach geopolitycznych jest myślenie wielkoprzestrzenne. Cechą charakterystyczną myśli geopolitycznej początków XXI wieku jest eksponowanie czynników integracyjnych, dążenie do kontynentalnych, a nawet pankontynentalnych powiązań polityczno-gospodarczych. Amerykańska strategia nadal obficie czerpie z myśli geopolitycznej i geostrategicznej, w tym z dorobku amerykańskiego klasyka, admirała Alfreda Mahana zarówno klasyczna terminologia geopolityczna, jak i model świata znany z dorobku ojców geopolityki znajdują odzwierciedlenie w obecnej amerykańskiej myśli geopolitycznej. W warstwie strategicznej dorobek amerykańskich strategów od czasu zimnej wojny nadal koncentruje się na opozycji Heartland-Rimland. Główną areną walki o przewagę globalną jest światowa wyspa. A na niej główny obszar, wielka szachownica, by użyć terminu Zbigniewa Brzezińskiego, czyli Eurazja. Zarówno Henry Kissinger, jak i Zbigniew Brzeziński rehabilitowali samą geopolitykę i geostrategię w swoich pracach. Brzeziński w latach 90. XX wieku dzielił Eurazję na cztery regiony, względem których, jego zdaniem, Amerykanie powinni prowadzić politykę zmierzającą do zachowania globalnej dominacji. Te cztery obszary to Europa, Rosja, Azja Środkowa oraz Azja Południowo-Wschodnia. Geostrategię Zbigniew Brzeziński definiuje jako strategiczną realizację interesów geopolitycznych. W opinii takich geostrategów jak Brzeziński, przewaga w czterech obszarach militarnym, ekonomicznym, technologicznym i kulturowym, w tym hegemonia na wszechoceanie i wysunięta obecność w eurazjatyckiej strefie brzegowej miała zapewnić USA supremację polityczną na świecie. Brzeziński używał często pojęcia pivot area, oś lub stworzeń geopolityczny, ale nie w znaczeniu, w jakim stosował je Halford Mackinder, lecz w odniesieniu do państw o szczególnym znaczeniu ze względu na położenie geograficzne. Ewentualna niestabilność państw w geopolitycznych miałaby mieć fatalne następstwa dla graczy geostrategicznych. Takimi stworzniami były według Brzezińskiego Ukraina, Azerbejdżan, Korea Południowa, Turcja czy Iran. Jednym z głównych geopolitycznych zadań Stanów Zjednoczonych i gwarantów zachowania statusu supermocarstwa była, było zdaniem Brzezińskiego niedopuszczenie do osiągnięcia przez mocarstwa regionalne rangi mocarstwa panregionalnego, a także przeciwdziałanie wszelkim próbom ustanowienia bloków geopolitycznych złożonych z mocarstw regionalnych. Na przykład bloku rosyjsko-indyjsko-chińskiego. W pierwszej dekadzie XXI wieku amerykańska strategia obronna często była określana skrótowo jako 14-21. Jedynka oznaczała zdolność do obrony granic wewnętrznych, czwórka symbolizowała zdolność do odparcia wrogiego ataku z czterech stron świata, dwójka oznaczała możliwość równoczesnego zwycięstwa nad dwoma przeciwnikami. Przy czym w przypadku jednego z nich nie zakładała konieczności zajęcia stolicy, czyli możliwość prowadzenia dwóch wojen jednocześnie. Ostatnia jedynka symbolizowała możliwość zdecydowanego zwycięstwa nad jednym z dwóch przeciwników zdolność do okupacji całego terytorium. Koncepcja zakładająca możliwość prowadzenia dwóch wojen była bezpośrednią konsekwencją tzw. doktryny drugiej fazy. Była to doktryna opracowana przez autorów koncepcji Osi Zła, skupionych wokół doradcy Donalda Rumsfelda Richarda Perla, twórcy sloganu Oj Zła. Zakładała ona drugą fazę walki z terroryzmem. Wiązać się z tym miałyby m.in. blokada Korei Północnej, aktywne wspieranie opozycji w Iranie, ultimatum dla Syrii, czy też zmiana stosunku do Arabii Saudyjskiej. Odbiciem amerykańskich koncepcji geostrategicznych są obszary odpowiedzialności dowództw sił zbrojnych, które dobrze obrazują główne sfery zainteresowania strategicznego USA. Obecnie wyznaczonych jest sześć takich obszarów: dowództwo północne, obejmujące Kanadę, Stany Zjednoczone bez Hawajów, Meksyk, Bahamy, Portoryko i Kubę, dowództwo południowe, odpowiedzialne za Amerykę Łacińską, dowództwo europejskie. Obejmujące większą część Atlantyku z Grenlandią, Europę, Turcję, Rosję, pa państwa kaukaskie, Izrael, Syrię, Liban oraz wschodnią część Arktyki, dowództwo afrykańskie kontrolujące Afrykę bez Egiptu i państw tzw. Tak rogu Afryki, dowództwo środkowe obejmujące wschodnią część Afryki, Egipt, Sudan, Kenię i państwa rogu Afryki. Część Bliskiego Wschodu, Iran, Pakistan, Afganistan i Azję Centralną oraz dowództwo Pacyfiku, odpowiedzialne za operacje wojskowe na Oceanie Spokojnym, Oceanie Indyjskim, Oceanie Południowym, w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz na Antarktydzie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, koncepcjami wartymi uważnej analizy są te, które odnoszą się do współczesnej Europy. Ich autorzy przekonują o potrzebie zbliżenia Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską i budowy pankontynentalnej osi geopolitycznej. W koncepcjach lansujących teorię bliskiej współpracy europejsko-rosyjskiej, podnoszone są argumenty o wspólnych interesach obu tych podmiotów, w dużej mierze determinowanych czynnikami geograficznymi. Za ściślejszą współpracą krajów Unii Europejskiej z Rosją mają też przemawiać łączące je związki historyczne, kulturowe i cywilizacyjne. Podkreśla się jednak przy tym, iż Rosja w toku rozwoju dziejowego wytworzyła swój odrębny świat osobną cywilizację, niezależną od modelu zachodnioeuropejskiego i innych modeli kulturowo-cywilizacyjnych Eurazji. Jej ważną rolą była budowa pomostu między cywilizacją europejską a cywilizacjami wschodu. Rosja stała się na swój sposób syntezą wielkich cywilizacji świata. Wielu współczesnych teoretyków geopolityki wskazuje także na obecność pierwiastka europejskiego w rozwoju Rosji na przestrzeni dziejów. We współczesnych koncepcjach geopolitycznych, propagujących zacieśnienie współpracy unijno-rosyjskiej, często pada argument o wyczerpaniu się formuły dotychczasowej kooperacji między oboma podmiotami opartej na porozumieniu o partnerstwie i współpracy z 1997 roku, jak również tzw. mapach drogowych w wspólnych przestrzeni Unia-Rosja z 2005 roku. Wskazywane są nowe pola współpracy kontynentalnej, takie jak szeroko pojęta modernizacja obejmująca transfer technologii, głęboką współpracę sektorów przemysłu, działów nauki i techniki, w tym technologie komputerowe, przemysł maszynowy, farmaceutyczny, tworzenie autostrad informacyjnych czy przemysł kosmiczny. Konsolidacja potencjałów w zakresie eksploracji kosmicznej pozwolić ma z kolei na znaczne zmniejszenie luki informatycznej w stosunku do Stanów Zjednoczonych, o wiele szersze wykorzystanie technologii kosmicznej w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony, a także zapewnienie niezależności strategicznej tzw. Nowej Europie. Zdaniem teoretyków koncepcji Nowej Europy, niezbędnymi elementami współpracy unijno-rosyjskiej powinny być takie działania jak. Zniesienie wiz dla obywateli Federacji Rosyjskiej oraz zniesienie wewnętrznych ceł i ustalenie wspólnej ich stopy na zewnątrz, a w przyszłości wprowadzenie swobodnego przepływu ludzi, towarów i usług na obszarze od Atlantyku do Pacyfiku. Wskazują oni, iż Unię Europejską oraz, Rosją, oraz Rosję łączy konkurencja gospodarcza z dwoma najsilniejszymi ośrodkami siły współczesnego świata USA i Chinami, i zalecają, by Unia i Rosja Stały się jednym tak zwanym technobiegunem, zdolnym konkurować ze światem anglosaskim. Uzupełnieniem współpracy politycznej, naukowej i gospodarczej mają być korytarze, zarówno transportowe np. Madryt, Paryż, Berlin, Warszawa, Moskwa jak i informacyjne tak zwane infostrady przy budowie których pomocne mogą być sieci rurociągów. Koncepcja stworzenia Tzw. Tak Wielkiego Trójkąta w oparciu o Francję, Niemcy i Rosję stała się jedną z najważniejszych koncepcji geopolitycznych łączących te kraje. Sama inicjatywa wyszła z Moskwy i było to świadome nawiązanie do koncepcji Charlesa de Gola, Europy od Atlantyku po Ural. Miało to związek z ideą wspólnego europejskiego domu Michała Gorbaczowa. Projekt Osi Paryż-Berlin-Moskwa był odpowiedzią na nieudane próby stworzenia w latach 90. XX wieku alternatywnego wobec NATO systemu bezpieczeństwa w Europie, opartego głównie na OBWE. Został on nazwany Trójkątem Petersburskim. Celem współpracy trzech stolic miało być wyparcie wpływów amerykańskich z Europy i budowanie kontynentalnego systemu bezpieczeństwa. Czynnikiem przyspieszającym krystalizację tej koncepcji stała się interwencja amerykańska w Iraku w 2001 roku. Henri de Grosouvre zwraca uwagę na osłabienie pozycji Francji i innych europejskich potęg, dzięki czemu wzrastają globalne wpływy Stanów Zjednoczonych. Postuluje on dążenie do policentryzacji świata. Ma to być m.in. sposób na odbudowę międzynarodowej pozycji Francji, Drogą do budowy świata wielu biegunowego ma być silna Europa oparta na fundamencie sojuszu Francji, Niemiec i Rosji. Oś Paryż, Berlin-Moskwa, którą de Grossouvre nazywa Osią Niezależności Europejskiej, powinna jego zdaniem umacniać swoje wpływy od kanału La Manche i Morza Północnego po Morze Śródziemne, włączając w to Magreb. W koncepcji de Grosuvra widoczne jest spojrzenie frankocentryczne, zgodnie z którym Francja ma do wykonania szczególną misję. Jest krajem wybranym do niesienia pomocy krajom trzeciego świata w oparciu o rozwiązania europejskie, odmienne od anglosaskich. Francuski teoretyk geopolityki wskazuje ponadto na Rosję jako głównego partnera strategicznego dla Unii Europejskiej i tandemu Paryż-Berlin. Jego zdaniem, tylko dzięki sojuszowi z Moskwą, Europa będzie mogła konkurować jak równy z równym ze Stanami Zjednoczonymi na niwie gospodarczej. Uczony podkreśla zwłaszcza rolę rosyjskich surowców energetycznych, zasobów naturalnych na Syberii oraz siły militarnej Rosji. Co ważne, mówiąc o silnej Europie, Grosów ma na myśli umacnianie się potęgi największych mocarstw starego kontynentu. Krytycznie odnosi się do międzynarodowych interwencji zbrojnych USA, nazywając ironicznie Stany Zjednoczone światowym żandarmem. Waszyngtonowi zarzuca instrumentalne traktowanie idei praw człowieka, demokracji i wartości liberalnych. Jest krytykiem NATO, które jego zdaniem stało się narzędziem w rękach polityków amerykańskich. Koncepcja grosuwra znalazła oddźwięk w rok po jej przedstawieniu. W reakcji na ponowną amerykańską interwencję w Iraku zawiązało się nieformalne polityczne porozumienie Paryż-Berlin-Moskwa. Z kolei po tym, jak amerykański sekretarz obrony Donald Rumsfeld dokonał podziału, podziału Europy na Europę starą i nową, doszło do dalszych dyplomatycznych zgrzytów. W 2009 roku znany francuski ekonomista Marc Rousset napisał książkę zatytułowaną Nowa Europa: Paryż, Berlin, Moskwa, Kontynent Paneuropejski przeciw zderzeniu cywilizacji. Podobnie jak grosouw, Rousset poddaje zdecydowanej krytyce światową hegemonię Stanów Zjednoczonych, swoistą Pax Americana. Proponuje przeciwstawienie im nowej Europy, zbudowanej na rdzeniu porozumienia francusko-niemieckiego. Francuski teoretyk postuluje stworzenia, stworzenie Unii francusko-niemieckiej, która byłaby pewnego rodzaju ideowym nawiązaniem do średniowiecznej monarchii Karola Wielkiego. Oś, Paryż Berlin proponuje rozszerzyć o Moskwę, która stanie się wschodnim zwornikiem nowej Europy i gwarantem pokoju na obszarze poradzieckim. Strukturę powstałą w wyniku związania geopolitycznym sojuszem kontynentu eurazjatyckiego od Atlantyku do Pacyfiku, określa nie tylko mianem Nowej Europy, lecz także Eurosyberii, wskazując wyraźnie na strategiczne znaczenie wschodniej części Federacji Rosyjskiej. W publikacji Marka Ruseta charakterystyczna jest myśl o zachowaniu więzi militarnych Europy z USA na bazie NATO. Jego zdaniem ma to być swego rodzaju asekuracja przed ewentualnym odwróceniem sojuszu z Moskwą. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących systemu międzynarodowego jest pytanie o miejsce i rolę państwa dominującego nad trzecią częścią Eurazji obszarem bezodpływowym czyli Hartlandem. W okresie pauzy geostrategicznej, od zakończenia zimnej wojny do, po, do połowy pierwszej dekady XXI wieku, przy absolutnej dominacji jednego supermocarstwa, wielu analityków wskazywało Rosję na margines światowej polityki. Postępujący jednak systematycznie proces policentryzacji świata, napędzany przede wszystkim wzrastającą potęgą Chińskiej Republiki Ludowej, Zagrażające, zagrażające już dziś hegemonii Stanów Zjednoczonych, a także reformy wewnętrzne w Rosji, w tym oparcie się w polityce bezpieczeństwa na nowych, nieliniowych koncepcjach wojny, pozwoliły Moskwie na ponowne włączenie się do globalnej rozgrywki o podział stref wpływów. Warto przy tym zaznaczyć, że wraz ze słabnięciem amerykańskiej przewagi na świecie, spowodowanym rosnącą rolą Chin, w światowej teorii stosunków międzynarodowych, a także w praktyce politycznej zaczęto odchodzić od retoryki nawiązującej do takich nurtów teorii stosunków międzynarodowych jak konstruktywizm czy liberalizm, neoliberalizm na rzecz realizmu, neoliber, neorealizmu i geopolityki, która zajęła ważne miejsce w literaturze o tematyce międzynarodowej wiodących mocarstw. W nowych doktrynach geostrategicznych, opartych na koncepcjach konfliktów nieliniowych, nielinearnych, preferujących przestrzeń rywalizacji zamiast klasycznego pola walki, Arktyka jest traktowana obok przestrzeni wirtualnej jako kolejne ekstraterytorium. Postrzega się ją jako dodatkową, dotychczas nieeksploatowaną w rozgrywce geopolitycznej przestrzeń, nad którą kontrola może równoważyć dysproporcje klasycznych czynników potęgotwórczych, takich jak wielkość PKB czy liczba ludności. Gospodarka Federacji Rosyjskiej jest w dużej mierze uzależniona od eksportu surowców energetycznych, a co za tym idzie jej polityka ekonomiczna jest ściśle powiązana ze strategią energetyczną. Oficjalne dane mówią, że surowce energetyczne to ponad 50% struktury całego eksportu Rosji, a dochody czerpane z ich sprzedaży stanowią przeszło 1,4% rosyjskiego PKB. Sprzedaż za granicę gazu ziemnego i ropy naftowej, wraz z produktami pochodnymi, przynosi Rosji około 70% dochodu z całego eksportu. Pod koniec istnienia Związku Sowieckiego wykrystalizowała się ważna doktryna geopolityczna która dobrze wpisała się w nową pragmatykę rosyjskiej polityki zagranicznej. Zwięźle sformułowali ją Jurij Kwiciński, wiceminister spraw zagranicznych, i Valentin Falin, ostatni ambasador Związku Sowieckiego w RFN. Doktryna Falina Kwicińskiego zakładała, że militarna kontrola nad Europą Środkowo-Wschodnią nie jest konieczna i powinna zostać zastąpiona kontrolą, monopolizacją dostaw ropy naftowej i gazu. Jak podkreślał Konstantin Simonow, prezes Centrum Politycznego Rosji i autor z 2007 roku o transformacji, o transformacji Rosji, cała polityka Putina oparta jest na budowaniu siły dzięki drogiej dzisiaj energii. Koniec cytatu. Ważnym dokumentem wyznaczającym priorytety rosyjskiej polityki energetycznej była Strategia Energetyczna Rosji do 2030 roku. W rosyjskiej strategii energetycznej kluczowym kierunkiem jest Unia Europejska, która jest odbiorcą 80% rosyjskiego eksportu ropy i ponad 90% eksportu gazu ziemnego. Unia jest nie tylko kluczowym importerem rosyjskich surowców energetycznych, ale i najlepiej płacącym. Warto jednak odnotować, że ze względu na politykę dywersyfikacji źródeł energii w Unii Europejskiej, zapotrzebowanie unijnego rynku na rosyjskie surowce się, zmniej... się zmniejsza. Mimo to, jak podkreśla wielu znawców rynku energii, jeszcze na długie dziesięciolecia Unia Europejska pozostanie najważniejszym partnerem handlowym Rosji. Drugim strategicznym odbiorcą rosyjskich surowców są Chiny. Na początku 2011 roku oddano do użytku ropociąg zachodnia Syberia Ocean Spokojny. Warto dodać, że dużą część rurociągu po stronie rosyjskiej udało się sfinansować dzięki ogromnej pożyczce udzielonej Moskwie przez Pekin. Około 25 miliardów dolarów. W zamian za to Rosja zobowiązała się dostarczać ropę do Chin przez najbliższe 20 lat. Ścisła współpraca energetyczna Rosji i Chin poszerzona została dzięki, e, dzięki ropociągowi Zachodnia Syberia Ocean Spokojny, także o rynek japoński i koreański. Kierunek europejski jest także istotny pod względem współpracy wojskowej, która przekłada się na zacieśnienie relacji politycznych. Wart podkreślenia jest fakt, że sektor zbrojeniowy zapewnia około 20% miejsc pracy w przemyśle, zatrudniając 2,5 do 3 milionów pracowników. Jest to jeden z najwyższych współczynników na świecie. Kluczowymi partnerami Rosji w Europie są w tym zakresie Francja, Niemcy i Włochy. Konflikt na Ukrainie i będące jego następstwem sankcje Unii Europejskiej na jakiś czas wyhamowały niektóre inicjatywy gospodarcze. Warto jednak przywołać kilka kontraktów podpisanych jeszcze przed aneksją Krymu przez Rosję, które dobrze obrazują główne kierunki polityki ekonomicznej Moskwy względem Europy. Nie bez znaczenia w kontekście rozwoju gospodarki i kierunku dalszej polityki ekonomicznej Rosji był kryzys na tamtejszym rynku finansowym z 15-16 grudnia 2014 roku. Rubel stracił wówczas około 1 czwartej wartości. Bank Centralny Federacji Rosyjskiej dokonał szeregu interwencji na rynku walutowym, podnosząc przy tym stopy procentowe aż o 6,5%. Jednym z głównych powodów tej decyzji były systematycznie spadające ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Zniesienie zachodnich sankcji i stabilizacja cen ropy pozwoliłaby zahamować recesję na rynku rosyjskim. Jednak należy się liczyć raczej z długotrwałą stagnacją, której towarzyszyć będą interwencje administracyjne na rynku walutowym. Problemy rosyjskiej gospodarki nie będą raczej skutkowały zmianą polityki gospodarczej i niewiele wskazuje na to, aby taka zmiana miała nastąpić w najbliższym czasie. Potwierdziło to m.in. wystąpienie Władimira Putina z 4 grudnia 2014 roku. Analiza założeń rosyjskiej długofalowej polityki ekonomicznej oraz doktryn strategicznych tego kraju wymagają lepszego poznania źródeł rosyjskiej kultury strategicznej. Pod uwagę należy wziąć okres od III wojny północnej, toczonej w latach 1700-1721, do rewolucji bolszewickiej w 1917 roku. Rosja była wówczas uczestnikiem ponad 70 wojen, z czego jedynie 4 toczyły się na jej własnym terytorium. Zdolność do ekspandowania jest integralnym elementem rosyjskiego myślenia strategicznego. Źródła kultury strategicznej są często dzielone na warstwę fizyczną, odnoszącą się do podstaw geograficznych polityki państwa, warstwę polityczną obejmującą analizę systemu politycznego i świadomość strategiczną elit oraz warstwę cywilizacyjną, korespondującą z obszarem tradycji i dominujących paradygmatów ideologicznych. Poniżej zamieszczono tabelę z kodami strategicznymi, mającymi wpływ na kształtowanie się rosyjskiej polityki zagranicznej oraz polityki gospodarczej. Tabela w warstwie fizycznej zawiera takie źródła rosyjskiej kultury strategicznej jak rozciągłość geograficzna, klimat, struktura demograficzna, zasoby surowców naturalnych. W warstwie politycznej są to doświadczenia historyczne, świadomość strategiczna elit decyzyjnych, m.in. militaryzacja myślenia i czekistowski rodowód decydentów, system organizacji resortów siłowych i dyplomacji oraz Technologia w służbie polityki. Warstwa cywilizacyjna to dziedzictwo mongolsko-bizantyjskie. Mitologia i symbolika narodowa, mity historyczne, np. Moskwa trzeci Rzym, mity geopolityczne, jak Rosja Eurazja, Rosja jako synonim Eurazji. Relacje religie państwo, tak symfonia władz i dominująca ideologia, tak zwany eurazjatycki oświecony konserwatyzm. Oficjalne dokumenty Federacji Rosyjskiej dotyczące bezpieczeństwa, np. doktryny wojenne, nie powinny stanowić jedynej bazy do szczegółowej analizy zamierzeń politycznych Moskwy, lecz raczej dawać ogólny obraz jej głównych wektorów strategicznych. Doświadczenia historyczne wskazują, iż tego typu dokumenty są opracowywane w rosyjskim państwie przede wszystkim na potrzeby bieżącej rozgrywki dyplomatycznej. I stanowią jedynie odbicie stanu relacji Rosji ze światem zewnętrznym. Po upadku Związku Sowieckiego nastąpiło nie tylko ożywienie myśli geopolitycznej w Rosji, ale również rozwój samej geopolityki jako odrębnej dziedziny wiedzy, a nawet jako nauki. Ma to także związek z instytucjonalizacją geopolityki, powstawaniem wielu komórek badawczych zajmujących się tą dyscypliną, by wymienić tylko Centrum Studiów Strategicznych, utworzone w 1993 roku przy Instytucie Geograficznym Rosyjskiej Akademii Nauk. Geopolityka w Rosji została uznana za skuteczną metodę analizy polityki międzynarodowej, pożyteczną dla państwa o ambicjach mocarstwowych. We współczesnej rosyjskiej myśli geopolitycznej Możemy wyróżnić trzy duże nurty: atlantyzm, eurazja, eurazjanizm i izolacjonizm. Pierwszy koncentruje się na propagowaniu idei związku Rosji z państwami zachodnimi, głównie Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Eurazjanizm pojmuje Rosję jako odrębną cywilizację i nastawiony jest antyzachodnio. Izolacjonizm zaś zakłada utrzymywanie równowagi w Eurazji i nieangażowanie się Rosji w sojusze polityczno-militarne. Nurt atlantycki w rozważaniach politycznych we współczesnej Rosji nawiązuje do tradycji liberalizmu i okcydentalizmu czasów carskich. Propaguje przede wszystkim zachodni model rozwoju i utrzymywanie sojuszu z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. W praktyce politycznej przedstawicielami nurtu neookcydentalistycznego, atlantyckiego byli m.in. Andrzej Kozyriew czy Jegorda Gajdar. Szkoła Eurazjatycka sięga korzeniami pierwszej połowy XX wieku i twórczości takich myślicieli jak Mikołaj Danielewski, Piotr Sawicki, Mikołaj Trubie Trubiecko czy Lew Gumilow. Jej głównym założeniem jest przeświadczenie, iż obiektywnie istnieje osobna cywilizacja rosyjska wywodząca się ze stepów środkowoazjatyckich, niezależna od cywilizacji zachodniej i cywilizacji azjatyckich. Aleksander Dugin jest najbardziej znanym współczesnym teoretykiem rosyjskiej geopolityki, liderem myśli eurazjańskiej. Niektórzy nazywają go duchowym ojcem odrodzenia eurazjanizmu i jednym z najgłośniejszych myślicieli politycznych w Rosji. W publikacjach Dugina widać wyraźnie recepcję klasycznej geopolityki, a konkretnie teorii Mackindera i Haushofera. Punktem wyjścia do zrozumienia myśli geopolitycznej tego teoretyka jest podział świata zaproponowany przez niemieckiego teoretyka prawa Karla Schmidta. W swojej pracy pod tytułem Planetarne napięcie między wschodem i zachodem, a opozycja lądu i morza, napisanej w 1959 roku, Schmidt przedstawił, so, przedstawił sobie dwie megacywilizacje: cywilizację lądu i cywilizację morza. Twierdził, że taki binarny układ jest najbardziej pierwotnym i najtrwalszym podziałem cywilizacyjnym. Dla rosyjskiego geopolityka najważniejszy światowy podział, to idąc dokładnie za Szmitem, granica między cywilizacją lądową a cywilizacją morską. Dualizm cywilizacyjny w ujęciu Dugin'a w warstwie geopolitycznej silnie nawiązuje do Mackindera, do telurokracji, czyli mocarstw lądowych. Dugin zalicza kontynentalną masę eurazjatycką dla której przeciwwagą jest atlantycka talasokracja, przede wszystkim kraje anglosaskie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia. Pisząc o cywilizacji eurazjatyckiej, ma na myśli cywilizację rosyjską. Rosyjski teoretyk postuluje budowę Imperium Eurazjatyckiego. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest według Dugina geopolityczne porozumienie Moskwy z Berlinem i stworzenie bloku kontynentalnego postulowanego w latach 40. XX wieku przez Karla Haushofera. Idee Dugina są silnie nacechowane wątkami religijnymi, prawosławnymi w duchu staroobrzędowym. Według Dugina celem Rosji ma być opanowanie nie tylko makinderowskiego Hartlandu, ale przede wszystkim budowa lądowego imperium, którego głównym zadaniem będzie neutralizacja potęgi atlantyckiej, zdominowanej przez Stany Zjednoczone. Wstępem do budowy nowego podmiotu geopolitycznego ma być wyparcie wpływów amerykańskich z Europy oraz ustanowienie trzech głównych geopolitycznych osi, będących kręgosłupem nowego imperium Moskwa-Berlin, Moskwa-Teheran i Moskwa-Tokio. Teorie Dugina i jego zwolenników z Wydziału Socjologicznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, czy organizacji społeczno-politycznych, takich jak Międzynarodowy Ruch Eurazjański i Eurazjański Związek Młodzieży, są zbieżne z wieloma postulatami politycznymi innych przedstawicieli nurtu eurazjańskiego, jak generał Leonid Iwaszow, twórca Petersburskiego think tanku Akademia Problemów Geopolitycznych, Elgis Pozdniakow z Rosyjskiej Akademii Nauk, Nikolaj Nartow, autor znanego podręcznika do geopolityki, czynni politycy tacy jak Gennady Zyganow, Władimir Żyrynowski czy Aleksander Mitrofanow. W tym kontekście warto przyjrzeć się wizji ładu światowego według teoretyków z międzynarodowego ruchu eurazjańskiego. Zwolennicy neoeurazjanizmu opowiadają się za odejściem od świata unipolarnego, zdominowanego przez Stany Zjednoczone. W tym modelu Rosja staje się bowiem swego rodzaju czarną dziurą, umiejscowioną między światem euroatlantyckim a Trzecim światem. Jednym z głównych celów, jakie wyznaczają Eurazjatyści, jest mobilizacja zasobów państw peryferyjnych, tzw. Trzeciego Świata. Rosja powinna także dążyć do ścisłego strategicznego sojuszu z najważniejszymi graczami europejskimi głównie wymieniane są Niemcy i Rosja. Ekspansja geopolityczna oraz nawiązanie sojuszów z regionalnymi mocarstwami, takimi jak Chiny, Indie czy Iran mają umożliwić konsolidację sił większości kontynentu eurazjatyckiego. Zdaniem teoretyków z Międzynarodowego, z międzynarodowego Ruchu Eurazjańskiego, nowy ład międzynarodowy o charakterze multipolarnym powinien opierać się na czterech głównych strefach geopolitycznych. Angloamerykańskiej, paneurazjatyckiej, euroafrykańskiej i pacyficznej. Pierwsza obejmować miałaby anglosferę. USA, Kanadę, Wielką Brytanię, Australię i część Polinezji oraz Amerykę Łacińską. W skład strefy euroafrykańskiej wejść miałyby Unia Europejska i Afryka. Do sfery panazjatyckiej zaliczony został przede wszystkim obszar byłego Związku Sowieckiego, Turcja, Iran oraz Indie. Strefę pacyficzną stanowić miałyby natomiast obszary Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. W ramach podziału na cztery strefy geopolityczne Eurazjaniści kreślą podział bardziej szczegółowy na 12 wielkich przestrzeni, jako wsteczny idealny model przyszłości. Są to przestrzenie: Północnoamerykańska, obejmująca USA, Kanadę, Wielką Brytanię, Australię i część Polinezji; Środkowoamerykańską, obejmującą Meksyk i Amerykę Środkową; Południowoamerykańską, obejmującą cały kontynent Ameryki Południowej; Europejską, obejmującą Unię Europejską i związane z nią kraje europejskie, np. Szwajcaria, Islandia, Norwegia, arabsko-islamską obejmującą kraje Magrebu, Sudan, państwa Półwyspu Arabskiego, transsaharyjską obejmującą państwa Afryki Subsaharyjskiej, islamsko-kontynentalną obejmującą głównie Turcję, Iran, Afganistan i Syrię, indyjską, chińską oraz obszar tzw. Nowego Pacyfiku, czyli Azję Południowo-Wschodnią. Dmitrij Trenin, jeden z liderów moskiewskiego centrum Carnegie, wskazywał na koniec podziału Wschód i Zachód oraz konieczność odejścia Rosji od spojrzenia eurazjańskiego. W swojej głośnej książce pod tytułem Integracja i tożsamość Rosja jako nowy Zachód Trenin twierdził, że obecnie mamy do czynienia z formowaniem się trzeciego w kolejności Zachodu, kręgu cywilizacji zachodniej. Pierwszym jego zdaniem był zachód europocentryczny istniejący od XV wieku do początku wieku XX drugim amerykanocentryczny czasów zimnej wojny trzeci nastał po zakończeniu zimnej wojny i jest to zachód o zasięgu światowym według Trenina obecnie nowy zachód obejmuje Amerykę Północną Unią, Unię Europejską Japonię, Koreę Południową, Australię i w dużej mierze kraje Europy Wschodniej oraz Turcję Rosyjski teoretyk zaleca Rosji przede wszystkim zacieśnienie relacji politycznych i gospodarczych ze światowym liderem, Stanami Zjednoczonymi. Tę bliską współpracę obu krajów określa mianem partnerstwa asymetrycznego. Chodzi m.in. o zachowanie autonomii wobec polityki globalnej Waszyngtonu. W dalszej kolejności proponuje dostosowanie norm politycznych, społecznych i ekonomicznych do zasad panujących w Unii Europejskiej. Miałoby to skutkować luźnym związkiem Rosji z Unią bez formalnego przystąpienia Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej. Uzupełnieniem bliskich relacji z krajami Zachodu powinny być zdaniem Trenina partnerstwo z Japonią w zakresie modernizacji Dalekiego Wschodu i Syberii przy jednoczesnym zachowaniu dobrosąsiedzkich stosunków z Chinami i strategicznego partnerstwa z Indiami. Trenin postulował przy tym integrację przestrzeni gospodarczych między Rosją, Kazachstanem i Białorusią. Trenin nie wiąże pojęcia Zachodu ani z Unią Europejską, ani ze Stanami Zjednoczonymi, ani z żadnym innym obszarem. Nie rozpatruje go w kategoriach geograficznych. Zachód pojmuje w kategoriach wartości, norm i technologii. Uważa, je, uważa że jest ono synonimem pojęcia społeczeństwo międzynarodowe. Analityk proponuje, aby Rosja nie tylko integrowała się z Zachodem, ile po prostu stała się nim. Rosyjski politolog profesor Siergiej Karaganow w 2010 roku niedługo przed corocznym spotkaniem klubu wałdajskiego zrzeszającego ekspertów z całego świata zajmujących się Rosją, przedstawił swoją koncepcję strategicznego sojuszu Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Karaganow wskazywał na fakt tworzenia się nowego układu dwubiegunowego, którego filarami stają się Stany Zjednoczone i Chiny. Twierdził przy tym, że o wiele korzystniejsze byłoby stworzenie innego modelu, bardziej stabilnego, opartego na równowadze między trzema ośrodkami USA, Chinami i Związkiem Europy, czyli Zjednoczoną Europą, przez którą rozumiał Konfederację Unii Europejskiej i Rosji. Związek Europejski, zdaniem Karaganowa, powinien dążyć do integrowania ze sobą krajów takich jak Kazachstan, Ukraina czy Turcja. Rosyjski politolog zaproponował nawet konkretne kroki prawne, które pozwoliłyby urzeczywistnić jego wizję. Byłyby to pięć kontraktów międzynarodowych, jeden duży ogólny i cztery o charakterze regulacyjnym. Traktat ogólny ustalałby strategiczne partnerstwo między oboma podmiotami Unią i Rosją w tym koordynację polityk zagranicznych. Szczegółowe pola współpracy nakreślone byłyby w umowach sektorowych takich jak traktat energetyczny określający warunki dostępu do złóż, transportu surowców i ich sprzedaży, umowa ustalająca wspólną przestrzeń gospodarczą, w przyszłości także unię celną, w tym technologiczną, dopuszczająca swobodę przemieszczania się ludzi, towarów i kapitału, oraz traktat wcielający w życie tak zwaną wspólną przestrzeń humanitarną, kulturalną i edukacyjną wraz z ruchem bezwizowym, wspólnym rynkiem pracy i masową wymianą studentów. W przekonaniu Sergeja Karaganowa Związek Europy stałby się swoistą emanacją geopolitycznej koncepcji Greater Europe, Wielkiej Europy otwartej na integrację wszystkich krajów europejskich. Igor Panarin, były rzecznik prasowy Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos i znany teoretyk wojny informacyjnej, w swoich koncepcjach geopolitycznych posługuje się określeniem Nowe Imperium Brytyjskie nazywając nim Sojusz Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Para Panarin zakłada nieuchronność konfliktu tego imperium z Chinami. Jego zdaniem w obecnym układzie sił głównym celem Rosji powinno być dążenie nie do osiągnięcia statusu mocarstwa, lecz światowego ośrodka siły. Nawiązuje wprost do koncepcji Moskwy jako trzeciego Rzymu oraz klasycznej idei eurazjańskiej, m.in. Lwagu Milowa. Postuluje budowę Eurazjatyckiej Rusi na kształt Unii Europejskiej. W jej skład, zdaniem rosyjskiego teoretyka, powinny wejść oprócz Rosji i krajów byłego Związku Sowieckiego, państwa byłej sowieckiej strefy wpływów jak Polska, Czechy, Słowacja czy Rumunia. Na politycznej mapie świata Panarin wyznacza sojuszników tego nowego podmiotu geopolitycznego którymi powinny być w pierwszej kolejności Indie, Chiny oraz świat islamu. W Europie Zachodniej partnerów Eurazjatyckiej Rusi upatruje w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Panarin w 2007 roku prognozował, że w roku 2012 powstanie rdzeń tego tworu geopolitycznego, który stanowić będą Rosja, Białoruś i Kazachstan. Według niego w 2015 roku do wymienionych państw przyłączyć mają się Ukraina, a następnie pozostałe kraje. Jewgeni Primakow w czasie pełnienia funkcji ministra spraw zagranicznych w latach 1996-1998 i sprawowania urzędu premiera w latach 1998-1999 obrał kierunek proatlantycki reprezentowany przez Andrzeja Kozyryjewa. Doktryna Kozriewa zakładała nie tylko normalizację stosunków Rosji z Zachodem, ale przede wszystkim ich zacieśnienie i włączenie Federacji Rosyjskiej w proces modernizacji według wzorców zachodnich. Takie podejście szybko znalazło wielu krytyków wśród reprezentantów resortów siłowych. Jewgeni Primakow porzucił więc kierunek prozachodni na rzecz koncepcji zacieśnienia relacji z mocarstwami azjatyckimi, przede wszystkim Indiami i Chinami. Ta doktryna miała ścisłe uzasadnienie w geopolityce, nastawiona była na zyskanie wpływów przez Rosję w obszarze brzegowym Eurazji, Rimlandzie. Postulaty wielu teoretyków geopolityki z Unii Europejskiej i Rosji mają także konkretne przełożenie na działania polityczne. Warto przytoczyć tutaj kilka przykładów z polityki głównych państw europejskich i Rosji, które dobrze ilustrują wykorzystanie myśli geopolitycznej w praktyce politycznej. Dziewięć lat później. Już jako premier Putin napisał artykuł do niemieckiego dziennika Ziddeutsche Zeitung, gdzie lansował koncepcję szerokiej współpracy Unii Europejskiej z Rosją. Proponował swego rodzaju sojusz europejsko-rosyjski, którego rdzeniem powinna być, jego zdaniem, oś Paryż-Berlin-Moskwa. Podstawą współpracy winien stać się, w opinii Władimira Putina, wspólny kontynentalny rynek, tak zwany. Gemeinsamer Continental Markt. Rosyjski premier wskazywał na przykład historycznego pojednania francusko-niemieckiego, które legło u podstaw integracji zachodnioeuropejskiej i mogłoby stać się wzorem dla dialogu ogólnoeuropejskiego, opartego na partnerstwie Rosji, Niemiec i Francji. Zdaniem Putina strategiczne partnerstwo Niemiec. Francji i Rosji stanowi fundament niezbędny do stworzenia wielkiej Europy od Lizbonu po Władywostok. W ciągu ostatnich kilku lat widoczne jest zacieśnienie się relacji między Rosją, Niemcami i Francją i ich najważniejszymi partnerami w Europie, nie tylko w sferze czysto deklaratywnej czy dyplomatycznej, ale także w obszarze gospodarczo-militarnym. Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kontraktów zbrojeniowych podpisanych w ostatnim czasie, aby zaobserwować wyraźne przełożenie koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych związanych z postulatem integracji pankontynentalnej na sferę relacji polityczno-gospodarczych. W maju 2008 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Frank Walter Steinmeier Podczas swojej oficjalnej wizyty w Rosji, w czasie przemówienia na Uniwersytecie Uralskim w Jekaterynburgu, przedstawił projekt niemiecko-rosyjskiego partnerstwa na rzecz modernizacji. Założenia tej propozycji opierały się na promowaniu szerokiej współpracy gospodarczej między obu krajami, przede wszystkim zaś zakładały preferencje dla niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw przy wejściu na rosyjski rynek. W zamian Niemcy proponowały dostęp do niemieckich technologii, głównie z zakresu energetyki, technologii medycznych czy ochrony klimatu. Berlin zaproponował także doradztwo i szkolenia dla rosyjskiej administracji publicznej, co miałoby ułatwić kontakty biznesowe. 9 lutego 2011 roku doszło do podpisania umowy między rosyjskim Ministerstwem Obrony a niemieckim koncernem Rheinmetall. Porozumienie dotyczyło odbudowy nowoczesnego wojskowego centrum szkoleniowego w miejscowości Mulino, koło Niżnego Nowogrodu. Mulino to największy poligon artyleryjski w Rosji, stworzony jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku, służący obecnie do testowania nowoczesnej broni przed wdrożeniem jej do jednostek. Budowany przez Rheinmetall ośrodek miałby dysponować najnowocześniejszym wyposażeniem informatycznym, umożliwiającym symulację działań bojowych od szczebla drużyny do szczebla brygady. Niemiecki koncern będzie dostawcą nowoczesnego oprogramowania i specjalnej amunicji przyjaznej dla środowiska. Rheinmetall był pierwszym zagranicznym koncernem dopuszczonym do budowy infrastruktury wojskowej na terenie Federacji Rosyjskiej po 1991 roku. 17 czerwca 2011 roku w Sankt Petersburgu rosyjski koncern Rosoboron Export podpisał umowę z francuskim koncernem DCNS. Porozumienie dotyczyło zakupu dwóch okrętów desantowych klasy Mistral. Kontrakt o wartości ponad miliarda euro miał być zrealizowany do 2015 roku, a jego wykonawcą miała być z francuska stocznia w Saint Nazar. Z kolei nieco pół roku wcześniej, 3 grudnia 2010 roku, rosyjski minister obrony Anatolij Sierdiukow poinformował, że Rosja zakupi od Włoch 10 lekkich samochodów wielozadaniowych LMV M65. Miał to być początek zakupu technologii oraz działalności rosyjsko-włoskiej spółki Iveco RosTechnologii, która miałaby w Rosji produkować te pojazdy. Mówiło się wówczas o wyprodukowaniu łącznie około 1000 sztuk. Współcześnie jedną z najistotniejszych koncepcji geopolitycznych, mających zdaniem autora bezpośrednie przełożenie na praktykę polityczną, jest koncepcja Rosji Wyspy autorstwa Wadima Cymburskiego, rosyjskiego filozofa i filologa żyjącego w latach 1957-2009. Ten rosyjski filozof uważał, że Rosja stanowi osobną cywilizację, którą jako odrębny podmiot geopolityczny można zdefiniować na trzy sposoby. Po pierwsze, kraj ten stanowi geopolityczną niszę etniczną położoną na wschód od rzymsko-germańskiej platformy etnocywilizacyjnej. Rosyjska tzw. Tak nisza etniczna jest zatem odrębną platformą wypełniającą przestrzeń między Rosją a Chinami. Należy zastrzec, że w rozumieniu cymburskiego niszy etnicznej nie powinno się utożsamiać z nacjonalizmem etnicznym. Mamy tutaj do czynienia raczej z nawiązaniem do teorii etnosów Lewagu Milowa. Twórca koncepcji Rosji wyspy przez pojęcie rosyjskiej nis niszy etnicznej rozumiał ludy żyjące od wieków na Dwołżu, na Uralu i Syberii. A czynnikiem, który nadawał im formę osobnej platformy etnocywilizacyjnej, było państwo rosyjskie, Rosyjski Ośrodek Siły. Drugim czynnikiem decydującym o odrębności Rosji, jako geopolitycznego ośrodka siły, jest rozległość jej terytoriów na wschód od Uralu. Wadim Cymburski wskazywał, że ponad 400 lat przez ponad 400 lat swojej historii Rosja nie odczuła poważnego zagrożenia ze strony Chin czy Mongolii, które mogłyby zechcieć przejąć panowanie nad Syberią. Stąd zagrożenie azjatyckie, przed którym przestrzegał na przykład Władimir Sołowiow, Cymburski uważał za mało realne, i traktował je jako bardzo odległą historię, najazd i panowanie Mongołów w okresie średniowiecza. Różnił się tutaj zasadniczo od teoretyków szkoły eurazjańskiej, którzy okres okupacji mongolskiej w rosyjskiej historii podnosili do rangi jednego z głównych paradygmatów wpływających na tożsamość rosyjską i czynnik formu formujący świadomość geopolityczną rosyjskich elit. Trzecim czynnikiem determinującym rosyjską odrębność geopolityczną była zdaniem Cymburskiego separacja od romano-germańskiej Europy, którą traktował jako kolebkę cywilizacji liberalnej. Co bardzo istotne, rosyjski geopolityk wydzielał odrębną przestrzeń między cywilizacją zachodnioeuropejską, będącą w jego opinii pierwszym centrum modernizacji, a Platformą Rosyjską. Obszar ten nazywał pierwotnie terytoriami ciśninami. Terytoriami, terytoriami strumieniowymi. Cymburski używa także anglojęzycznego określenia Stream Territories. Na podstawie tej koncepcji zostanie później wyodrębniony obszar wielkiego limitrofu. Wadim Cymburski wyraźnie odrzucał tezę o jedności cywilizacyjnej obszaru Europy Centralnej i Europy Zachodniej. Uważał, że czynniki religijne. Na przykład wpływ katolicyzmu i protestantyzmu w Polsce, Czechach i na, na Węgrzech czy w krajach bałtyckich nie były czynnikami decydującymi. Twierdził, że kluczowe były procesy społeczno-gospodarcze, które doprowadziły do wyodrębnienia się Europy centralnej, odróżniającej się zarówno od części zachodniej, jak i wschodniej kontynentu. Centralna część Europy w wiekach XVI i XVII, która które zdaniem Cymburskiego wpłynęły decydująco na wytworzenie się terytoriów strumieniowych, nie należała ani do świata gospodarki zachodu ani nie przyjęła wschodniego modelu państwowości z silną centralizacją władzy. Rosyjski teoretyk geopolityki podkreślał, że od początku czasów nowożytnych system europejski, system bałtycko-czarnomorski rozwijały się osobno. Swoją koncepcję geopolityczną. Wadim Cymburski wyłożył po raz pierwszy najpełniej w artykule pod tytułem Rosja Wyspa, Perspektywy Rosyjskiej Geopolityki opublikowanym w 1993 roku w czasopiśmie Polis. W poglądach na miejsce Rosji we współczesnym świecie cymburski dalece różnił się od zwolenników koncepcji nastawionej na politykę prozachodnią i od tych, którzy propagowali koncepcję o charakterze ekspansjonistycznym. Uważał, że żadna z nich nie odpowiada realnym uwarunkowaniom geopolitycznym i możliwościom politycznym Rosji. Sprzeciwiał się także ideologizacji rosyjskiej myśli geopolitycznej. Był zwolennikiem chłodnej kalkulacji stosunków sił w środowisku międzynarodowym. Wadim Cymburski, wyszedłszy z założenia o odrębności cywilizacyjnej Rosji, nie poszedł śladem Eurazjatystów utożsamiających Rosję z Eurazją, lecz stworzył koncepcję wyspiarskości Rosji. Cecha ta wyspowość miała być jego zdaniem determinowana m.in. przez rodzaj konfliktów zbrojnych, jakie ten kraj prowadził w swojej historii. Filozof dowodził, że większość wojen Rosja toczyła na peryferiach swojego imperium. Niezmiernie rzadko zdarzało się, aby przeciwnik zagroził bezpośrednio centrum państwa. Jeśli jednak miało to miejsce, atak przebiegał na całej długości cieśnin terytorialnych usytuowanych wzdłuż granic państwa. Owe terytoria pograniczne miały, jak twierdził Cymburski, decydujące znaczenie w rozwoju imperium i powodowały izolowanie centrum imperium, nie dopuszczając do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego w jego obrębie. Co istotne, Wadim Cymburski zwracał uwagę na odmienne drogi rozwoju cywilizacyjnego Europy Zachodniej i Rosji, Dlatego jakiekolwiek koncepcje lansujące ideę tzw. powrotu Rosji do Europy uważał za bezzasadne. Rosyjski izolacjonista konsekwentnie krytykował eurazjanizm jako szkołę myślenia geopolitycznego. Swoje stanowisko chyba najbardziej lapidarnie streścił we fragmencie tytułu jednego ze swoich artykułów. Od Rosji Eurazji do Rosji w Eurazji. Pokazuje to dobitnie, że Cymburski postawił sobie za cel nie tylko przedstawienie alternatywnej drogi rozwoju Rosji, ale też wprowadzenie do debaty intelektualnej osobnego kodu geopolitycznego czyli obrazu, wyobrażenia przestrzennego dotyczącego miejsca i roli Rosji w polityce globalnej. Odrzucił zarówno przynależność Rosji do cywilizacji europejskiej, którą, jak wskazano wyżej, utożsamiał z kolebką cywilizacji liberalnej, jak i politykę wielką mocarstwową, nastawioną na ekspansję. W jego przekonaniu, Eurazjanizm jako ideologia opiera się na błędnym założeniu o możliwości dominacji Rosji nad całą Eurazją, wywodzącą się z koncepcji Hartlandu Halforda Mackindera, która zakładała, iż ten, kto panuje nad centralną częścią Eurazji, sercem lądu Hartlandem, panuje nad całym kontynentem. Rozwój idei eurazjańskiej był w dużej mierze determinowany przez propagowanie opozycji między mocarstwami morskimi a lądowymi. W gronie wybitniejszych prekursorów tego nurtu myśli geopolitycznej w Rosji byli Piotr Sawicki, Mikołaj Danilewski, Mikołaj Trubiecko i Włodzimierz Łamański czy Georgi Fłorowski. Silny wpływ geografii na rozwój państw i cywilizacji dostrzegał także Lew Miecznikow – Geograf autor książki pod tytułem Cywilizacja i wielkie historyczne rzeki. Podzielił on w niej dzieje ludzkości na trzy okresy: rzeczny, starożytność i średniowiecze, morski od upadku Kartaginy i oceaniczny od odkrycia Ameryki. Cymburski odszedł od opozycji między mocarstwami dyktowanej czynnikami geograficznymi na rzecz kon koncepcji odrębności kulturowej. Twórca koncepcji Rosji Wyspy oparł swoją teorię na podstawach geokulturowych, czyli odnoszących się do określenia odrębności rosyjskiej przestrzeni kulturowej. Starał się dowieść, iż wyobrażenie Rosji jako wyspy jest jednym z najstarszych archetypów kulturowych obecnych w tradycji rosyjskiej. Ukłuł nawet określenie Eurazjatycka Atlantyda aby zaakcentować rosyjską podmiotowość geopolityczną i geokulturową. Źródeł tego archetypu rosyjski filozof dopatruje się w średniowiecznych wyobrażeniach o Rusi Kijowskiej jako obszarze otoczonym gęstą siecią jezior i bagien, tworzącym swego rodzaju kontynentalną wyspę. W swojej koncepcji geopolitycznej Wadim Cymburski sformułował ważne pojęcie wielkiego limitrofu, które odniósł do obszaru granicznego obejmującego Europę Środkowo-Wschodnią, Naddniestrze, Kaukazie, Azję Środkową a także pas zasiedlony przez ludy autajskie i turecko-mongolskie aż do granicy rosyjsko-chińskiej. Jako element tego obszaru Cymburski wymienia również Sinkiang oraz niepodległą Mongolię, Mongolię wewnętrzną, część Chin i szereg rosyjskich obszarów autonomicznych, takich jak Boryacja czy Tuwa. Ten pas graniczny ciągnący się od Morza Bałtyckiego po Pacyfik miał jego zdaniem w sposób naturalny warunkować nie tylko odrębność cywilizacyjną Rosji, ale także wpływać na jej wyspiarskość, w cudzysłowie wyspiarskość, i powodować konieczność prowadzenia polityki, w cudzysłowie do wewnątrz. Miała ona być nakierowana na rozwój centrum oraz Dalekiego Wschodu, a zwłaszcza modernizację Syberii. Warto zauważyć, że samo pojęcie limitrof ma znacznie dłuższą historię. Wywodzi się z języka łacińskiego, od łacińskiego limitrofus pograniczny, i oznacza obszar graniczny rozdzielający. W tradycji rosyjskiej geopolityki można się doszukać jego stosowania już w latach dwudziestych XX wieku. Świat radzieckiej nauki co prawda oficjalnie nie uznawał geopolityki za odrębną naukę czy metodę badawczą i potępiał ją jako tak naukę burżuazyjną, nie oznacza to jednak, że badacze w Rosji sowieckiej, a później w Związku Sowieckim nie czerpali z dorobku klasycznej geopolityki. Należy pamiętać, że myślenie przestrzenne o polityce jest nierozerwalnie związane z rosyjską tradycją polityczną. W sowieckiej encyklopedii z 1929 roku znajdziemy słowo limitrof użyte w odniesieniu do krajów bałtyckich, Polski i Finlandii. Według koncepcji Wadima Cymburskiego, obszar Wielkiego Limitrofu niejako determinuje historyczną odrębność Rosji. Rosyjski badacz zwracał przy tym uwagę, że zachodnia część tego obszaru może stać się wygodnym instrumentem do próby izolowania Rosji przez zachodnie ośrodki siły, stąd postuluje on utrzymywanie wpływów rosyjskich na osi Kaliningrad-Krym. Postulat mówiący o potrzebie koncentracji energii politycznej i gospodarczo-społecznej na rozwoju centrum państwa oraz wzmacnianiu Dalekiego Wschodu. Czyli rozwoju Rosji Wyspy, nie powinien jego zdaniem oznaczać rezygnacji Rosjan z ich wpływów na, w obrębie terytoriów cieśnin. Nie wykluczał także w przyszłości próby uzyskania bezpośredniej władzy Moskwy na tych obszarach. Dalekich źródeł koncepcji Władima Cymburskiego, czy też próby lepszego zrozumienia takiej, a nie innej strategii rosyjskiego ośrodka siły od XV wieku, można upatrywać w tradycji średniowiecznych marchi pogranicznych. Dla Rosji kluczem do obrony rozległego terytorium i ochrony rdzenia państwa czyli nadwołuża była i jest kontrola nad głównymi ciśninami lądowymi. Kierunek zachodni w historii był najistotniejszy dla państwowości rosyjskiej pod względem bezpieczeństwa. Najgroźniejsze ekspansje w, te, w głąb tego państwa w XVII, XIX i XX wieku szły niziną środkowoeuropejską. Z punktu widzenia strategii Moskwy i poczucia bezpieczeństwa jej elit, najistotniejszy jest obszar rozciągający się między Łabą a linią Sankt Petersburg-Rostów nad Donem, od Zatoki Fińskiej do Zatoki Tagan Roskiej. Na tym obszarze kluczowym terytorium umożliwiającym transport, w tym ruch wojsk, jest przesmyk między Bałtykiem a Łukiem Karpat, obecnie pozostający pod władzą państwa polskiego. W tym kontekście należy patrzeć na konflikty prowadzone przez Rosję na obszarze tzw. Tak bliskiej zagranicy. Część badaczy w samej Rosji określa te konflikty mianem „wojen limitroficznych”. Mają one na celu doprowadzenie do neutralizacji obszaru Wielkiego Limitrofu, czyli stworzenia strefy buforowej dla Rosji. Zatem zarówno wojnę rosyjsko-gruzińską z 2008 roku, aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku, jak i rozpoczęcie konfliktu na wschodzie Ukrainy można interpretować w kategorii konfliktów limitroficznych. Arktyka a geopolityka. Badanie zmiany hegemonicznej i jej znaczenia dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej musi uwzględniać także kluczowe obszary geograficzne, nad którymi kontrole chcą uzyskać mocarstwa. Od początku XXI wieku obserwujemy rozpoczynający się wyścig o eksplorację zasobów Arktyki. Dostępne obliczenia wskazują, że ten obszar świata skrywa nawet 25% światowych zasobów ropy naftowej i gazu. Jednym z pierwszych państw, które zaczęło stosować argumentację stricte geopolityczną w celu uzasadnienia swoich pretensji terytorialnych do Arktyki, była Federacja Rosyjska. Dla Rosji dominacja w Arktyce jest nie tylko elementem wykorzystania dywidendy geograficznej, co, biorąc pod uwagę rosyjskie, w cudzysłowie myślenie przestrzenią, wydaje się naturalne dla strategii tego państwa ale staje się swego rodzaju lewarem geopolitycznym, strategiczną dźwignią wzmacniającą pozycję międzynarodową tego państwa, zarówno dzięki uzyskaniu dostępu do kolejnych złóż surowców naturalnych, jak i przejęciu kontroli nad nową strategiczną drogą morską. Chodzi o przejście północno-wschodnie, inaczej nazywane północną drogą morską. Ze względu na to, że w Arktyce krzyżują się interesy najważniejszych obecnie, obecnie graczy międzynarodowych, w tym największego sąsiada Polski, a obszar ten objęty jest projektem nowego jedwabnego szlaku, analiza rywalizacji w tej części świata jest szczególnie istotna z punktu widzenia geopolitycznego wymiaru bezpieczeństwa międzynarodowego Rzeczpospolitej. Badacze rosyjscy wskazują, Iż zgodnie z prawem międzynarodowym, szelf kontynentalny jest częścią państwa, które jest jego przedłużeniem. W ten sposób argumentują, że zarówno grzbiet Łomonosowa, jak i grzbiet Mendelejewa są przedłużeniem kontynentu eurazjatyckiego i samej Rosji, co pozwoliłoby rozszerzyć granice Federacji Rosyjskiej o około milion kilometrów kwadratowych. W 2007 roku zorganizowano rosyjską ekspedycję naukową e, Arktyka 2007, której celem było udowodnienie praw Rosji do wyłącznej strefy ekonomicznej na dużym obszarze Arktyki. 2 sierpnia 2007 roku rosyjska flaga została zatknięta w okolicy bieguna północnego. Jednym z głównych rosyjskich teoretyków powołujących się na argumentację stricte geopolityczną i geoekonomiczną w odniesieniu do rosyjskich żądań do Arktyki, w tym wykorzystujących argument o przedłużeniu kontynentu grzbietami Łomonosowa i Mendelejewa, jest rosyjski profesor ekonomii Nikolaj Pawłowicz. Zaznacza przy tym, że krystalizacja geopolitycznych interesów w tym rejonie świata nastąpi w latach 2050-2100. Rosjanie cały czas prowadzą ekspedycje naukowe, których celem jest m.in. potwierdzenie ich tak tzw. geograficznych praw do kontrolowania dużej części Arktyki. Status prawny Antarktydy jest obecnie uregulowany przez Traktat Antarktyczny ratyfikowany w 1961 roku. Obszar objęty traktatem rozciąga się na południe od 60 równoleżnika. Zgodnie z tą umową międzynarodową, Antarktyda nie należy do żadnego państwa. Nie wolno na tym obszarze prowadzić także działań o charakterze wojskowym. Roszczenia terytorialne wobec Antarktydy od samego początku miało siedem państw. Od podpisania kolejnego traktatu w 1991 roku obowiązuje moratorium na polityczno-militarne wykorzystanie tego kontynentu. Moratorium to wygaśnie w 2041 roku. Warto jednak podkreślić, że prawo do przyszłych terytorialnych roszczeń rozszerzono na mocy tego układu aż na 26 państw. Obszar Arktyki zajmuje szczególne miejsce we współczesnej rosyjskiej myśli geopolitycznej. Tak samo istotne jest myślenie w kategoriach geopolityki obszarów polarnych, włączając w to nie tylko obszar Arktyki, ale także obszar Antarktyki. Znaczenie obszarów polar polarnych wynika nie tylko z jego strategicznego wymiaru, ale także ze względu na tradycję sowieckiej myśli wojskowej i korzenie klasycznej geopolityki. Nurt geopolityki, określany jako klasyczny, stał się po 1991 roku jednym z ważnych fundamentów rozwoju świadomości elit Federacji Rosyjskiej i tworzenia planów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W podpisanej przez Władimira Putina 31 grudnia 2015 roku strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej wyraźnie podkreślono strategiczne znaczenie eksploatacji bogactw naturalnych Arktyki i kontrolowania przez Rosję północnej drogi morskiej. Konflikt rosyjsko-ukraiński, zapoczątkowany aneksją Krymu przez Federację Rosyjską na początku 2014 roku, skutecznie odciągnął uwagę większości zachodnich analityków od jednego z najważniejszych, długofalowych celów strategicznych Moskwy. Tym celem jest ustanowienie rosyjskiej kontroli na jak na, nad jak największą częścią najmniejszego powierzchniowo, około 13 milionów kilometrów kwadratowych, ale nie najmniej ważnego geopolitycznie oceanu świata, oceanu arktycznego wraz z jego zasobami surowców naturalnych i bardzo ważną rolą wojskową. Warto podkreślić, że już w 2014 roku rosyjskie Ministerstwo Obrony Wydzieliło z zachodniego okręgu wojskowego flotę północną, która zyskała status samodzielnego piątego okręgu wojskowego, podporządkowanego bezpośrednio Ministerstwu i Sztabowi Generalnemu. W skład nowego okręgu wchodzą zarówno brygady lądowe zdolne do operowania w warunkach arktycznych, jak i jednostki lotnicze czy powietrzno-desantowe. W odróżnieniu od Antarktyki, Arktyka nie ma uregulowanego statusu prawnego na wzór traktatu antarktycznego z 1959 roku. Status prawny tego obszaru reguluje głównie konwencja narodów zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku i tak zwana teoria sektorów. Zgodnie z tą teorią pretensje terytorialne do obszarów arktycznych może rościć sobie państwo, którego terytorium przylega do Arktyki. Granice sektorów wyznaczają biegun północny, wierzchołek sektora, linie poprowadzone wzdłuż południków od krańcowego punktu wschodniego i zachodniego terytorium lądowego danego państwa, aż do bieguna północnego, linie boczne sektora, oraz północna linia brzegowa, podstawa sektora. Za Arktykę, w sensie geograficznym, uważa się najczęściej obszar zakreślony lipcową izotermą plus 10 stopni Celsjusza. Jest to jednocześnie granica występowania drzew. Inną granicą stosowaną w literaturze jest strefa położona na północ od równoleżnika 66 stopni i 33 minut szerokości geograficznej północnej. Obok uwarunkowań geograficznych w odniesieniu do Arktyki ważne są czynniki polityczne, które rzutują na to, jakie kraje określamy mianem państw arktycznych. Tutaj głównym kryterium jest członkostwo w Radzie Arktycznej powołanej w 1996 roku. Członkami tego forum są Dania, w tym Grenlandia i Wyspy Owcze, Finlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczone i Szwecja. Status stałego obserwatora posiadają Chińska Republika Ludowa, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Singapur, Wielka Brytania i Włochy. Obszar Arktyki jest bogaty w złoża węglowodorów, a także innych surowców naturalnych. Według szacunków US Geological Survey, na tym obszarze znajduje się 13% światowych zasobów ropy naftowej i 30% gazu ziemnego. Warto dodać, że wśród innych surowców naturalnych w Arktyce znajdują się także złoża uranu, miedzi, tytanu, aluminium, ołowiu, niklu, chromu, cyny, cyny grafitu, kobaltu. Czy Manganu? Pod rozdział 5 Arktyka w koncepcjach geopolityki klasycznej. Kamieniem milowym w geopolitycznych rozważaniach dotyczących Arktyki były prace amerykańskiego geopolityka Georgia Rennera. Choć warto podkreślić, że obszar ten był zauważony już w pracach jednego z ojców geopolityki, Halforda McKindera ale był przedstawiany jako naturalna granica i zapora dla Hartlandu. Dopiero Renner jako pierwszy w latach 40. XX wieku zaczął stosować mapy z centralnym położeniem bieguna północnego. Zaproponowana przez niego biegunocentryczna mapa odbiegała od popularnych dotąd ujęć hemisferycznych zachodniej i wschodniej, tritisferycznych obejmujących sferę obu Ameryk Afryki i Azji Pacyfiku, czy pan regionalnych, na przykład koncepcję Karla Haushofera. Na taki stan rzeczy wpływ miał przede wszystkim postęp technologiczny i wzrastająca rola, rola lotnictwa. Renner wyraźnie odżegnywał się od determinizmu geograficznego w jakiejkolwiek postaci, wskazując na zmieniającą się rolę strategicznych obszarów w dziejach. Jego twierdzenia o końcu polityki izolacjonistycznej jakiegokolwiek państwa, a zwłaszcza mocarstwa, miały znaczący wpływ na zimnowojenną politykę zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Związku Sowieckiego. Ocean Arktyczny w związku z przemianami technologicznymi stawał się zatem nowym, tak zwanym globalnym Morzem Śródziemnym i co ważne, nowym rdzeniem geopolitycznym. To, co istotne z punktu widzenia współczesnej geopolityki, to odejście w analizach Rennera od koncepcji jednego Hartlandu z koncepcji Mackindera na rzecz pojęcia dwóch Hartlandów: jednego obejmującego Amerykę Północną, Grenlandię i Islandię, i drugiego, w skład którego wchodzi obszar dzisiejszej Rosji, Turkiestan i zachodnia część Chin. Koncepcje bieguna północnego jako kluczowego piwotu geostrategicznego świata rozwijał także szeroko Aleksander Desewerski, amerykański geostratek, były oficer lotnictwa Armii Rosyjskiej. Stworzył koncepcję, w której rdzeniem była Arktyka. Na mapie zaznaczone były dwa duże okręgi, odwzorujące obszary zasięgu lotnictwa strategicznego Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego, częściowo zachodzące na siebie. Obszar, gdzie okręgi się pokrywały, czyli Eurazja, Ameryka Północna i północno-zachodnia część Afryki, ten część Sewerski nazwał strefą decydującą, Area of Decision. Obszar ten miał mieć kluczowe strategiczne znaczenie w rywalizacji toczącej się między mocarstwami i w razie konfliktu. Rosyjska monokultura gospodarcza, oparta głównie na wydobyciu i eksporcie węglowodorów, Zmusza decydentów na Kremlu do zabezpieczenia dostępu do surowców do zasobów surowców naturalnych. Wielkie złoża tych surowców w regionie arktyczny, Arktycznym korzystne położenie geograficzne i przewaga technologiczna nad pozostałymi krajami arktycznymi, choćby liczba lodołamaczy, w tym tych z napędem atomowym czy zdolność projekcji siły w regionie bieguna północnego. Skłaniają Rosjan do silnego zaangażowania się w wyścig o dominację w regionie. Federacja Rosyjska rości sobie obecnie prawo do blisko 1 200 tysięcy km2 obszaru Arktyki, odwołując się do argumentacji geograficznej, a właściwie geologicznej. Rosyjscy naukowcy twierdzą, że grzbiet łomonosowa biegnący pod biegunem północnym jest przedłużeniem rosyjskiego szelfu kontynentalnego. Moskwa złożyła formalny wniosek w tej sprawie do Komisji ONZ do spraw granic szelfu kontynentalnego. Jednak sama droga prawna to nie jedyne pole dochodzenia roszczeń rosyjskich do Arktyki. Moskwa podąża drogą faktów dokonanych, prowadząc jednocześnie aktywną politykę informacyjną. Taki cel miała wyprawa rosyjskich lodołamaczy na biegun północny w 2007 roku. Wówczas to przy pomocy Batyskafu Rosjanie umieścili tytanową flagę rosyjską na dnie Oceanu Arktycznego pod biegunem północnym. To symboliczne wydarzenie oraz liczne wypowiedzi rosyjskich polityków na czele z Władimirem Putinem świadczą o tym, że Moskwa nie zamierza dopuścić do międzynarodowego zwierzchnictwa nad Arktyką i jest gotowa nawet do konfrontacji militarnej w obronie swoich interesów. Wiele wskazuje na fakt, że Kreml liczy na podział stref wpływów w tym regionie między najważniejszymi graczami. Co istotne, Moskwa dąży do ograniczenia roli Chińskiej Republiki Ludowej na Oceanie Arktycznym, co jednak na razie nie przynosi wymiernych rezultatów. Mimo sprzeciwu Rosji, Chiny w 2013 roku uzyskały status stałego obserwatora w Radzie Arktycznej. Tempo rozwoju rosyjskiej strategii w Arktyce jest bardzo szybkie. W ciągu ostatnich kilku lat stworzono nie tylko nowy okręg wojskowy, ale i podjęto szereg prac modernizacyjnych w obrębie przejścia północno-wschodniego, stworzono państwowy program rozwoju rosyjskiej strefy arktycznej, nasilono wyprawy badawcze za koło podbiegunowe, a także podjęto modernizację ponad 13 lotnisk i 10 stacji radiolokacyjnych. O ponad 30% zwiększono także stan osobowy piechoty morskiej we flocie północnej. Na uwagę zasługują też nowe rosyjskie ośrodki ekologiczne prowadzące monitoring, jak i wyprawy badawcze w rejon Arktyki. Niektórzy analitycy twierdzą, że za fasadą ośrodków i baz ekologicznych może stać chęć rozszerzenia infrastruktury wojskowej i badań na potrzeby militarne. Wśród głównych scenariuszy rosyjskiej strategii w regionie Arktyki, opartych o rosyjską myśl strategiczną i geopolityczną, można wymienić kilka głównych wymiarów. Po pierwsze, metoda faktów dokonanych, polegająca na rozbudowie infrastruktury i militaryzacji rosyjskiej Arktyki, pokazuje, że Rosja, bez względu na decyzję Komisji ONZ, jest zdecydowana rozszerzyć swoją strefę kontroli nad dużą częścią tego obszaru i będzie swoje prawo egzekwować nawet na drodze militarnej. Przyjęcie takiej strategii stawia państwa zachodnie, graniczące z Arktyką, przed dylematem albo milcząco, lub przy jedynie werbalnym sprzeciwie uznać rosyjskie roszczenia, albo zdecydować się na kolejny wyścig zbrojeń i przygotować się do konfrontacji zbrojnej. To rodzi kolejny wymiar strategiczny. Arktyczny Wyścig zbrojeń daje Moskwie sporą przewagę. Wynika to zarówno z położenia geograficznego Rosji, jak i dysponowania zaawansowanymi technologiami, umożliwiającymi eksplorację zasobów naturalnych za kołem podbiegunowym, utrzymywanie drożności dróg morskich w tym regionie i projekcję siły militarnej. Państwa zachodnie, chcąc włączyć się aktywnie w arktyczny wyścig zbrojeń, zmuszone byłyby do poniesienia nowych, niemałych kosztów związanych z budową baz wojennych, okrętów wojennych i statków badawczych, a także tworzenia specjalnych jednostek wojskowych zdolnych do swobodnego operowania w warunkach polarnych. To wymagałoby sporego obciążenia budżetów obronnych, co, zwłaszcza w krajach demokratycznych, musiałoby doprowadzić do protestów społeczno-politycznych. Agresywna polityka arktyczna będzie, zdaniem autora, w przyszłości także swoistym testem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Moskwa od dawna stara się rozbić jedność NATO, a obszar Arktyki może stać się dobrym poligonem dla rosyjskich działań osłabiających wiarygodność i spójność tego sojuszu. Należy spodziewać się w perspektywie krótko i średniookresowej prób bilateralnych uzgodnień Rosji z Kanadą w zakresie delimitacji Arktyki. Pozwoliłoby to uzyskać przewagę zarówno nad Stanami Zjednoczonymi, jak i nad krajami skandynawskimi w zakresie technologicznym, militarnym, a także dyplomatycznym. Dzięki temu Moskwa w dłuższej perspektywie mogłaby wyeliminować Pekin z realnego wyścigu o surowce arktyczne. Możliwość wzmocnienia Chińskiej Republiki Ludowej eksploracją surowców w Arktyce stoi niewątpliwie w poprzek interesów Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w, obecne, w obecnie toczącej się rozgrywce o światową hegemonię. Ze względu na to Rosjanie mogą się spodziewać, że spora część elit politycznych USA będzie dążyła do porozumienia z Federacją Rosyjską, a może nawet będzie skłonna do ustępstw. W zamian za taktyczny sojusz w tym regionie, skierowany przeciwko chińskiej obecności. Koncepcja Rennera, dualnej dominacji amerykańsko-rosyjskiej w Arktyce, może stać się w przyszłości podstawą przynajmniej taktycznego aliansu Waszyngtonu z Moskwą przeciwko Pekinowi. Geostrategicznym zasobem, o który oprócz surowców naturalnych zabiega Federacja Rosyjska, jest pełna kontrola nad przejściem północno-wschodnim i jej kluczowym fragmentem północną drogą morską, łączącą Europę z, Pacyfikę, z Pacyfikiem. Północna droga morska wiodąca przez Morze Karskie, Morze Łaptiewów, Morze Wschodnio-Syberyjskie i Morze Czukockie jest znacznie krótszą trasą dla statków handlowych niż ta przez kanał Suezki. Moskwa od 1935 roku utrzymuje za pomocą swoich lodołamaczy żeglowność tej odnogi morskiej. W ostatnich latach Rosja rozpoczęła aktywną rozbudowę infrastruktury na swoich terenach arktycznych. Warto odnotować budowę huba logistycznego do obsługi północnej drogi morskiej w miejscowości Dodinka. Znajduje się tam baza rosyjskich lodołamaczy operujących na Oceanie Arktycznym, która, obok portu i bazy wojskowej na Wyspie Kotielnej w archipelagu Wysp, Wysp Nowosyberyjskich, stanowi jeden z kluczowych elementów infrastruktury rosyjskiej do ekspansji arktycznej. Rozszerzenie rosyjskiego panowania na nowe tereny w Arktyce pozwoliłoby Moskwie na uczynienie z północnej drogi morskiej de facto wód wewnętrznych i umożliwiłoby pełną regl reglamentację żeglugi. Ten fakt, w powiązaniu z lansowaną przez Pekin propozycją jednego pasa jednej drogi, w naturalny sposób zwiększyłby rosyjską dywidendę geograficzną. Rozszerzanie strefy wpływu w Arktyce staje się dla Rosji swego rodzaju Lewarem geostrategicznym. Przy nakładzie stosunkowo niewielkich środków Moskwa zyskuje na, strat, na, na znaczeniu w policentryzującym się świecie, stając się ważnym graczem, z którym muszą się liczyć dwie główne potęgi rywalizujące o globalną hegemonię. Rozdział trzeci. Polska w procesach geopolitycznych. Podrozdział pierwszy. Geohistoryczny rozwój Polski. Badając rozwój historyczny świata, powstawanie, rozwój i upadek poszczególnych ośrodków siły, w każdym z nich można wyróżnić obszar rdzeniowy, będący trwałym elementem przestrzennym danego podmiotu. Granice poszczególnych ośrodków siły zmieniały się na przestrzeni dziejów. Częstokroć wielkie imperia rozciągające się na obszarze kilku czy nawet kilkudziesięciu milionów kilometrów kwadratowych. Z czasem wracały do skromniejszej powierzchni, opartej na obszarze rdzeniowym. Takimi przykładami pod, po, przy uwzględnieniu wszystkich proporcji i specyfiki geograficznej są np. Wielka Brytania, Iran czy Polska. Obszarem rdzeniowym polskiego ośrodka siły jest do rzeczy Wisły i Warty. Na przestrzeni dziejów był on fundamentem struktur politycznych, tworzonych przez polską grupę etniczną. Do rzeczy obu tych rzek, należące do zlewiska Morza Bałtyckiego i będące trwałym elementem przestrzennym niziny środkowoeuropejskiej i niziny wschodnioeuropejskiej, stanowi od ponad tysiąca lat geograficzny czynnik warunkujący rozwój przestrzenny państwa polskiego. W rozwoju historycznym Polski dominowały dwa główne trendy, wektory rozwoju przestrzennego: były to wektor równoleżnikowy i wektor południkowy. Wektor równoleżnikowy, wertykalny, związany był i jest obecnie z rozwojem na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego i w całości na Nizinie Środkowoeuropejskiej i Nizinie Wschodnioeuropejskiej w północnej części pomostu bałtycko-czarnomorskiego. Chodzi o przesmyk bałtycko-karpacki. Wektor południowy, horyzontalny, obejmował ewolucję polskiego ośrodka siły w obrębie nie tylko Morza Bałtyckiego, ale i Morza Czarnego. Był związany z rozszerzaniem granic w kierunku południowo-wschodnim. Te dwa główne kierunki rozwoju dziejowego Polski stanowiły i stanowią po dziś dzień przedmiot dyskusji i sporów dotyczących oceny polskiej polityki zagranicznej, trafności wyboru dróg rozwoju Unii Polsko-Litewskiej, włączenia się w rywalizację geopolityczną na Nizinie Wschodnioeuropejskiej. Przyczyny upadku państwa polskiego w końcu XVIII wieku czy też koncepcji kreowania przez polski ośrodek siły własnego bloku geopolitycznego na przykład między Polska stanowi dziś podmiot geopolityczny o obszarze 312 685 km bez morskich wód wewnętrznych i wód terytorialnych zamieszkały przez około 38,5 miliona ludzi. Rozciągający się między najważniejszymi przewężeniami, pasażami, pomostami kontynentu europejskiego, pomostem bałtycko-adriatyckim około 950 km oraz bałtycko-czarnomorskim około 1200 km. Północna część przesmyku bałtycko-adriatyckiego przechodzi przez zachodnią część terytorium Polski. Przez ten obszar biegnie najkrótsza droga łącząca port w Szczecinie z Pragą i Wiedniem. Pasaż ten na linii Odry i Nysy Łużyckiej ma duże znaczenie wojskowe z uwagi na odchylenie Sudetów i pasma Rudaw w kierunku północnym i wcięcie Bałtyku głęboko w ląd. Nizinna część przewężenia ma zaledwie 400 km szerokości i przechodzą tędy główne szlaki komunikacyjne łączące Europę Zachodnią i Wschodnią. Południe obu pasaży to góry – Alpy Wschodnie, Masyw Czeski Karpaty Wschodnie. Północ to wybrzeża Morza Bałtyckiego, od którego w kierunku południowym rozciągają się łatwo przejezdne niziny środkowo i wschodnioeuropejska. Takie ukształtowanie terenu naturalnie kanalizuje ruch wojsk w kierunku wschód-zachód i decyduje o bardzo dużym znaczeniu regionu, w którym jest usytuowany polski ośrodek siły. Na terytorium naszego kraju występuje kilka naturalnie ukształtowanych przejść na linii wschód-zachód, które w przeszłości wielokrotnie odgrywały rolę szlaków wojennych. Są to na wschodzie bramy Podlaska, Wołyńska i Przemyska, na zachodzie bramy Lubuska i Łużycka oraz na południu brama Morawska. Łączna długość granic Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 3544 km. Jeśli chodzi o granice naturalne, to można wyróżnić granicę morską o długości 528 km, co stanowi niecałe 15% całkowitej długości granic, oraz granicę górską biegnącą wzdłuż Sudetów i Karpat, która liczy 1050 km. Granica fizjologiczna biegnąca wzdłuż rzek ma długość 1285 km, co stanowi 36,2%. Pozostała długość granic 681 km, czyli 19,2%, jest granicą sztuczną. Polska graniczy z Niemcami, Czechami, Słowacją, Rosją, Białorusią oraz Ukrainą. Najdłuższa jest granica z Czechami, która wynosi 786 km. Najkrótsza z Litwą, 102 km. Granica z Ukrainą wynosi 526 km, ze Słowacją 518 km, z Niemcami 467, z Białorusią 407, z Rosją z obwodem Kaliningradzkim 210 km. W rozwoju historycznym Polski, biorąc pod uwagę główne wektory poszerzania pola geopolitycznego, możemy wyróżnić następujące cezury: narodziny polskiego ośrodka siły, VI do IX wieku, ekspansja w dorzeczu Warty, Odry i Wisły, IX do połowy XII wieku, kryzys państwowości, połowa XII wieku do początku XIV wieku, Następnie ekspansja na pomoście bałtycko-czarnomorskim od połowy XIV wieku po koniec wieku XV, ekspansja na Nizinie Wschodnioeuropejskiej XVI-połowa XVII wieku, załamanie się ekspansji wschodniej, przegrana w rywalizacji o dominację w Europie Wschodniej i likwidacja polskiego ośrodka siły od połowy XVII wieku po koniec wieku XVIII. Następnie odrodzenie się Polskiego Ośrodka Siły na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, ekspansja w kierunku wschodnim i ponowny upadek Ośrodka Siły w początku XX wieku i następnie odbudowa Polskiego Ośrodka Siły w Dorzeczu Odry i Wisły od połowy XX wieku do dziś. Polski Ośrodek Siły powstał z połączenia kilkunastu mniejszych organizmów polityczno-przestrzennych w ciągu kilkuset lat, od VI po IX wiek. Jego kolebką było Pojezierze Wielkopolskie. Stąd wychodziły wszystkie większe ekspansje, które doprowadziły do powstania w drugiej połowie VIII wieku skonsolidowanego organizmu państwowego. Od połowy IX wieku przedstawiciele dynastii Piastów rozpoczęli ekspansję w kierunku Śląska i Niziny Mazowieckiej. Młode państwo polskie było ówcześnie zorientowane geopolitycznie w kierunku północno-zachodnim. Jego głównymi rywalami geopolitycznymi były niemiecki i duński ośrodek, ośrodki siły. Okres od IX do pierwszej połowy XII wieku to czas konsolidacji państwowej oraz prób poszerzania pola geopolitycznego. Trzy najistotniejsze wydarzenia w tym okresie z punktu widzenia geopolityki to przyjęcie chrześcijaństwa zachodniego, ekspansja w kierunkach wschodnim, zachodnim i południowym w XI wieku oraz wewnętrzny podział ośrodka siły w pierwszej połowie XII wieku. W wieku X, pod wpływem zagrożenia ze strony niemieckiego ośrodka siły, państwo polskie przyjmuje za oficjalną religię państwową chrześcijaństwo zachodnie, za pośrednictwem Królestwa Czeskiego, co miało doniosłe znaczenie geopolityczne, ukierunkowało kraj cywilizacyjnie na zachód. Do dziś trwają dyskusje w obrębie tzw. historii alternatywnej nad wariantem przyjęcia chrześcijaństwa wschodniego ze strony Bizancjum. W wiekach X i XI Polska podjęła pierwsze próby ekspansji w kierunku będącym pod wpływem politycznego panowania ruskiego ośrodka siły. Termin ten oznacza zarówno księstwo kijowskie, jak i późniejsze księstwa ruskie powstały po rozbiciu dzielnicowym Rusi kijowskiej w XI wieku, które skutkowały przejściowym opanowaniem ziem sięgających na wschodzie po Bóg. Polska w czasach Mieszka I zajmowała terytorium liczące około 110 tysięcy km2, a zaledwie pół wieku później już około 470 tysięcy km2, co było wynikiem sprzyjającego ekspansji ukształtowania terytorium i właściwości naturalnych dróg historycznych. Możemy wyróżnić cztery naturalne drogi historyczne, które miały strategiczne znaczenie w rozwoju państwa polskiego. Po pierwsze, droga równoleżnikowa. Polska za Bolesława Chrobrego w wyniku ekspansji równoleżnikowej osiągnęła linię Bugu. Linia ta, co podkreślał Romer, nie stanowi naturalnej granicy ani żadnej bariery hamującej ekspansję. Rozciąganie wpływów polskich na drodze równoleżnikowej zostało zahamowane w XI wieku z uwagi na napotkanie innego organizmu państwowego – i jego zorganizowanej woli politycznej, która korzystała z tej samej drogi, lecz w przeciwnym kierunku. Po drugie, droga południowo-wschodnia, wiodąca ku Rusi Czerwonej, którą Bolesław Chrobry dotarł aż do Kijowa. Trzecią drogą była droga południowo-zachodnia, która za panowania Bolesława Chrobrego biegła przez Czechy i Morawy aż do linii Dunaju. Czwartą drogą była droga północna zwana także Drogą Bałtycką, dzięki której Polska powiększyła swoje terytorium o wybrzeże Bałtyku. Większych przeszkód naturalnych pozbawiona jest wyłącznie pierwsza droga, gdzie na drodze ekspansji stanąć może wyłącznie inna zorganizowana wola polityczna. Poprzez drogę południowo-wschodnią i bramę przemyską ciążyła ku Polsce i Zachodowi Róż Czerwona. Powyższe tendencje miały znacznie szersze tło historyczne. Tak zwane parcie na wschód z niemieckiego Drank nach Osten jest ogólnoeuropejską tendencją z, w, wynikającą z fizjonomii europejskich rzek. W niżowej części swojego biegu posiadają one bowiem dopływy ciążące na wschód. Na przykład bieg Loary jest związany z dorzeczem Sekwany, a gęsta sieć prawobrzeżnych dopływów Sekwany wytycza kierunek ekspansji francuskiej ku ziemiom belgijskim oraz tłumaczy migrację walonów. Podobnie większość europejskich rzek posiada dopływy biegnące na wschód, np. Na ława ze, ze Szprewą i Hawelą, odra z Wartą i Notecią, Wisła z Sanem, ciążącym ku Dniestrowi, który za pośrednictwem Prypeci i Narwi wiąże Wisłę z Niemnem, a nie, Niemen z Wilią, wiodącą ku Dźwinie. Poza Dźwiną tendencja znacznie słabnie, a za Dnieprem nikt nie zupełnie. Rosja stanowi rodzaj wypukłej tarczy, z której wody wielkich rzek, np. Wołgi, Oki czy Donu, rozlewają się na wszystkie strony świata. Okoliczność ta tłumaczy historyczną rolę, jaką Rosja odgrywa i będzie odgrywać w dziejach. W XI wieku, za panowania Bolesława I Chrobrego, Polska dokonuje ekspansji polityczno-militarnej w kierunkach południowym, terytorium Czech, Moraw, Słowacji, oraz zachodnim, aż po rzekę Salę. Jednakże poszerzenie tym sposobem polskiego pola geopolitycznego okazało się bardzo krótkotrwałe. W zakresie ekspansji zachodniej była to kontynuacja geopolityki polskiej z okresu od VI do IX wieku i jak dotąd ostatnia próba poszerzenia polskiej strefy wpływów na zachód od linii Odry i Nysy Łużyckiej. Cechą charakterystyczną tych ekspansji była chaotyczność, brak jednego kierunku poszerzania wpływów. Specyfika położenia Polski wynika z faktu w cudzysłowie oparcia o bramę morawską, która z przyczyn geologicznych utrudniała ekspansję w stronę Morza, Morza Adriatyckiego i ukierunkowywała ją na wschód, co było łatwiejsze także z uwagi na charakter dorzecza Wisły. Naturalna sieć dróg na międzymorzu bałtycko-pontyjskim miała wpłynąć zdecydowanie na charakter rozwoju państwa polskiego na ekspansję wielokierunkową polski ośrodek siły okazał się zbyt słaby gospodarczo co pokazała historia Polski w XI wieku w wyniku podziału państwa dokonanego po śmierci Bolesława III Krzywoustego w 1138 roku polski ośrodek siły nie zanikł lecz uległ poważnemu rozdrobnieniu wewnętrznemu które skutkowało jego dużym osłabieniem słabość tę pokazały dwa ważne wydarzenia o bardzo negatywnych konsekwencjach Utracenie przez Polski na 8, utrata przez Polskę na 8 wieków Pomorza Zachodniego i większości śląska oraz powstanie w XIII wieku w Prusach wschodnich nowego ośrodka siły państwa krzyżackiego, którego, które od tamtej chwili aż do dziś stanowi jedno z głównych zagrożeń dla Polski. W tym okresie obszar państwa polskiego, rdzenia, z którego wychodziły ekspansje, wynosił około 250 tysięcy km2. A ludność kraju liczyła około 1 200 000 mieszkańców. Po konsolidacji państwa na początku XIV wieku, polski ośrodek siły zmienił kierunek rozszerzania swojego pola geopolitycznego. Rozsz rozpoczęła się ekspansja w kierunku mórz i Bałtyckiego. W połowie XIV wieku została wchłonięta Ruś Halicka i podporządkowane podole Ziemia Hełmska, Włodzimierska i Bełska w 1366 roku. W 1387 roku polski ośrodek siły rozszerzył pole geopolityczne aż po wybrzeże Morza Czarnego – schołdowanie Mołdawii. Od tego czasu Polska podejmowała przez ponad wiek próby umocnienia wpływów nad Morzem Czarnym, które zakończyły się ostatecznie niepowodzeniem w 1497 roku – klęska wyprawy Jana I Olbrachta mającej na celu zdobycie portów Kili i Białogrodu. Od tej chwili aż do dziś Polska nie podjęła poważniejszej próby ustanowienia kontroli nad tym terytorium. Przyczyny rezygnacji państwa polskiego z ekspansji w tym kierunku należy upatrywać w kolejnej zmianie kierunku poszerzania pola geopolitycznego. Od czasu Unii Polsko-Litewskiej z 1385 roku polski ośrodek siły zaczął stopniowo reorientować politykę zagraniczną, odchodząc od ekspansji na pomoście bałtycko-czarnomorskim na rzecz ekspansji w kierunku Niziny Wschodnioeuropejskiej. Równolegle do ekspansji w kierunku południowo-wschodnim od połowy XIV wieku podejmowano próby odzyskania przez Polskę wybrzeża Morza Bałtyckiego. Polityka dynastyczna Kazimierza Wielkiego, próby likwidacji pruskiego ośrodka siły w XIV wieku. W 1466 roku Polska zdobyła Pomorze Gdańskie. W sensie geopolitycznym wydarzenia tego nie można nazwać sukcesem, ponieważ nie został zlikwidowany pruski ośrodek siły, który w znacznej mierze ograniczał i ogranicza po dziś dzień nasze wpływy nad Bałtykiem. Dziewięć lat później Polska utraciła dostęp do wybrzeży Morza Czarnego. Z punktu widzenia geopolityki ten okres możemy określić jako próbę niestety nieudaną realizacji projektu B C, czyli dominacji Polski opartej na północy, na, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i na południu o Morze Czarne. Polska miała w całej swojej dotychczasowej historii równocześnie dostęp do tych dwóch mórz tylko przez 9 lat, lata 1466-1475, od pokoju toruńskiego dającego Polsce wolny dostęp do Bałtyku do zrzucenia zależności lennej od Polski przez Stefana Wielkiego, hospodara mołdawskiego. Mimo, że ostatecznie nie udało się oprzeć polskiego pola geopolitycznego na wybrzeżach dwóch mórz, Polski ośrodek siły osiągnął w tym czasie pozycję kontynentalnego mocarstwa. W tym okresie terytorium Polski wynosiło około 240 tysięcy km2, ma mowa o roku 1370, a ludność około 2 milionów. Unia Polsko-Litewska doprowadziła do reorientacji polskiej ekspansji geopolitycznej z kierunku północ-południe na kierunek wschodni. Unia lubelska umocniła ten trend. Reorientacja ta rozpoczęła się u progu XVI wieku z początkiem rywalizacji polsko-rosyjskiej, polsko-moskiewskiej o dominację w Europie Wschodniej. Mimo pewnych sukcesów, takich jak opanowanie Infland i przejściowe sukcesy militarne, np. zwycięstwa Stefana Batorego, zdobycie i dwuletnia okupacja Moskwy lata 1610-1612, skończyła się ona ostatecznie geopolityczną porażką. Problemy wewnętrzne, nierozwiązana kwestia kozaczyzny, postępujące osłabienie władzy centralnej, brak jednolitego programu polityki zagranicznej, angażowanie się w konflikty na zachodzie, południu, wschodzie i północy oraz wzrastająca siła ościennych ośrodków siły doprowadziły do załamania się ekspansji wschodniej Rzeczpospolitej. Za symboliczną datę przyjmuje się rok 1667, kiedy to polski ośrodek siły utracił prawobrzeżną Ukrainę na rzecz Rosji. Postępująca od połowy XVII wieku dekoniunktura geopolityczna doprowadziła do utraty przez Rzeczpospolitą pozycji mocarstwowej w Europie na rzecz Prus i Rosji. Punktem zwrotnym w geohistorycznym rozwoju Polskiego Ośrodka Siły oraz w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej była wojna północna lat 1700-1721, tak zwana Trzecia Wojna Północna. Od tego czasu możemy mówić o narodzinach nowożytnego układu geopolitycznego w tej części Europy, który istnieje de facto do dziś. Jest to tak zwany układ N +R, opierający się na dominacji dwóch ośrodków siły, niemieckiego i rosyjskiego. Od czasu wojny siedmioletniej z lat 1756-1763 Polski Ośrodek Siły przestał być samodzielnym graczem geopolitycznym. W wyniku układu geopolitycznego, jaki wykrystalizował się w Europie w XVIII wieku i postępującej słabości władzy centralnej w Rzeczpospolitej, Polski Ośrodek Siły przestał istnieć w 1795 roku. Jest to również koniec I Rzeczpospolitej. W okresie od końca XIV do XVII wieku obszar Polski wzrósł z około 240 tys. km2 w końcu XIV wieku do prawie miliona km2 w pierwszej połowie XVII wieku, by ostatecznie zostać podzielonym przez mocarstwa ościenne. Liczba ludności Rzeczpospolitej przed pierwszym rozbiorem wynosiła około 13 milionów. W 1918 roku, w wyniku korzystnej koniunktury geopolitycznej, porażki w pierwszej wojnie światowej wszystkich państw zaborczych, na arenie dziejów pojawił się ponownie polski ośrodek siły, który nazywamy II Rzeczpospolitą. Mimo dość dużego jak na warunki europejskiego obszaru i potencjału demograficznego. W 1939 roku powierzchnia Polski wynosiła 389,7 tysięcy km, km2, a w jej granicach zamieszkiwało około 35 milionów ludzi. Od samego początku jego położenie geostrategiczne było niekorzystne, usytuowane między niemieckim i rosyjskim ośrodkiem siły. To zasadniczo determinowało politykę zagraniczną Polski i stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla jej bytu. Z geostrategicznego punktu widzenia należy zwrócić uwagę na pruski ośrodek siły, wielowiekowy element wywierania nacisku na Polskę. W wyniku faktycznego wcielenia w życie geopolitycznych koncepcji teoretycznych Karla Haushofera doszło do sojuszu niemiecko-sowieckiego, który unicestwił w 1939 roku polski ośrodek siły. W 1945 roku. Polski ośrodek siły został odbudowany przez Związek Sowiecki jako integralny element tworzącego się układu geostrategicznego w Europie i na świecie. W odniesieniu do okresu 1945-1989 w dziejach państwa polskiego nie używa się nazwy z kolejną cyfrą. W latach 1945-1952 używano oficjalnie określenia Rzeczpospolita Polska. Natomiast od 1952 do 1989 roku nasz kraj nosił miano Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W wyniku II wojny światowej Polska utraciła Kresy Wschodnie, a uzyskała ziemię Zachodnie, po Odrę i Nisę Łużycką oraz Warmię i Mazury. Należy zwrócić uwagę na brak likwidacji pruskiego ośrodka siły, który, okrojony, jeśli chodzi o powierzchnię, przeszedł pod władanie w Związku Sowieckiego. Pod kątem geopolitycznym Polska leżała nadal między rosyjskim i niemieckim ośrodkiem siły. W tym okresie był to jednak element wtórny wobec dominacji czynnika geostrategicznego i bipolarnego układu sił na świecie. Przez następne 45 lat Polska była ważnym ogniwem sowieckiego bloku geostrategicznego w globalnym geopolitycznym starciu wschodu i zachodu. W 1990 roku po rozwiązaniu układu warszawskiego Rzeczpospolita Polska stała się samodzielnym graczem międzynarodowym, zachowując granice PRL. Od 1989 roku do dziś obowiązuje nazwa Trzecia Rzeczpospolita. Warto zwrócić uwagę, że jakkolwiek zmienił się globalny i europejski układ geostrategiczny, przede wszystkim wskutek upadku bloku wschodniego, przystąpienia Rzeczpospolitej do NATO w 1999 roku i do Unii Europejskiej w 2004 roku, to układ geopolityczny de facto się nie zmienił od początku XVIII wieku. Polski ośrodek siły nadal jest usytuowany na geopolitycznej osi Berlin-Moskwa. Nadal istnieje także pruski ośrodek siły jako element nacisku geostrategicznego na Polskę. Podrozdział drugi: Między romeryzmem a wakaryzmem. Polska pomostowa czy tranzytowa? Przemiany polityczno-ustrojowe i gospodarcze, jakie dokonały się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1993, wpłynęły istotnie na kształtowanie się nowej samoidentyfikacji regionalnej. Dotychczasowe pojęcie Europy Wschodniej zaczęto systematycznie w mediach i na łamach publikacji naukowych zastępować pojęciami Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej. Podział dychotomiczny Europy na część zachodnią i wschodnią zaczął ustępować miejsca w wyróżnianiu nowych regionów polityczno-geograficznych. Problem regionalizacji nie dotyczy tylko sporu o zaklasyfikowanie Polski kolejno do Europy Środkowej, Europy Środkowo-Wschodniej czy Europy Wschodniej. Dotyczy on także innych konceptualizacji regionalnych, jak na przykład Europa Bałtycka czy Międzymorze. W sporej części współczesnych analiz o charakterze geopolitycznym podkreśla się geostrategiczny charakter środowiska międzynarodowego Polski, którego głównymi cechami są usytuowanie kraju między o wiele silniejszymi państwami, w tym przypadku mocarstwami regionalnymi Niemcami i Rosją, położenie na styku odmiennych tradycji politycznych, Zachód i obszar postsowiecki. Piśmiennictwo geopolityczne wskazywało na istotne zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, będące implikacją takiego położenia. Wymienia się przede wszystkim zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej państwa, jego podmiotowego uczestnictwa w relacjach międzynarodowych oraz zagrożenia cywilizacyjne. Często po podkreślano rolę zagrożeń zewnętrznych w ostatnich 200-300 latach historii Polski, których przyczyn upatrywano także w położeniu geograficznym. Wielu autorów III Rzeczpospolitej uwypukla zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Był to jeden z głównych argumentów zwolenników przystąpienia Polski do NATO. Podział Polski na zachodnią i wschodnią jest najczęściej stosowany ze względu na uwarunkowania stricte geograficzne. Zachód Europy cechuje klimat cieplejszy: jest więcej opadów atmosferycznych, występuje więcej granic o charakterze naturalnym, a także jest łatwy dostęp do wód żeglowych. W Europie Wschodniej natomiast są o wiele gorsze warunki dla rozwoju rolnictwa. Mniej rozwinięty system rzeczny, chłodniejszy klimat, a brak wyraźnie wyodrębnionych granic naturalnych od czasów starożytnych narażał ją na jazdę koczowników w głębi Azji. Co warte podkreślenia, o tym, że zaczęto wyodrębniać Europę Środkową jako region leżący między Europą Zachodnią a Europą Wschodnią w dużej mierze zdecydowało doświadczenie historyczne państw położonych między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Po okresie przemian geopolitycznych w Europie początku lat 90. XX wieku przedstawiciele elit byłych państw komunistycznych chętnie zaczęli posługiwać się terminami Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Środkowa. Wyraźnie widać tendencję do nazywania w III Rzeczpospolitej regionem Europy Środkowo-Wschodniej obszaru, który niegdyś wchodził w skład Rzeczpospolitej obojga narodów. Obecnie region ten składałby się zatem oprócz Polski z Białorusi, Ukrainy i państw bałtyckich. Pojęcie Europy Środkowej przedstawia się z kolei w odniesieniu do układu przestrzennego Niemcy-Rosja. W tym kontekście przyszłość regionu warunkować ma w największej mierze jego usytuowanie między Berlinem a Moskwą, silne zróżnicowanie etniczne, mozaika narodowościowa. I rozbieżności interesów, oraz pozostawianie w tzw. szarej strefie bezpieczeństwa, to znaczy bez wyraźnych gwarancji, gwarancji bezpieczeństwa ze strony międzynarodowych mocarstw i międzynarodowych organizacji polityczno-militarnych. Za Janem Wentem możemy określić granice regionu Europy Środkowej poprzez odwołanie się do czynników nie tylko geograficznych, lecz także historycznych i politycznych. Z tego punktu widzenia zaliczamy do niego obszar obecnych państw Polski, Czech, Węgier i Słowacji Torzeń to omawianego regionu zaś do strefy przygranicznej zaliczamy ponadto Litwę, Łotwę, Białoruś obszar obwodu kaliningradzkiego zachodnią część Ukrainy północną część Rumunii z Siedmiogrodem Słowenię, serbską wojewodinę wschodnią część Austrii i wschodnią część Niemiec dawną NRD region Europy Środkowej tak określony graniczy z Europą Zachodnią, Skandynawią, Bałkanami i Europejską częścią Rosji Uwzględniając argumenty natury geograficznej, pozwalające dokładnie wytyczyć granice regionu, warto zaznaczyć, że państwa Europy Środkowej są swego rodzaju wspólnotą historyczną, o czym świadczy np. zbliżony okres przyjęcia chrześcijaństwa lub wspólne problemy z sąsiadami, czy to polsko-węgierskie z Tatarami i Turkami, czy polsko-czeskie z Niemcami. Pomijając nieliczne konflikty we wczesnym średniowieczu, Czechy, Polska, Słowacja i Węgry nigdy nie toczyły ze sobą wojen, Decydującym jednak czynnikiem, który wpłynął na odrębność tego regionu, jest zbliżony rozwój gospodarczy, czyli wynik dualizmu gospodarczego na łabie, o którym pisałem już wyżej. W tym kontekście jeszcze raz warto podkreślić, że Polska, podobnie jak cały region środkowoeuropejski, ma charakter tranzytowy. Osobno należy wspomnieć o pojęciu Nowej Europy, które rozpowszechniło się w Polsce w 2003 roku. Po wypowiedzi Donalda Rumsfelda, sekretarza stanu USA, który po negatywnych reakcjach dyplomacji francuskiej i niemieckiej na inwazję amerykańską na Irak, posłużył się rozróżnieniem na nową i starą Europę. Tą pierwszą nazwał kraje postkomunistyczne, które weszły do NATO i były przychylne obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Europie i jej międzynarodowej roli. Podział ten stanowił zatem rezultat wewnątrzeuropejskiego sporu dotyczącego oceny polityki amerykańskiej. Nie zadomowił się jednak w polskiej literaturze przedmiotu. W dużej mierze zadecydował o tym fakt poszerzania Unii Europejskiej o 10 państw w 2004 roku. Poczucie odrębności regionalnej zaczęło się od tego czasu stopniowo ustępować poczuciu przynależności do wspólnoty europejskiej. W kontekście geopolitycznym na wyodrębnienie regionu leżącego między Europą Zachodnią i Wschodnią wpłynęło przede wszystkim zakończenie podziału Europy na dwa przeciwstawne bloki polityczno-militarne i rozwiązanie układu warszawskiego, a co za tym idzie szukanie nowych form określania tożsamości regionalnej przez państwa komunistyczne. Tradycja polskiej myśli geopolitycznej, zgodnie z którą usytuowanie Polski w Europie określa się przez pryzmat granicy z Niemcami i Rosją, i wreszcie traktowanie jako zagrożenia możliwości odrodzenia się ambicji mocarstwowych Rosji. Na przestrzeni dziejów granice Polski często ulegały zmianom. Rdzeniem polskiego ośrodka siły pozostawiało jednak do rzeczy wisły i warty. Granicznym obszarem na zachodzie. Była Odra i Nysa Łużycka, zaś na wschodzie Dźwina i Dniepr. Północna i południowa granica była w ten sposób naturalnie wyznaczona przez Bałtyk i Karpaty. Obszar ten nazywamy przesmykiem bałtycko-karpackim. Na jego obszarze, a konkretnie na terenie nizin środkowo-polskich, Znajduje się naturalny korytarz komunikacyjny, który w dziejach pełnił funkcję jednej z głównych dróg handlowych Eurazji oraz szlak wielu kampanii wojennych prowadzonych z Europy w głąb Eurazji lub na odwrót, z obszaru bezodpływowego Eurazji do Europy. Czynnikiem, który zasadniczo pod kątem geograficznym wpływał i wpływa po dziś dzień na rozwój geopolityczny Polski, było jej położenie na styku niziny środkowoeuropejskiej i niziny wschodnioeuropejskiej styk ten nazywamy, nazywać będziemy limesem Europy Środkowej Nizina środkowa europejska rozciąga się na długości około 1500 km i ma kształt klina o szerokości od 150 km na zachodzie do 350 km na wschodzie w jej skład wchodzą równiny leżące na, w, na północ od Ardenów, średniogórza niemieckiego, masywu czeskiego oraz wyżyn polskich i na południ od Morza Północnego i Bałtyku są to przede wszystkim Nizina Flandryjska, Nizina Holenderska, Nizina Północno-Niemiecka, Półwysep Jutlandzki wraz z wyspami duńskimi oraz Nizina Polska. Na wschodzie Nizina środkowoeuropejska europejska przechodzi gwałtownie w Nizinę Wschodnioeuropejską, kończącą się na Uralu. Nizina Środkowo-Europejska, w odróżnieniu od Niziny Wschodnioeuropejskiej, leży na obszarze Wielkiego Zapadliska Tektonicznego. Owa wklęsła struktura tektoniczna, odróżniająca ją w sposób ewidentny od płyty wschodnioeuropejskiej, stała się podstawą daleko idących analiz, które wskazywały na różnice w osadnictwie, kulturze, a nawet systemie rządów między oboma obszarami fizyczno-geograficznymi. Obszar Niżu Środkowoeuropejskiego jest poprzecinany równoleżnikowo przez pasma moren czołowych z polodowcowymi praldolinami, które kanalizowały w dziejach migrację, a także ruchy wojsk. Te uwarunkowania geologiczne wpłynęły także na charakter sieci hydrograficznej. Rzeki Niziny płyną więc z południa na północ, jednak zmieniają kierunek na bardziej równoleżnikowy tam, gdzie korzystają z wyżej wymienionej sieci pradolin. Odcinki południkowe stanowią natomiast przełomy przez wały morenowe. Ilekroć państwo polskie przekraczało strefę styku obu Nizin, wchodziło na drogę ekspansji terytorialnej, politycznej oraz kulturowej. Gdy tylko na wschód od Limesu Europy Środkowej, polski ośrodek siły nie napotykał silniejszej struktury politycznej, kontynuował ekspansję i rozwijał się gospodarczo. W okresach funkcjonowania silnego ośrodka politycznego na obszarze Hartlandu dochodziło do konfrontacji. Warto w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że polski ośrodek siły w całej swojej ponad tysiącletniej historii był zagrożony jednocześnie z dwóch kierunków strategicznych tylko cztery razy dwukrotnie na osi północ-południe, w XIV wieku Luksemburgowie i Krzyżacy, w wieku XVII Szwecja i Turcja i dwukrotnie na osi wschód-zachód, w XVIII wieku Prusy i Rosja, w XX wieku III Rzesza i Związek Sowiecki. Kluczowe znaczenie styku obu nizin stało się podstawą wielu strategii wojskowych. W okresie zimnej wojny NATO planowało zmasowane uderzenia jądrowe na strategiczne obszary Związku Sowieckiego, Chińskiej Republiki Ludowej oraz państw członkowskich Układu Warszawskiego. Plan operacyjny użycia sił jądrowych nosił akronim CIOP Single Integrated Operational Plan, Zintegrowany Plan Operacyjny. Jednym z głównych obszarów tych uderzeń był przesmyk Bałtycko-Karpacki, czyli obszar Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a obecnie Rzeczpospolitej Polskiej. Położenie geograficzne Polski, a właściwie spór o to, gdzie Polska leży, jak określić obszar, który definiuje przestrzeń fizyczno-geograficzną zasiedloną przez Polaków, bądź także tę, do której Polacy roszczą sobie pretensje terytorialne, stał u podstaw kształtowania się rodzimej myśli geopolitycznej. Początek nowoczesnego myślenia geopolitycznego w historii Polski datuje się na drugą połowę XIX wieku. Po upadku Powstania Styczniowego. W środowiskach inteligenckich rozgorzała ostra dyskusja dotycząca nie tylko przyczyn niepowodzeń irredentystycznych, ale i samej genezy rozbiorów oraz polskiego charakteru narodowego. Na gruncie tych sporów rodzić się zaczęły także nowoczesne nurty polityczne. Rozważania o charakterze geopolitycznym, podkreślające wagę czynnika geograficznego w polityce, nieustanną rywalizację między poszczególnymi państwami i blokami geopolitycznymi, wskazujące, iż moralność właściwa jednostkom różni się od aksjologii właściwej państwom, stały się nieodłączną częścią polskiej myśli politycznej. Polska myśl geopolityczna jako stały element szerokiego nurtu myśli politycznej obecna jest aż do dziś. Do twórców pierwszej nowoczesnej szkoły historycznej, jaka narodziła się w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku, należą ksiądz Walerian Kalinka, Józef Szujski, Michał Bobrzyński i Stanisław Smolka. Przeciwstawna szkoła historyczna ukształtowała się w Warszawie, a jej najważniejszymi przedstawicielami byli m.in. Adolf Pawiński, Tadeusz Korzon, Władysław Smoleński czy Aleksander Rembowski. Co warte podkreślenia, rozważania polskich historyków o miejscu naszego państwa w przestrzeni geograficznej w większości odnosiły się do Polski w, granicza, w granicach sprzed pierwszego rozbioru. Głównym sporem aktualnym do dziś była kwestia charakteru geograficznego Polski i zasięgu jej granic. Dyskusja toczyła się i toczy się nadal między dwoma kierunkami, które w uproszczeniu możemy nazwać Polską pomostową i Polską tranzytową. Pierwszy kierunek zapoczątkowany został przez Eugeniusza Romera, który traktował obszar Polski jako pomost między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. W swoich pracach Romer wskazywał, że polski system hydrograficzny jest zbieżny z przebiegiem pomostu bałtycko-czarnomorskiego. Wybitny polski geograf wychodził zatem z założenia, że naturalne granice państwa polskiego powinny obejmować oba zlewiska Bałtyku i Morza Czarnego. Argumentował przy tym, że o integralności terytorium Polski decyduje przede wszystkim system rzeczny, który stanowi naturalną granicę. Fakt, iż od ujścia Nysy Łużyckiej i skrętu Odry ku północy rzeka ta nie ma z lewego brzegu żadnego dopływu, nie licząc nieznacznych wód ściekowych, dowodził jego zdaniem braku, o braku historycznej ekspansji Polski na zachód. Stąd linia Odry i Nysy miała być naturalną granicą obszaru polskiego. Koncepcja polski pomostowej żywa była także w pracach Oskara Żebrowskiego, prekursora myślenia geopolitycznego wśród wielkiej emigracji po upadku Powstania Listopadowego. W swojej książce pod tytułem Polska Ogólny zarys przyczyn wzrostu i upadku dawnego państwa polskiego, wydanej w Paryżu w 1847 roku, Żebrowski zaliczył obszar Polski do wielkich obszarów Europy, którą podzielił z kolei na część południowo-zachodnią i południowo-wschodnią. Granice Polski w jego wizji sięgać miały na wschodzie Dźwiny i Dniepru, na zachodzie Odry, na północy Wybrzeża Morza Bałtyckiego, na południu Wybrzeża Czarnego, rozciągając się od ujścia Dunaju po Odessę. Żebrowski terytorium Polski dzielił na dwie poły, które, są zdaniem, są, które stą, były jego zdaniem rezultatem podziału hydrograficznego na zlebisko Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Polska w podziale Europy zaproponowanym przez Żebrowskiego miała rozciągać się na obie główne części Europy, przez co, zdaniem polskiego inżyniera, była narażona na nieustanny konflikt z Rosją. Żebrowski pisał nawet, że położenie Polski determinuje swoiste posłannictwo, aby, cytat, wstrzymywać napady Rosji i być w tej części Europy ogniskiem liberalnych wyobrażeń. Koniec cytatu. Odrębną koncepcję zaprezentował Włodzimierz Wakar. Polski prawnik żyjący w latach 1885-1933. Twierdził on, że teoria pomostowego położenia Polski nie tłumaczy dobrze charakteru i właściwości geopolitycznych terytorium Rzeczpospolitej. Wychodził z założenia, że istotą geopolityczną ziem polskich jest ich tranzytowość. W odróżnieniu od skrajnie pesymistycznych koncepcji Wincentego Pola czy Wacława naukowskiego. Twórcy teorii przejściowości ziem polskich, teoria tranzytowości Polski wskazywała na szanse i pozytywne aspekty położenia państwa polskiego. W tej koncepcji Polska miała odgrywać rolę łącznika między wschodem a zachodem i czerpać z tego gospodarcze i polityczne korzyści. Wakar wyraźnie jednak podkreślał, że Polska ma więcej cech kulturowych i, hi i historycznych kraju przynależącego do Europy Zachodniej postrzegał Polskę podobnie zresztą jak na przykład Felix Koneczny jako kraj cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej, zachodnioeuropejskiej. Przestrzegał przed sojuszem niemiecko-rosyjskim. Wskazywał, że brak naturalnych granic polskiego ośrodka siły zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie może sprzyjać formowaniu się dwustronnego zagrożenia dla integralności państwa polskiego. Ostrzegał przed geostrategicznym niebezpieczeństwem ze strony prus wschodnich nie mijającym od XIII wieku. Postulował ich podział między Polskę i Litwę. Inaczej niż Romer opowiadał się za państwem jednolitym etnicznie, co było zdecydowanie bliższe poglądom środowiska narodowego, którego przedstawiciele wnieśli także swój wkład w formowanie się rodzimej myśli geopolitycznej, o czym pisał niżej. Włodzimierz Wakar pisał cytat Przyjrzyjmy się mu, to znaczy obszarowi Polski. Ledwo się ima Bałtyku, byle się zaczepić. Nie o wiele szerszą jest podstawa jego w Beskidzie i Tatrach, ale już przez to samo cała brama Polska jest w jego ręku i żadna kolej, żadna droga rzeczna, czy to z południa przez bramę morawską, czy z zachodu po równinie, dążąc na wschód, na wschód północny, wschód południowy, lub odwrotnie, Polski nie ominą. Od swego ośrodka, gdzie krzyżują się drogi, Ludność polska półwyspami rozsypuje się w ich kierunku. W stronę Bałtyku i Tadr, wartą w głąb Niemiec, Wisłą do Moraw, wzdłuż Sanu i Dniestru w głąb Rosji, za Niemen i Wilię w kierunku Rosji. A po środku przepływa Wisła jako łącznik, jako oś Polski wiążąca poręcze po mostu, Bałtyk i Karpaty. Koniec cytatu. W duchu wakaryzmu wypowiadał się jeden z liderów ruchu narodowego, Jan Ludwik Popławski, który twierdził, że głównym błędem geopolitycznym w przeszłości było inkorporowanie rozległych obszarów na wschodzie, podczas gdy całkowicie został zaniedbany kierunek zachodni. Geopolityczną koniecznością było dla, nie, dla niego przyłączenie do Polski ziem północnych wraz z Prusami wschodnimi i zachodnich. Popławski obrazowo pisał, iż... Cytat. Nasi politycy marzą jeszcze o Wilnie i Kijowie, ale o Poznań mniej dbają, o Gdańsku zapomnieli prawie zupełnie, a o Królewcu i Opolu nie myślą zgoła. Koniec cytatu. O wykorzystaniu tranzytowości położenia Polski i jednolitości etnicznej pisał także Zygmu Zygmunt Wojciechowski. W swoich badaniach wyodrębnił obszar macierzysty Polski. Jego zachodnia granica przebiegała rzekami Odrą i Bobrę, i bobrem, włączając wyspy Wolin i Uznam. Wschodnia natomiast oparta była na Bugu i Wieprzu, nie włączając grodów czerwieńskich ani obszarów zamieszkanych w średniowieczu przez Prusów. W okresie prl i III Rzeczpospolitej, nurt wakaryzmu, akcentujący tranzytowość położenia naszego kraju, reprezentował Andrzej Piskozup. Główną tezą o charakterze geopolitycznym głoszoną w pracach Piskozuba było wyznaczenie rdzenia ziem polskich w dorzeczu Wisły i Odry. Obszar tych dorzeczy autor nazywa w swoich pracach gniazdem Orła Białego i określa je mianem ziem polskich. Ich powierzchnia to 364 602 km2. Jak widać z tego zestawienia zasięg geograficzny tego obszaru nie pokrywał się ściśle z granicami. Około 15% ziem polskich z teorii Piskozuba pozostawało i pozostaje poza granicami państwa polskiego. W jego granicach dokładnie 308 392 km2. Pod rozdział trzeci: w stronę bloku geopolitycznego czy sworznia gospodarczego spór o międzymorze. W geopolityce położenie geograficzne rozpatrywane jest pod kątem szans i zagrożeń. Każde położenie fizyczno-geograficzne i geograficzno-polityczne stwarza określone warunki do prowadzenia polityki zagranicznej i gospodarczej, które państwo powinno wykorzystywać w sposób optymalny. Obok klasycznych elementów składowych potęgi, jak liczba ludności, rozmiar terytorium, siła gospodarki, w geopolityce za każdym razem badana jest dywidenda geograficzna, czyli korzyść dla danego państwa wynikającego z samego położenia geograficznego. W okresie II Rzeczpospolitej w polskiej myśli geopolitycznej dominowały pesymistyczne rozważania dotyczące położenia geograficznego Polski. Przeważał defetyzm biorący się z oceny położenia kraju między Niemcami a Rosją, czy też Związkiem Sowieckim. Usiłowano wówczas przede wszystkim tworzyć geopolityczne koncepcje będące próbą przeciwstawienia się tym państwom pokutowało myślenie, że geografia jest swego rodzaju przekleństwem Polski, która jest w cudzysłowie skazana na sąsiedztwo dwóch potężnych sąsiadów. Co istotne, poglądy te były także pochodną twierdzeń wielu historyków państw zaborczych, którzy próbowali argumentować, że w tej części świata Polacy nie mogą tworzyć własnej państwowości, która byłaby niezależna od ośrodków zewnętrznych. Ten fatalizm położenia geograficznego chyba najbardziej wyraziście w okresie międzywojennym ujął Adolf Bocheński, żyjący w latach 1909-1944, polski pisarz, publicysta, sztandarowa postać polskiej myśli mocarstwowej, czy nawet, jak sam pisał, idei imperialnej. Jego książka pod tytułem: Między Niemcami a Rosją. Już w II Rzeczpospolitej wywołała używioną dyskusję polityczną, a debata wokół przedstawionych w niej tez nie ucichła nawet w III Rzeczpospolitej. Niektóre środowiska intelektualne na nowo odczytują zawarte w niej wskazania, starając się je dopasować do obecnej sytuacji geopolitycznej. Twierdzenia Bocheńskiego zasadzały się na tezie, że polska polityka zagraniczna jest funkcją relacji Berlina z Moskwą. W tym kontekście naturalnym geopolitycznym obszarem budowy polskiego mocarstwa był dla Bocheńskiego pomost bałtycko-czarnomorski. Polski intelektualista propagował ideę zjednoczenia narodów zamieszkujących, państw, zamieszkujących pas między w cudzysłowie światem germańskim a w cudzysłowie światem rosyjskim. W czasie II wojny światowej namawiał do stworzenia Federacji Środkowo-Europejskiej, w skład której oprócz Polski wchodziłyby m.in. Ukraina, Czechosłowacja, Litwa, Rumunia i Węgry. Bo Bocheński, wychodząc z założenia polityki promotejskiej, wskazywał na potrzebę wspierania narodów zamieszkujących Związek Sowiecki i konieczność podejmowania działań mających na celu defragmentację tego imperium. Opowiadał się za taktycznym sojuszem z Niemcami i strategicznym aliansem z Ukraińcami. Był niewątpliwie pod wrażeniem geopolityki i dyplomacji brytyjskiej, skąd czerpał wzorce polityki realnej, nieulegającej chwili, nastawionej na realizację z jednej strony stałych interesów państwa wynikających z położenia geograficznego, a z drugiej na elastyczność polityce zagranicznej pozwalającą na dopasowanie instrumentów politycznych do danej koniunktury geopolitycznej. Większość z idei zjednoczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej pod egidą Polski, wysuwanych w okresie II Rzeczpospolitej, była modyfikacjami jednej z najważniejszych polskich koncepcji geopolitycznych, która w literaturze określana jest mianem Międzymorza. Za duchowego ojca tej koncepcji uchodzi w polskiej tradycji Józef Piłsudski, choć podwaliny naukowe stworzył Eugeniusz Romer. Koncepcja ta zasadzała się na budowie bloku geopolitycznego, przedstawianego w różnych wariantach, od luźnego sojuszu aż po federację państwową, obejmującego państwa i narody leżące między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, tzw. obszar ABC. Skład narodowościowy Międzymorza był przedstawiany różnie, najczęściej jednak wymieniano Polskę, Czechosłowację, kraje bałtyckie, Białoruś, Ukrainę, Węgry, Rumunię i Jugosławię. Zagadnieniem geopolitycznym dopełniającym w okresie międzywojennym ideę intermarium była tak zwana pro polityka prometejska, prometeizm. Był to ruch polityczny wymierzony przeciwko Rosji sowieckiej i Związkowi Sowieckiemu, obliczony na destabilizację tego państwa poprzez wspieranie ruchów odśrodkowych, zwłaszcza narodowo-wyzwoleńczych. Dążeniem prometeistów był podział w Związku Sowieckiego na państwa narodowe. Włodzimierz Bączkowski, żyjący w latach 1905-2000 polski wschodoznawca i sowietolog, uzależniał realizację celów polityki prometejskiej od kilku czynników, między innymi niedopuszczenia do sojuszu niemiecko-sowieckiego, doprowadzenia do sojuszu państw muzułmańskich graniczących z Rosją, zacieśnienia relacji między państwami pomostu bałtycko-czarnomorskiego, wybuchu konfliktu chińsko-japońskiego, w który zostałaby wciągnięta Moskwa. Ruch ten wspierany był przez drugi oddział Sztabu Głównego Wojska Polskiego, czyli Wywiad. Wśród czołowych instytucji naukowych zajmujących się propagowaniem idei prometejskiej, wy, wy, wyliczyć należy Instytut Wschodni w Warszawie oraz Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej. Przeświadczenie o fatalizmie geograficznego położenia Polski nieobce było także przed wojną przedstawicielom opcji proniemieckiej. Władysław Studnicki, żyjący w latach 1967-1953, w swoich publikacjach z okresu międzywojennego postulował zawiązanie strategicznego sojuszu między Warszawą a Berlinem, wymierzonego w Związek Sowiecki. Za najpoważniejsze geopolityczne zagrożenie Studnicki uznawał rosyjski ośrodek siły. Kluczowym elementem zachowania niezależności Polski był jego zdaniem sojusz polsko-niemiecki. Berlin miał być spoiwem wielkiego bloku środkowoeuropejskiego obejmującego także Austrię, Węgry, Czechy, Rumunię, Bułgarię, Jugosławię, Grecję, Turcję, Litwę, Łotwę i Estonię. Taki blok, mający potencjał demograficzny w postaci około 200 ludzi, miał stanowić geopolityczną przewagę wobec Rosji. W październiku 1939 roku Studnicki był nawet autorem memoriału do władz III Rzeszy. W którym postulował utworzenie armii polskiej, która w sojuszu z Wehrmachtem miałaby uderzyć na Związek Sowiecki. W czasie okupacji, mimo pobytu w niemieckich więzieniach, propagował ideę sojuszu polsko-niemieckiego. Idea międzymorza odżyła na krótko na początku lat 90. XX wieku, jednak niepowodzenia takich przedsięwzięć jak inicjatywa środkowoeuropejska, a następnie wybór przez Warszawę opcji euroatlantyckiej. Na przeszło dwie dekady wypchnął koncepcję intermarium poza główny nurt rozważań o polskiej polityce zagranicznej. Idea powróciła do łask z początkiem prezydentury Lecha Kaczyńskiego, choć bardziej w sentymentalnej formie, jako odwołanie do idei jagiellońskiej, niż w postaci realnej polityki. Dopiero zdecydowane poparcie koncepcji Międzymorza przez mocarstwo ościenne Stany Zjednoczone pozwoliło na sformułowanie nie tylko propozycji polityczno-gospodarczej, Trójmorze, ale i podjęcie konkretnych działań dyplomatycznych o istotnym znaczeniu, takich chociażby jak szczyt państw Trójmorza w Warszawie w 2016 roku. Idea Trójmorza wywołuje kontrowersje. George Friedman, amerykański geopolityk i geostratek, w swoim wykładzie z 2015 roku. Stwierdził m.in., że celem Stanów Zjednoczonych jest stworzenie w Europie Środkowej tak zwanego kordonu sanitarnego jak to ujął rozdzielającego Niemcy od Rosji. Jest to nawiązanie do idei kordonu sanitarnego zaproponowanego przez Georges Clemenceau, francuskiego premiera postulującego stworzenie bufora z państw środkowoeuropejskich, który oddzielałby Zachód Europy od Rosji sowieckiej. W późniejszych latach zarówno Francja, jak i Wielka Brytania traktowały państwa regionu instrumentalnie, tak aby osiągać swoje cele w polityce zagranicznej. Ostatecznie w 1939 roku oba te kraje pozostawiły Polskę bez pomocy, mimo istniejących umów międzynarodowych, które tę pomoc gwarantowały. Polska jako główny element tego bufora przyjęła na siebie najsilniejszy cios. W okresie zimnej wojny znany amerykański stratek George Kennan posługiwał się tym pojęciem także w odniesieniu do państw regionu Europy Środkowej. Jak już dziś wiemy z materiałów archiwalnych okresu zimnej wojny, to właśnie Polska z uwagi na swoje położenie geograficzne miała być dotknięta najważniejszym, największym uderzeniem jądrowym państw NATO w razie wybuchu III wojny światowej. Współcześnie koncepcja opisana przez George'a Friedmana jest, jak się wydaje, realizowana m.in. w ramach koncepcji Trójmorza. Koncepcja międzymorza pojawiła się ponownie w szerszym nurcie politycznym dopiero po uruchomieniu gazociągu Nord Stream. Był to pierwszy raz, kiedy zaczęto wskrzeszać tę ideę, a powrócono do niej z pełną mocą po 2014 roku, czyli po aneksji Krymu przez Rosję i rozpoczęciu wojny w Donbasie. Idea ta została odświeżona w związku z głębszymi i globalnymi właściwie procesami politycznymi, które koncentrują się wokół rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Od 2011 roku mamy do czynienia z przesuwaniem się strategicznej uwagi Stanów Zjednoczonych na zachodni Pacyfik i wschodnią Azję. Amerykańska reorientacja geostrategiczna zmusza Waszyngton do zabezpieczenia swoich strategicznych interesów. W tym kontekście geopolitycznym koncepcja międzymorza czy też trójmorza. Staje się instrumentem polityki amerykańskiej, dążącej do rozdzielania Niemiec i Rosji oraz stanowiącym element nacisku geopolitycznego na samą Rosję. USA chcąc szachować Federację Rosyjską na zachodniej flance w taki sposób, aby odciągnąć uwagę Rosji od Azji i dzięki temu zapewnić sobie większą swobodę operacyjną i strategiczno-operacyjną. Pojęcie Trójmorza jest machinalnie i bezrefleksyjnie łączone z pojęciem Międzymorza. Różnica jest jednak znacząca z punktu widzenia geopolityki. W swojej pierwotnej formie, forsowanej przez marszałka Józefa Piłsudskiego i jego otoczenie, Intermarium miało być blokiem geopolitycznym pod egidą Warszawy, wymierzonym przeciwko dominacji Berlina i Moskwy na obszarze ABC czyli w zlewiskach Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Kluczowym elementem i stworzeniem geopolitycznym tego bloku był obszar Ukrainy. Z ideą międzymorza, którą wysunął Piłsudski, ściśle wiązała się polityka prometejska, mająca na celu rozbicie Rosji Sowieckiej, później Związku Sowieckiego, poprzez wspieranie ruchów narodowo-wyzwoleńczych. W formule Trójmorza Ukraina jest wyłączona z projektu tworzonego pod egidą Waszyngtonu. Zatem głównym stworzniem geopolitycznym staje się Polska. W sferze deklaratywnej projekt ten ma być formułą współpracy gospodarczej, gdzie czynnik geopolityczny stanowi tło. Jednak, jak wskazano powyżej, idea ta dobrze koresponduje ze strategią przedstawioną przez Georgia Friedmana. Aktywne włączenie się Waszyngtonu w integrację polityczno-gospodarczą obszaru ABC jest także próbą ograniczenia realizacji geostrategicznych interesów Pekinu. Inicjatywa 12 plus 1 Trójmo trójmorze stanowi bezpośrednią konkurencję dla chińskiej formuły 16 plus 1, o tyle korzystną dla Stanów Zjednoczonych, że daje możliwość neutralizacji wpływów chińskich. Działa dezintegrująco na osi Berlin-Moskwa, a także w samej Unii Europejskiej. W 2011 roku Hillary Clinton oficjalnie zapowiedziała strategiczny zwrot ku Azji. W związku z tym bardzo ważne dla bezpieczeństwa narodowego rzeczpospolitej jest to, czy Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu angażować się aktywnie w budowanie architektury bezpieczeństwa w Europie. W geopolityce nazywamy to mechanizmem Kindelbergera czy też pułapką Kindelbergera o czym była mowa wyżej. Kryzys gospodarczy z lat 2008-2009 i perturbacje w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych uświadomiły amerykańskim elitom, że dalsza zdolność Waszyngtonu do, ta do takiego samego zaangażowania polityczno-militarnego w Eurazji, jak w latach 90. XX wieku, powoli się kończy. Wysunięta obecność amerykańska w eurazjatyckim Rimlandzie przesuwa swój punkt ciężkości na jego azjatycką część. W ocenie autora książki w ciągu najbliższej dekady będzie to najważniejszy dylemat bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej. Cały system bezpieczeństwa budowany przez Polskę po wstąpieniu do NATO w 1999 roku opierał się na wysuniętej obecności amerykańskiej w europejskiej części Rimlandu. Zagrożenie związane ze zmianą strategii amerykańskiej z Atlantyckiej na Pacyficzną jest dziś podstawowym dylematem bezpieczeństwa dla wszystkich sojuszników USA w Europie i na Bliskim Wschodzie. Koncepcja nawiązująca do Polski Jagiellonów, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, miała swoje podstawy geograficzne w okresie II Rzeczpospolitej, natomiast straciła je zupełnie po 1945 roku. Idea jagiellońska w swoim przestrzennym wymiarze jest bowiem oparta na położeniu Rzeczpospolitej w dorzeczu Wisły i Dniepru, sytuując Polskę w zlewisku Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. To z kolei pozwala na formułowanie programów politycznych, które za potencjalną polską strefę wpływów uznawały cały pomost bałtycko-czarnomorski. Przykładem historycznym takiej wizji była choćby wyprawa czarnomorska króla Jana I Olbrachta w 1497 roku, w celu opanowania portów Kili i Białogrodu na wybrzeżu Morza Czarnego. Zmiana położenia geograficznego Polski po zakończeniu II wojny światowej, a ściślej przesunięcie granic naszego kraju na zachód, ma swoje głębokie skutki geopolityczne. Rzeczpospolita, leżąc już nie w dorzeczu Dniepru, lecz w dorzeczu Odry i Wisły, stała się krajem wyłącznie bałtyckim, nie zaś bałtycko-czarnomorskim. Głównym geograficznym wyznaczeniem poło położenia Rzeczpospolitej stała się Nizina Środkowoeuropejska, będąca głównym korytarzem transportowym Eurazji. Głębokiemu przeobrażeniu uległa także struktura etniczna i konfesyjna obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Te dwie fundamentalne przemiany prowadzą do zupełnie różnych uwarunkowań geopolitycznych niż w okresie międzywojennym. Powinny także prowadzić do formułowania nowych strategii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa dostosowanych do nowego położenia geograficznego. Niestety w wielu publikacjach i wystąpieniach publicznych ciągle w naszym kraju pokutuje myślenie kategoriami przestrzennymi początku ubiegłego, ubiegłego wieku. Analizując realne możliwości oddziaływania naszego kraju na region Europy Środkowo Wschodniej czy też na pomost bałtycko-czarnomorski w kontekście realizacji projektu geopolitycznego takiego jak Międzymorze czy Trójmorze należy uwzględnić kilka czynników po pierwsze zdolność projekcji siły państwa polskiego w regionie. I nie chodzi wyłącznie o zdolności ekspandowania militarnego, ale także poszerzania wpływów gospodarczych dzięki projekcji rodzimego kapitału na państwa ościenne oraz promieniowaniu kulturowemu, zdolnemu uczynić z Polski atrakcyjne centrum regionu. Jeśli chodzi o zdolności militarne, to obecnie nasz kraj ma duże problemy z brakiem nowoczesnej obrony powietrznej, nie mówiąc o kompaktowych rozwiązaniach antydostępowych A2AD. To praktycznie nie pozostawia nam jakiejkolwiek możliwości aktywnego, pełnoskalowego wojskowego wsparcia państw regionu. Brak skutecznego systemu eliminowania środków napadu powietrznego, lotniczego, w tym bezzałogowego i rakietowego, wystawia centra kierowania i dowodzenia państwa, obiekty infrastruktury krytycznej, bazy lotnicze, zgrupowania pancerno-zmechanizowane czy bazy rezerw materiałowych na bezpośrednie zagrożenie likwidacją bądź paraliżem w pierwszych godzinach klasycznego konfliktu zbrojnego. Do tego można dodać brak sieciocentrycznego systemu łączności w siłach zbrojnych RP, chaos w systemie dowodzenia i kierowania. Tutaj warto nadmienić, że sami wojskowi mają problem z odpowiedzią na proste pytanie: kto zgodnie z obowiązującymi przepisami dowodzi w okresie pokoju siłami zbrojnymi RP? Brak taktyczno-operacyjnych systemów rakietowych, niskie nasycenie sił zbrojnych RP nowoczesnymi środkami przeciwpancernymi, brak śmigłowców bojowych spełniających wymogi współczesnego pola walki czy brak gąsienicowych wozów bojowych piechoty. BWP-1 nie ma nawet co liczyć, nie ma nawet co liczyć ponieważ nawet czterokrotnie mniej liczebna Białoruś ma nowocześniejsze wyposażenie wojsk zmechanizowanych. Warto pamiętać także o nie najlepszym wizerunku Polski wśród krajów regionu, co wynika z tego, że przez ponad 20 lat nie potrafiono zadbać o bezpieczeństwo lotów najważniejszych osób w państwie. Katastrofy rządowego śmigłowca, samolotu wojskowego pod Mirosławcem i wreszcie katastrofa Smoleńska pokazały smutny obraz indolencji aparatu państwowego Rzeczpospolitej. Kraj, który traci w, tracie po... Kraj, który traci w trakcie pokoju w XXI wieku więcej generałów niż w okresie II wojny światowej, ma słabe możliwości oddziaływania na państwa ościenne jako gwarant ich bezpieczeństwa. Rozważając mocne strony i słabości naszego państwa w obszarze strategicznym, powinniśmy właściwie zacząć od systemu planowania strategicznego, dostosowanego do wymogów drugiej i trzeciej dekady XXI wieku. W ocenie autora niniejszej książki taki system nie istnieje. Funkcjonuje kilkadziesiąt komórek państwowych i kilkadziesiąt organizacji pozarządowych o charakterze planistycznym i analitycznym, które działają autonomicznie, niesynergicznie, w większości dublując swoją pracę. Ponadto strategiczna planistyka powinna być oparta na solidnych i długofalowych analizach systemu ładu międzynarodowego i bezpieczeństwa, czego niestety brakuje. Rządowe ośrodki analityczne, poddawane ciągłym fluktuacjom i naciskom politycznym, nie są w stanie dostarczać decydentom obiektywnych, często bardzo niewygodnych dla rządzących analiz. Poza tym ich zdolność predykcyjna nie wykracza praktycznie poza okres dwóch lat. Na koniec warto nadmienić, że, w odróżnieniu od wszystkich czołowych mocarstw, w polskich, w polskich ośrodkach państwowych nie istnieje analiza geopolityczna. Jakie to ma skutki dla percepcji strategicznej polskich decydentów, pokazała najpierw wojna rosyjsko-gruzińska z 2008 roku, a następnie aneksja Krymu przez Rosję w 2014 roku, które zaskoczyły i polityków, i rządowych analityków. A warto dodać, że jeszcze kilka miesięcy przed kryzysem krymskim w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego można było przeczytać, że w naszej części Europy nie grozi w najbliższym czasie większy konflikt zbrojny. Osobną sprawą jest nasza gospodarka i zdolności oddziaływania miękkiego. Ani pod względem PKB na głowę mieszkańca, ani pod względem atrakcyjności polskiej waluty, nasz kraj nie wyróżnia się szczególnie na tle innych państw regionu Europy Środkowej. Polska nie przoduje także wyraźnie pod względem technologicznym na pomoście bałtycko-czarnomorskim. Trudno odpowiedzieć twierdząco na takie pytania, jak czy polska kultura i szeroko rozumiana polskość wraz z naszą tradycją i historią, naszymi symbolami, ideami, wartościami, narodowymi markami. Są powszechnie znane w państwach leżących na pomoście bałtycko-czarnomorskim. Czy język polski jest jednym z bardziej atrakcyjnych języków obcych, którego uczy się młodzież w Europie Środkowo-Wschodniej? Czy mieszkańcy tego regionu chętnie wchodzą na polskie strony internetowe, oglądają polską telewizję, słuchają polskiej muzyki, czytają polską prasę, książki? I wreszcie warto odwrócić pytania, czy w Polsce występuje szczególne zainteresowanie wśród naszych obywateli językami, kulturą, tradycją innych państw pomostu bałtycko-czarnomorskiego? Ilu spośród największych piewców idei jagiellońskiej, Międzymorza, Trójmorza włada choć dwoma językami obcymi tego regionu? Ilu potrafi wymienić pisarzy, artystów i postaci z pierwszych stron gazet chorwackich, estońskich, bułgarskich, rumuńskich, węgierskich czy słoweńskich? Jakie zna strony internetowe, gazety czy książki ważne dla kultury słowackiej, litewskiej czy ukraińskiej? Międzymorze czy też Trójmorze jako projekt geopolityczny wywodzący się z myśli Eugeniusza Romera i przekonania, że polskie dziejowe posłannictwo związane jest z pomostem bałtycko-czarnomorskim prowadzi do polityki konfrontacyjnej z Niemcami i Rosją. Przeciwieństwem romeryzmu i idei jagiellońskiej jest w polskiej myśli geopolitycznej wakaryzm, który podkreśla, że Polska leży na nizinie środkowoeuropejskiej, a terytorium Rzeczpospolitej ma charakter tranzytowy. W tym kontekście kluczem do rozwoju Polskiego Ośrodka Siły staje się nie budowa własnego bloku geopolitycznego, ewentualnie przy wsparciu ościennych mocarstw, ale polityka geoekonomiczna ukierunkowana na rozwój kraju jako sworznia gospodarczego. Piwotalne położenie państwa polskiego pozwala czerpać korzyści ekonomiczne z bycia krajem pośrednikiem, państwem tranzytowym. We współczesnych procesach geopolitycznych szansą staje się włączenie się w chiński projekt nowego jedwabnego szlaku i szlaku bursztynowego, czyli osi północ-południe, od Skandynawii przez półwysep anatolijski po wyżynę irańską. Podrozdział 4. Polska w XXI wieku. Trzy drogi geopolityczne. Sytuacja geopolityczna Polski jest silne, silnie warunkowana geografią Eurazji. Bezpieczeństwo naszego kraju stanowi wypadkową międzynarodowego układu sił i interesów oraz potencjału własnego. Współcześnie kluczowym procesem geopolitycznym wpływającym na bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej jest policentryzacja świata przy uwzględnieniu mechanizmu Kindelbergera. Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianą hegemoniczną i kształtowaniem się nowych stref wpływów. A z drugiej, z geostrategicznym zwrotem Stanów Zjednoczonych w stronę Azji Wschodniej i zachodniego Pacyfiku. Główny trzon zaangażowania Stanów Zjednoczonych, obecnie najważniejszego sojusznika Polski, zarówno politycznego, jak i militarnego, przenosi się do Azji. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Polski, które od połowy lat 90. XX wieku było budowane w oparciu o wysuniętą obecność Stanów Zjednoczonych w europejskiej części H Rimlandu. Główne interesy Stanów Zjednoczonych leżą dzisiaj w Azji Wschodniej. Układ geopolityczny, który kształtuje się obecnie na świecie, tworzy się wokół tego nowego jądra geopolitycznego. Drugim elementem nowej architektury bezpieczeństwa, nowego ładu międzynarodowego, jaki kształtuje się od końca pierwszej dekady XXI wieku, jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Niektórzy analitycy w Polsce często o tym zapominają, patrząc na Niemcy przez pryzmat ich roli trzonu gospodarczego i politycznego Unii Europejskiej. Interpretacja relacji niemiecko-rosyjskich, chociażby na podstawie oficjalnych wypowiedzi, które padają z ust kanclerz Angeli Merkel w Bundestagu czy w opinii niektórych ośrodków eksperckich, takich jak niemiecko, Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej, jest z punktu widzenia geopolityki błędna. W geopolityce decydują fakty, Najbardziej dobitnym faktem potwierdzającym istnienie strategicznego sojuszu niemiecko-rosyjskiego jest gazociąg na dnie Bałtyku Nord Stream. Czynnikiem bezpośrednio sprzyjającym temu zbliżeniu była polska polityka wschodnia. Brak zgody ze strony polskiego rządu na poprowadzenie przez Polskę drugiej nitki gazociągu Yamał w proteście przeciwko ominięciu Ukrainy zmusił Berlin i Moskwę do znalezienia alternatywy, która była nieopłacalna ekonomicznie, ale korzystna geopolitycznie. W sytuacji kształtowania się strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego i groźby wycofania się wpływów amerykańskich z Europy, pojawienie się na obszarze Europy Środkowej nowego gracza, nowej siły geostrategicznej z punktu widzenia geopolityki, należy uznać za korzystne dla państwa polskiego. Nowy gracz mógłby stać się swego rodzaju balanserem między wpływami amerykańskimi a niemiecko-rosyjskimi. Bilans handlowy, który Polska ma z Chinami, jest niekorzystny. Według danych Ministerstwa Rozwoju w 2015 roku eksport do Chin to zaledwie 1% polskiego eksportu. Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym Polski, ale zysk z eksportu polskich produktów do Chin za 2015 rok wyniósł zaledwie 2 miliardy dolarów, a importowaliśmy towary za ponad 22 miliardy dolarów. Jeśli chodzi o polski import, Chiny były drugim polskim partnerem handlowym po Niemczech, skąd importowaliśmy produkty za 45 miliardów dolarów. Polska posiada już stałe połączenia kolejowe z Chinami. Tworzony jest wielki hub logistyczny pod łodzią. Rozwój tej koncepcji i danie Polsce pierwszeństwa jako głównemu krajowi Europy Środkowo-Wschodniej, który może już jest głównym partnerem gospodarczym Chin, ale przede wszystkim Polsce, która może stać się łącznikiem z kapitałem chińskim, może przynieść Polsce wymierne korzyści. Nasz kraj mógłby korzystać ze swojego tranzytowego położenia i stać się beneficjentem dywidendy geograficznej. Należy wskazać na głosy krytyczne pojawiające się jednak w Polsce wobec chińskiej inicjatywy Jednego pasa, jednej drogi. W raporcie powstałem w Akademii Sztuki Wojennej, bardzo krytycznym wobec tej propozycji, czytamy m.in. Cytat: Polska nie odniesie większych korzyści w staniu się krajem tranzytowym między Chinami a Europą. Obecnie, na przykład, przez nasz kraj przejeżdżają pociągi towarowe kursujące między Europą Zachodnią a Chinami, ale Polska w niewielkim stopniu uczestniczy w tym handlu. Doświadcza tego także Białoruś. Należy natomiast zabiegać o chińskie wsparcie przy powstawaniu projektów infrastrukturalnych, takich jak nowe centra przeładunkowe i tym podobne, pod warunkiem, że będzie to sprzyjało przede wszystkim polskiemu eksportowi. Obecnie Polska nie ma wypracowanej ogólnej strategii geopolitycznej, a tym bardziej strategii geopolitycznej wobec Azji. Mamy tutaj do czynienia ze swoistym dualizmem. Z jednej strony Polska angażuje się w różne projekty, takie jak Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, w którym ma swojego wicedyrektora i zarówno strona polska, jak i chińska wypowiadały się w sposób optymistyczny o planach wzajemnej współpracy. Warto przypomnieć 2016 rok i wizytę prezydenta Xi Jinpinga w Polsce, w tym wiele zawartych wówczas kontraktów. Pierwszy szczyt Trójmorza był zorganizowany właśnie w kontekście współpracy z Chinami w formacie 16. Plus 1, podczas gdy już szczyt w 2017 roku przyniósł zmianę linii geopolitycznej. Głównym partnerem państw Trójmorza stają się nie Chiny, ale Stany Zjednoczone. I nie da się nie zauważyć, że obecna. W ciągu ostatnich kilku lat antynomia wynikająca z tej globalnej rozgrywki geopolitycznej wpływa w, i wpływa w sposób kluczowy na kształtowanie się idei trójmorza. Stany Zjednoczone nie będą przychylnie patrzeć na zacieśnianie się relacji gospodarczych państw Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami. Dzisiaj to Chińska Republika Ludowa jest głównym rywalem geopolitycznym Stanów Zjednoczonych, nie zaś Federacja Rosyjska, nie mówiąc o mniejszych państwach, które mają ambicje do bycia mocarstwem regionalnym. Po 1989 roku były realizowane trzy główne koncepcje geopolityczne, które funkcjonowały w polskiej debacie akademickiej, ale też w polskiej praktyce politycznej. Pierwsza to wspólnota euroatlantycka. Głównym strategicznym celem, który Polska realizowała do 2004 roku, było członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, co się ziściło w marcu 1999, i członkostwo w Unii Europejskiej, które ziściło się w maju 2004 roku. Jakakolwiek polska strategia w znaczeniu geopolitycznym, jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną, zakończyła się w 2004 roku. Polscy decydenci stwierdzili, że nasz kraj dzięki przynależności do najsilniejszego bloku polityczno-militarnego na świecie stał się już bezpieczny. Drugą koncepcją jest koncepcja międzymorza, która była podnoszona już w latach 80. przez Konfederację Polski Niepodległej z jej najbardziej znanym przedstawicielem Leszkiem Moczulskim. W latach 1990-1992 KPN uczyniła bardzo wiele na rzecz budowy sojuszu z partiami, organizacjami społecznymi na terenie Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, a także na rzecz zacieśnienia relacji z Ukrainą. Ta koncepcja odeszła do Lamusa wraz z przystąpieniem Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Dzisiaj się do niej powraca. Trzecia koncepcja, która upadła i najkrócej funkcjonowała, mimo że miała podstawy akademickie, to koncepcja Trójkąta Kaliningradzkiego, nazywana także koncepcją Trójkąta Królewiec Królewieckiego. Narodziła się na przełomie 2010 i 2011 roku i była próbą wyjścia z impasu geopolitycznego dzięki stworzeniu czegoś na kształt Partnerstwa Polsko-Niemiecko-Rosyjskiego. Jej twórcy uznali, że jeżeli nie możemy z kimś walczyć, to powinniśmy się do niego przyłączyć. Oczywiście, biorąc pod uwagę różnice potencjałów, Polska byłaby tak naprawdę junior partnerem tandemu rosyjsko-niemieckiego. W perspektywie najbliższych 15 lat można zarysować trzy podstawowe scenariusze, trzy drogi geopolityczne dla Polski. Pierwsza to budowa bloku geopolitycznego na pomoście bałtycko-czarnomorskim pod egidą Stanów Zjednoczonych. Druga to włączenie się w budowę Europy Federalnej pod przewodnictwem Francji i Niemiec. Trzecia utrzymanie członkostwa w NATO i Unii Europejskiej na tych samych zasadach co obecnie, przy zarzuceniu budowy własnego bloku geopolitycznego na rzecz koncepcji geoekonomicznej nawiązującej do wakaryzmu. Szczegóły przedstawiono poniżej w tabeli. Romeryzm mocarstwa sprzyjające Stany Zjednoczone tradycja polskiej myśli geopolitycznej to myśl Eugeniusza Romera i Józefa Piłsudskiego. Silne strony koncepcji Wsparcie najsilniejszego mocarstwa, poparcie społeczne dla konfrontacji z Rosją. Słabe strony koncepcji konflikt z Rosją i Niemcami, przeciwdziałanie gospodarcze, polityczne i ewentualne militarne ze strony tych państw. Zagrożenia możliwość osamotnienia w sytuacji zaangażowania się USA w konflikt pozaeuropejski. Wakaryzm mocarstwa sprzyjające Niemcy, Rosja, Chiny. Tradycja polskiej myśli geopolitycznej to Włodzimierz Wakar, Roman Dymowski. Silne strony koncepcji wykorzystanie naturalnych właściwości geograficznych kraju, sprzyjanie sąsiadów. Słabe strony koncepcji osłabienie więzi ze Stanami Zjednoczonymi, zwiększenie własnych nakładów na obronę. Zagrożenia utrata w cudzysłowie parasola bezpieczeństwa ze strony USA, pozostawanie w tzw. szarej strefie bezpieczeństwa. Europejski federalizm. Mocarstwa sprzyjające Niemcy Francja. Tradycja polskiej myśli geopolitycznej Władysław Studnicki Stefan Buszczyński. Silne strony koncepcji wejście do strefy euro i pozyskanie w ten sposób gwarancji bezpieczeństwa polityczno-militarnego. Słabe strony koncepcji przekazanie sporej części suwerenności na rzecz państwa europejskiego. Zagrożenia, zdominowanie polityczne i gospodarcze przez Niemcy. Szanse w przypadku romeryzmu. To budowa pozycji lokalnego mocarstwa polityczno-militarnego, w przypadku wakaryzmu, budowa potęgi gospodarczej, w przypadku europejskiego federalizmu, dobrobyt gospodarczy dla społeczeństwa. Rozdział czwarty: geostrategiczny wymiar bezpieczeństwa Polski. Pod rozdział pierwszy: operacyjne przygotowanie terytorium RP, zarys. Przez geostrategię rozumiemy w węższym znaczeniu Cytat. Badania środowiska geograficznego pod kątem potrzeb prowadzenia wojny. Koniec cytatu. A w szerszym znaczeniu, cytat, naukę stosowaną zajmującą się badaniem geograficznych warunków realizacji celów politycznych przez państwo, w tym prowadzenia wojny. Koniec cytatu. Regionem geostrategicznym jest, cytat, obszar lądowy, morski lub lądowo-morski wraz z przestrzenią powietrzną na którym wydarzenia polityczne, gospodarcze lub militarne mają wpływ na sytuację światową. Koniec cytatu. Przed przystąpieniem do omówienia najważniejszych geostrategicznych zagrożeń dla bezpieczeństwa RP z punktu widzenia geografii wojennej, należy przybliżyć czytelnikom pojęcie operacyjnego przygotowania terytorium państwa (OPT) oraz zarysować problematykę geografii wojennej Polski. Ze względu na istotę przedstawianej problematyki, część zagadnień musiano pominąć, a niektóre informacje ograniczyć do niezbędnego minimum. Operacyjne przygotowanie terytorium stanowi część infrastruktury obronnej przygotowanej stosownie do planowego użycia sił zbrojnych w celu stworzenia dogodnych warunków do dyslokacji wojsk, zorganizowanego ich wejścia do walki i skutecznego prowadzenia działań bojowych. Infrastruktura obronna jest częścią infrastruktury państwa niezbędną do funkcjonowania systemu obronnego. Opiera się głównie na infrastrukturze stanowisk dowodzenia, łączności informatyki, transportowej, lotniskowej, portów i baz morskich, logistycznej, materiałowej, remontowej, medycznej oraz fortyfikacyjnej. Operacyjne przygotowanie terytorium państwa ma na celu wytypowanie newralgicznych punktów w systemie infrastruktury operacyjno-technicznej oraz opracowanie możliwości i sposobów wykorzystania danych elementów przygotowania operacyjnego podczas działań zbrojnych. W kontekście operacyjnego przygotowania terytorium, jednym z kluczowych obszarów jest infrastruktura transportowa. W przerzutach wojsk, a także środków zaopatrzenia w czasie współczesnych działań zbrojnych, bardzo ważną rolę odgrywa transport samochodowy. W Polsce łączna długość dróg publicznych o twardej nawierzchni wynosi około 230 tysięcy km, z tego nawierzchnię ulepszoną posiada około 187 000 km dróg. Rozmieszczenie sieci drogowej na terytorium RP jest nierównomierne, korzystne w centrum i na południu. Wychodzi około 100 km dróg na 100 km2 powierzchni, niekorzystne zaś na północy i wschodzie około 50 km na 100 km kwadratowych. Tam w razie zagrożenia z warmińskiego i podlaskiego kierunku operacyjnego mogą wystąpić zakłócenia w przegrupowaniach i przewozach wojsk. Najkorzystniejsze warunki do manewru wojskami występują w pasie Polski Południowej od Dolnego Śląska i południowej Wielkopolski przez Górny Śląsk do Podkarpacie. Wiele pozostawia do życzenia stan techniczny dróg i obiektów zaplecza technicznego. Jednak jednym z najpoważniejszych problemów w operacyjnym wykorzystaniu dróg jest ich zbyt mała szerokość oraz zbyt mała ilość dróg biegnących równolegle do granic państwowych. Jedynie 3% dróg na terenie RP ma szerokość ponad 8 metrów, a aż 70% dróg ma szerokość poniżej 6 metrów. Utrudnia to dwukierunkowy ruch kolm wojskowych. Ruch bez zakłóceń może odbywać się tylko autostradami i drogami szybkiego ruchu. Jednak autostrady są w polskich warunkach. Izolowanymi odcinkami dróg, choć należy wspomnieć, że istnieje plan ich rozbudowy w związku z budową infrastruktury kraju. Transport kolejowy jest bardziej wrażliwy na uderzenia lotniczo-rakietowe niż transport samochodowy i nie tak użyteczny, jeśli chodzi o precyzyjne dowiezienie ładunku na, na miejsce przeznaczenia, lecz charakteryzuje się o wiele wyższą zdolnością przewozową, co ma olbrzymie znaczenie, zwłaszcza w czasie rozwinięcia operacyjnego. Na terytorium RP sieć kolejowa liczy łącznie około 26 tysięcy km długości. Jej gęstość wynosi nieco ponad 8 km na 100 km2 i maleje. Obszarami o najgęstszej sieci są Górny Śląsk, południowa część Dolnego Śląska, Wielkopolska, Kujawy, region Dolnej Wisły w kierunku Trójmiasta. Obszarami o najmniejszej gęstości sieci kolejowej są tereny w Polsce Centralnej i Wschodniej, pokrywające się z tzw. strefą izolacyjną z czasów zaborów. Nierównomierne roz rozmieszczenie infrastruktury kolejowej i niewielkie możliwości dotarcia do dowolnego miejsca w kraju ograniczają rolę transportu kolejowego w działaniach wojennych. Należy przy tym zauważyć, że większość najważniejszych szlaków kolejowych na terenie RP ma charakter równoleżnikowy. Nie występują linie biegnące równolegle do granic państwowych i Wisły, najważniejszej przeszkody wodnej. Do ogólnej oceny należy dodać jeszcze małą liczbę mostów na najważniejszych rzekach oraz zły stan infrastruktury kolejowej. Pozytywną cechą sieci transportowej Polski jest fakt, że ciągi drogowe przeplatają się lub biegną równolegle ze szlakami kolejowymi. Zarówno do stacji kolejowych, jak i ramp załadow załadowawczych prowadzą do jazdy o twardej nawierzchni. Pozwala to na organizowanie kombinowanego transportu kolejowo-samochodowego. Sieć rurociągów na terytorium RP przeznaczona jest do transportu ropy naftowej z szybów wiertniczych do rafinerii, portów paliwowych, składów lub stacji kolejowych, gazu ziemnego i koksowniczego oraz wody na dalekie odległości. W czasie działań wojennych, celami uderzeń w infrastrukturę rurociągową będą w szczególności w sieciach rurociągów, rafinerie, porty paliwowe, stacje pomp, rozdzielnie składy materiałów pędnych i smarów. W sieciach gazociągów gazownie, tłocznie, rozdzielnie gazu w sieciach przesyłu wody ujęcia wody stacje pomp, zbiorniki. Największym problemem pozostaje nadal zaopatrzenie Rzeczpospolitej w surowce energetyczne a ściśle rzecz ujmując dywersyfikacja dostaw surowców do produkcji energii. Uzależnienie surowcowe od jednego z sąsiadów przy niewielkich rezerwach paliw płynnych i nierównomiernym rozmieszczeniu składów MPS, materiałów pędnych i smarów Obszar północno-wschodni jest ich w praktyce pozbawiony, może mieć katastrofalne skutki dla gospodarki, a co za tym idzie do zdolności obronnych w przypadku konfrontacji polityczno-militarnej. Transport lotniczy w Polsce, mimo wzrastającej systematycznie liczby połączeń krajowych i międzynarodowych, jest słabo rozwinięty. Na terytorium RP znajduje się około 70 lotnisk, z czego 14 komunikacyjnych i zakładowych, reszta wojskowych. Zaledwie nieco ponad dwa lotniska przypadają na 10 tysięcy km2. Dla porównania w Niemczech liczba ta wynosi 16. Najwięcej lotnisk znajduje się na Pomorzu, najmniej na ścianie wschodniej. Oprócz lotnisk na terytorium Rzeczpospolitej jest nieco ponad 20 drogowych odcinków lotniskowych. W większości są to odcinki nieużywanych dróg samochodowych, np. autostrad czy dróg szybkiego ruchu. Przystosowane do wykorzystania na czas W jako miejsca startu i lądowania samolotów wojskowych. Można na nich prze przeprowadzić także operacyjne rozwinięcie i rozśrodkowanie lotnictwa. Są one skupione prawie wyłącznie na ścianie zachodniej i w Polsce Centralnej. Na terenie Polski znajduje się również blisko 40 lądowisk wykorzystywanych do obsługi śmigłowców i helikopterów oraz jako obiekty sportowe, z których część może być również przeznaczona do bazowania samolotów. Rozmieszczenie lądowisk jest także nierównomierne. Najmniejsza ich liczba występuje w Polsce Wschodniej. Jak wynika z powyższego opisu, najsłabiej przygotowane pod względem operacyjnym terytorium RP jest na ścianie wschodniej, a zwłaszcza północno-wschodniej. Punktem wyjścia do analizy systemu obronnego państwa jest wyznaczenie, zgodnie z najważniejszymi celami i zadaniami obrony, systemu rubieży, stref i rejonów ochrony i obrony. Muszą być one dostosowane do warunków terenowych, tak aby wykorzystać maksymalnie walory obronne kraju. W koncepcjach przedstawionych w pierwszej połowie lat 90. na terytorium Rzeczpospolitej wydzielono trzy obszary strategiczne zachodni, wschodni oraz centralny. Obszary zachodni i wschodni obejmowały terytorium Polski od granicy państwowej do tylnej granicy drugich rubieży obrony. Centralny obszar strategiczny stanowił terytorium Rzeczpospolitej znajdujące się między tylnymi granicami drugich rubieży obrony. Stanowi on obszar dyslokowania głównych sił odwodu Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i głównej części sił powietrznych. Dwoma głównymi kierunkami strategicznymi były kierunki zachodni i wschodni. Pierwsze strategiczne rubieże obrony, zachodnia i wschodnia, oparte były na rzekach granicznych oraz miejscowościach w pasach przygranicznych. Konieczne w tym przypadku jest przygotowanie zawczasu systemu masowych zapór i niszczeń. Drugie strategiczne rubieże obrony były wyznaczone na zachodzie, na Nysie Kłodzkiej, środkowym biegu Odry, terenach leśnych i jeziornych, wzdłuż linii Sulechów, Zbąszyn, Międzyrzecz, Gorzów Wielkopolski, Wałcz, Szczecinek, Miastko, Słupsk. Za pośrednią linię obrony służyć miał teren Odgorzowa, przez Pojezierze Myśliborskie i Pojezierze Drawskie do brzegu. Na wschodzie druga strategiczna rubież obrony opiera się na środkowej i dolnej Wiśle, a od południa na Dunajcu. Pośrednią rubieżą obrony mógłby być teren wzdłuż Bugonarwi, dolnego odcinka Narwi, Ostrołęki, Piszu i Wielkich Jezior Mazurskich. Między rubieżami obronnymi często wyznacza się w oparciu o równoleżnikowe odcinki rzek tzw. rubieże ryglowe. W strategicznym obszarze zachodnim mogłyby to być dolny ośrodek, odcinek Warty, odra w okolicy Surechowa, ujście Nysy Łużyckiej, bory, Dolno, bory dolnośląskie, pasmo Sudetów. Na obszarze wschodnim dolny odcinek Bugu, dolny odcinek Wieprza, jeziorze Włodawskie, dolny odcinek Sanu z kompleksami leśnymi wokół pasmo Bieszczat i Beskidunickiego. Ponadto należy wspomnieć o strategicznych rejonach obrony, które stanowić powinny przygotowanie do, przygotowane do obrony obszary na podejściach do następujących miejscowości. Na zachodzie Szczecin, Stargard, Kostrzyn, Gorzów, Wielkopolski, Świebodzin, Żary, Żagań, Zgorzelec, Legnica, Wrocław. Na wschodzie Augustów, Białystok, Olsztyn, Ostrołęka, Warszawa, Siedlce, Lublin, Chełm, Zamość, Przemyśl, Rzeszów. Koncepcje te straciły na znaczeniu z uwagi na kolejne rozszerzenie NATO, do którego 12 marca 1999 roku wstąpiła również Polska. Współcześnie odchodzi się od wyznaczania rejonów obrony, zastępując obszary strategiczne obszarami operacyjno-strategicznymi. Na kierunku zachodnim wyznacza się dodatkowo północno-zachodni obszar operacyjno-strategiczny pod rozdział 2: Zagrożenia geostrategiczne dla Polski warianty. Po przemianach geopolitycznych lat 90., związanych z przystąpieniem Polski, Czech i Węgier do NATO, powołaniem Grupy Wyszehradzkiej oraz deklaracją Ukrainy o jej przynależności do Europy Środkowej, można było mówić o formowaniu się koncepcji regionu strategicznego Europy Środkowej jako jednym z obszarów o kluczowym znaczeniu polityczno-militarnym w Europie. Jego granice obejmowały na wschodzie zwężenie bałtycko-czarnomorskie, na zachodzie zwężenie bałtycko-adriatyckie, na północy Bałtyk, na południu Doliny Sanu i Sawy. Pomost bałtycko-czarnomorski stał się obszarem szczególnego zainteresowania Polski, Ukrainy i Rosji jako bardzo ważny korytarz transportowy. Z kolei pomost bałtycko-adriatycki to najkrótsze połączenie komunikacyjne między Półwyspem Skandynawskim a Niemcami. Do wymienionych wyżej obszarów dodać należy jeszcze ciśniny zachodniobałtyckie na północy, droga rurociągów z Morza Północnego do Danii i Niemiec, i bramę lublańską na południu, najlepsze przejście z Kotliny Panońskiej do Niziny Padańskiej. Po 1989 roku Polska znalazła się na głównej europejskiej osi geostrategicznej. Wynikało to z faktu zajmowania przez państwo polskie obszarów w strefie wielkich równin północnoeuropejskich tworzących ową oś, a rozciągających się od Francji po Rosję. Elementem charakterystycznym położenia geograficznego Polski jest brak większych naturalnych przeszkód fizyczno-geograficznych poza dolinami rzek. Dzięki temu terytorium Polski cechuje się łatwą dostępnością, co wpłynęło na jej rozwój dziejowy. W dłuższej perspektywie najważniejszym zagrożeniem geostrategicznym dla bezpieczeństwa państwa polskiego będzie powrót do globalnej rywalizacji mocarstw i walki o strefy wpływów, a co za tym idzie osłabienie międzypaństwowych porozumień i realnego wpływu organizacji międzynarodowych na sytuację globalną. Należy również liczyć się z tym, że w przyszłości może wzrastać rola zagrożeń asymetrycznych, w tym wojny informacyjnej oraz procesów powodujących osłabienie roli państw narodowych. Czynnikiem, który będzie powodował niestabilność nie tylko naszej części świata, ale również systemu globalnego, będzie zmiana głównej osi geostrategicznej świata z dotychczasowej euroatlantyckiej na azjatycką, indopacyficzną. Pod kątem geopolitycznym, w tym geoekonomicznym, do końca wieku XX Europę Środkową można było analizować przez pryzmat dwóch układów integracyjnych. Grupy Wyszehradzkiej oraz powstałego w 1990 roku z inicjatywy Włoch i Austrii pentagonale, przekształconego później w oktagonale. Z geoekonomicznego punktu widzenia niebagatelne znaczenie ma tranzytowy charakter położenia Polski na styku Nizin Środkowo- i Wschodnioeuropejskiej. Ten korytarz, zwany czasem przeciągiem geograficznym, ułatwia państwom ościennym dostęp do polskiego terytorium nie bez znaczenia jest także fakt iż korytarze transportowe biegnące przez Polskę stanowią jednocześnie utarte szlaki wojenne najważniejsze z nich to na zachodzie brama lubuska i brama łużycka na południu brama morawska na wschodzie brama wołyńska brama przemyska brama białoruska inaczej zwana bramą brzeską i brama podlaska na północy zaś brama warmińska Jednymi z najważniejszych czynników kształtujących środowisko bezpieczeństwa Rzeczpospolitej po 1991 roku były rozpad Związku Sowieckiego, powstanie niepodległych państw na przesmyku bałtycko-czarnomorskim, wycofanie pierwszego rzutu strategicznych sił zbrojnych układu warszawskiego z terytoriów państw Europy Środkowej i ogólne zmniejszenie potencjału wojenno-ekonomicznego sąsiadów Polski. W kontekście polskiego potencjału geostrategicznego korzystne jest rozmieszczenie surowców na terytorium Rzeczpospolitej. Ich główne zasoby znajdują się bowiem w środkowej i południowej części kraju, skupiając najważniejszą infrastrukturę w trójkącie, którego podstawą są przedgórza Sudecko-Karpackie, a wierzchołek znajduje się nad Zatoką Gdańską. Po wstąpieniu do NATO i Unii Europejskiej Polska pod względem geostrategicznym stała się elementem przestrzeni euroatlantyckiej. Granice Europy Środkowej jako regionu geostrategicznego obejmowały Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Austrię, Niemcy i Szwajcarię. Z punktu widzenia geostrategicznego, potencjalne zagrożenie militarne grozi Polsce z trzech kierunków strategicznych: północno-wschodniego, południowo-wschodniego i zachodniego. Wśród, wśród czterech państw potencjalnych agresorów Federacja Rosyjska, Białoruś, Ukraina i Niemcy trzy z nich mają większy od Polski potencjał militarny, demograficzny i przestrzenny, Lu, lub, lub oczywiście demograficzny Rosja, Niemcy yy, i Białoruś. Zważywszy jednak na polityczno-militarne powiązanie Federacji Rosyjskiej z Białorusią chodzi o państwo związkowe Rosji i Białorusi, z perspektywy geostrategii należy traktować oba kraje jako jednego potencjalnego agresora. Nie można oczywiście wykluczyć rosyjskich prowokacji z wykorzystaniem słabszego sojusznika bez oficjalnego angażowania się samej Rosji. Żaden z wyżej wymienionych sąsiadów Polski nie wysuwa jednak wobec Rzeczpospolitej oficjalnych żądań terytorialnych. Natomiast każdy z nich, z wyjątkiem Rosji, ma jakieś nieoficjalne roszczenia terytorialne względem Rzeczpospolitej. Pewne roszczenia wypływają również z różnych kręgów politycznych naszego sojusznika z NATO i Unii Europejskiej Niemiec. Obecnie Polska posiada na jednym z kierunków strategicznych, podobnie jak w okresie międzywojennym, granicę bardzo niekorzystnie ukształtowaną pod względem strategicznym. Przed wojną tym kierunkiem był kierunek zachodni. Obecnie jest to północno-wschodni kierunek strategiczny. Odległość z Brześcia, od Bramy Brzeskiej do Warszawy wynosi około 150 km, tzw. Droga Brzeska, co w połączeniu z możliwością otwarcia drugiego kierunku od północy, obwód kaliningradzki, Stanowi to główne zagrożenie militarne. Nadal największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej z punktu widzenia geostrategii jest konflikt zbrojny na jednocześnie dwóch kierunkach strategicznych, tzw. Tak wariant NR, Niemcy plus Rosja. Inną geostrategicznie niebezpieczną sytuacją jest wariant WZ, Wschód kontra Zachód, działania zbrojne między krajami Unii Europejskiej i NATO a Federacją Rosyjską i jej sojusznikami, które w dużej mierze rozgrywałoby się na terytorium Rzeczpospolitej. Teoretycznie możliwy jest także wariant RB, jednoczesne natarcie ze strony Rosji i Białorusi, i dodatkowo na przykład konflikt graniczny z Ukrainą, wspartą przez Rosję i Białoruś. Czynnikiem, który doda dodatkowo osłabia bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej, jest niedostateczne nasycenie ściany wschodniej Rzeczpospolitej związkami taktycznymi. W porównaniu z rokiem 1989, kiedy Polska dysponowała siłami zbrojnymi liczącymi około 340 tysięcy żołnierzy i 15 związkami taktycznymi, obecnie państwo polskie dysponuje siłami zbrojnymi liczącymi około 120 tysięcy żołnierzy i zaledwie trzema związkami taktycznymi, w tym ewentualnie jednym dodatkowym planowanym. Są to 16. Dywizja zmechanizowana z dowództwem w Elblągu, 12. Dywizja zmechanizowana z dowództwem w Szczecinie i 11. Dywizja kawalerii pancernej z dowództwem w Żaganiu. Mówimy tutaj także o ewentualnej 18. Dywizji zmechanizowanej z dowództwem w Siedlcach, która jest dopiero planowana. Zdecydowanie brakuje dodatkowego zabezpieczenia kierunku operacyjnego od strony Bramy Brzeskiej. W przyszłości nie można wykluczyć zmiany obecnego układu polityczno-terytorialnego naszej części Europy. Z czterech najsilniejszych sąsiadów Polski połowę stanowią kraje o słabo ukształtowanej tożsamości narodowej Ukraina i Białoruś podlegające silnym naciskom ze strony Rosji. Polska jest członkiem NATO i Unii Europejskiej, co daje naszemu krajowi gwarancję pomocy na wypadek wojny. Należy zauważyć jednak, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego nie, trakt nie precyzuje, o jaką pomoc chodzi. Warto przy tym pamiętać, że sojusz mógłby mieć poważne problemy z gwarancjami w razie agresji na dowolne państwo NATO ze strony innego członka sojuszu. Czyli w przypadku hipotetycznego konfliktu między Niemcami a Polską, pozostali członkowie sojuszu mogliby zachować neutralność, bądź co najwyżej ograniczyć się do zabiegów dyplomatycznych. Oczywiście, w kontekście dodatkowego wzmocnienia wynikającego z przynależności do Unii Europejskiej obu państw, te rozważania są zupełnie teoretyczne. Czynnikiem, który jest w stanie zmienić obecny układ geopolityczny w regionie, jest globalna dekoniunktura gospodarcza. Jak uczy historia, w przypadku głębszej recesji gospodarczej, do władzy dochodzi radykalna opozycja wykorzystująca hasła nacjonalistyczne i ksenofobiczne. W każdym z czterech wyżej wymienionych państw funkcjonują takie ugrupowania polityczne, jak na przykład w Niemczech NPD czy na Ukrainie Kongres Ukraińskich Nacjonalistów. Jeżeli doszłoby do konfrontacji na którymkolwiek z kierunków, agresja militarna byłaby z pewnością ostatnim narzędziem wpływu na nasz kraj. Wcześniej należałoby się spodziewać presji niemilitarnej, czyli wszelkich działań z użyciem narzędzi ekonomicznych, takich jak działania obliczone na destabilizację gospodarczą, wstrzymywanie, czyli na przykład wstrzymywanie dostaw surowców energetycznych, zastosowanie embarga gospodarczego na poszczególne produkty, bądź w wersji totalnej. Próby wpływu na rynek papierów wartościowych z użyciem m.in. kapitału spekulacyjnego. Narzędzia polityczne, wspierane na gruncie kulturowym, to działania mające na celu wywarcie presji na arenie międzynarodowej oraz wewnątrz kraju na władzę. Środki masowego przekazu oraz opinię publiczną zawierać mogą kreowanie negatywnego wizerunku Polski w świecie. Ograniczenie lub zerwanie wzajemnych stosunków dyplomatycznych, aktywizację działalności mniejszości narodowych, niekorzystną działalność dla polskich interesów, wykorzystywanie mniejszości religijnych do wywierania presji, aktywizację lokalnej agentury operacyjnej i agentury wpływu, dezinformację oraz działania psychologiczne. Narzędzia informacyjne to działania destabilizujące funkcjonowanie państwa z użyciem wszelkich technologii i działań asymetrycznych. W przypadku użycia sił zbrojnych wobec Polski na którymś z kierunków strategicznych należy się spodziewać jego stopniowania: od działań skrytych i subdywersyjnych. Przez działania dywersyjne i terrorystyczne, na przykład na ataki na obiekty infrastruktury krytycznej i operacyjnego przygotowania ter terenu, zamachy terrorystyczne indywidualne i zbiorowe, także z wykorzystaniem elementów dezinformacyjno-psychologicznych, np. upozorowania ich na działalność opozycyjnych czynników wewnętrznych w celu spotęgowania paniki. Możliwa jest także demonstracja, koncentracja wojsk nad granicą, demonstracyjne naruszenia granicy państwowej, lądowej, powietrznej i morskiej. No i oczywiście, ostatni, ostatecznym elementem jest otwarta, ewentualna otwarta agresja. W przypadku otwartej agresji militarnej, celem strategicznym może być zajęcie określonych terytoriów, będących przedmiotem roszczeń, podporządkowanie polityczne kraju poprzez narzucenie mu określonej formy rządów oraz aneksja całości terytorium Rzeczpospolitej, ewentualnie jego rozbiór między kilka państw i w efekcie likwidacja polskiego ośrodka siły. W przypadku dwóch ostatnich czynników głównym celem operacyjnym będzie zapewne opanowanie obszaru rdzeniowego, rdzenia państwa, w tym stolicy, co jest szczególnie niebezpieczne z kierunku wschodniego ze względu na niedużą odległość Warszawy od granicy państwowej oraz proporcjonalnie mniejszą liczbę związków taktycznych i oddziałów sił zbrojnych RP na ścianie wschodniej. W tym kontekście zmniejszenie liczebności sił zbrojnych, nawet w sytuacji ich pełnej profesjonalizacji, bez wprowadzenia kompensacyjnego systemu powszechnego przeszkolenia wojskowego i budowy systemu powszechnej obrony narodowej, zagraża bezpieczeństwu państwa. Szczególne zagrożenia wypływają również z podważania tożsamości narodowej, osłabiania więzów kulturowych i religijnych i innych działań wynikających z czynników zewnętrznych i wewnętrznych, przyczyniających się do utraty uczuć patriotycznych i pozbawienia woli walki, heroizmu i innych koniecznych cech wszystkich obywateli naszego państwa. Należy podkreślić zdolność rosyjskiej marynarki wojennej do blokady polskich portów poprzez łatwe uzyskanie kontroli nad szlakami komunikacji morskiej łączącymi je z państwami bałtyckimi i skandynawskimi. Geografia stwarza dogodne warunki do rozwinięcia działań militarnych przez wojska lądowe Federacji Rosyjskiej dyslokowane w obwodzie kaliningradzkim, pozwalające im na przeprowadzenie działań zaczepnych w głąb terytorium RP wzdłuż dolnego odcinka Wisły, co daje możliwość przecięcia lądowych i wodnych, w tym śródlądowych, szlaków komunikacyjnych między trójmiastem a dwoma największymi okręgami przemysłowymi kraju Warszawskim i Górnośląskim. Ponadto ukształtowanie terenu, wzdłuż którego biegnie granica wschodnia, ułatwia jej przekraczanie na odcinku rosyjsko-polskim i białorusko-polskim. Hipotetyczne kierunki uderzeń ze strony Rosji, obwód kaliningradzki i białorusi obejmują jedną czwartą terytorium Polski. Jeśli chodzi o hipotetyczne zagrożenia z kierunku zachodniego, to jakkolwiek biorąc pod uwagę wiążące Niemcy i Polskę wspólne interesy w ramach NATO i Unii Europejskiej, należy pamiętać o dogodnym usytuowaniu Berlina na geostrategicznej osi Paryż-Warszawa-Moskwa, co ułatwia ekspansję gospodarczą Niemiec. Ważnym czynnikiem geopolitycznym, mającym wpływ na bezpieczeństwo państwa polskiego, jest istnienie niepodległego państwa litewskiego, które swoim terytorium przecina przestrzeń strategiczną między obwodem kaliningradzkim a Białorusią, utrudniając tym samym ewentualne współdziałanie wojsk obu państw. Z punktu widzenia geopolityki korzystne jest także istnienie niepodległej Białorusi i Ukrainy, pozostających w dobrych relacjach z Rzeczpospolitą. Stwarza to bowiem głębię strategiczną ze strony mocarstwa dominującego na obszarze bezodpływowym. Konsolidacja potęgi na zachodniej granicy Hartlandu z perspektywy geopolityki zawsze będzie stanowić nacisk polityczny, gospodarczy, a także militarny na przesmyk bałtycko-karpacki jako terytorium optymalne do kanalizowania handlu czy ruchu wojsk na styku niziny środkowoeuropejskiej i wschodnioeuropejskiej. Z tego punktu widzenia warte podkreślenia jest geostrategiczne znaczenie tzw. korytarza poleskiego, korytarza białoruskiego i samego Polesia, które historycznie stanowiło kluczowy obszar kanalizujący ruch wojsk w stronę wnętrza obszaru bezodpływowego. Najistotniejszym geostrategicznie rejonem obszaru jest Brama Smoleńska, rozdzielająca zlewiska Bałtyku i Morza Czarnego i kanalizująca ruch wojsk w stronę Wyżyny Moskiewskiej. Obszar ten, łączący Grzędę Białoruską i Grzędę Smoleńsko-Moskiewską, stanowił historycznie główną drogę największych ekspansji w głąb rosyjskiego ośrodka siły w XVII wieku ze strony Rzeczpospolitej, w XIX wieku ze strony napoleońskiej Francji i w XX wieku ze strony III Rzeszy. Brama Smoleńska rozciągająca się w widłach Górnej Dźwiny i Górnego Dniepru, około, mająca około 90 km szerokości, była kluczowym rejonem granicznym Polski przedrozbiorowej od końca XIV do końca XVIII wieku, a obecnie stanowi jeden z głównych strategicznych kierunków obrony Federacji Rosyjskiej. Pod rozdział trzeci. Problem Pomorza Wschodniego Pruski Ośrodek Siły Z uwagi na historyczne doświadczenie, osobne miejsce warto poświęcić Pruskiemu Ośrodkowi Siły, czyli obszarowi do rzecza Pregoły, części Pomorza Wschodniego. Od początku XIII wieku terytorium to stanowi jeden z ważniejszych strategicznych punktów odniesienia dla państwa polskiego. Obecnie większą, większość regionu pozostającego poza granicami Rzeczpospolitej Zajmuje nizina Staropruska, obszar równinny, na południu pagórkowaty, częściowo pokryty osadami aluwialnymi i czarnoziemami, gdzie na północy występują tereny bagienne. Wzdłuż granicy z Polską występują wzgórza Morenowe, na południowym wschodzie osiągające 230 metrów nad poziomem morza. Granica południowa części regionu Pregoły tej znajdującej się poza granicami Polski przebiega przez Wyżynę Warmińską i, i Wyżynę Wisztyniecką obie wyżyny rozdzielone są doliną rzeki Łyny północno-wschodnią część regionu zajmuje równina Szeszupy która oddzielona jest od wyżyny Wisztynieckiej doliną rzeki Pisy od zachodu równina ta graniczy z obszarem wzniesień sambijskich, ciągnących się wzdłuż doliny Pregoły aż do półwyspu Sambijskiego Nizina Staropruska w obrębie granic Polski zajmuje obszar około 2660 km2. Region ten, w odróżnieniu od sąsi sąsiadującego z nim od południa po Jeziorze Mazurskiego, jest prawie zupełnie pozbawiony jezior i ma dobrze rozwinięty system dolin. Charakterystyczną jego cechą jest również mała liczba moren czołowych. Prawie cały ten obszar należy do Dorzecza Pregoły. Jedynie na zachodzie wałsza i drwęca warmińska są dopływami pasłęki. Długość pregoły wynosi około 123 km, a powierzchnia jej zlewiska 15500 km2. Pregoła utworzona jest z połączenia węgorapy i instruczy, które łączą się w okolicach Czerniachowska. Uchodzi do zalewu wiślanego. Głównym jej dopływem jest łyna. Jest najdłuższą rzeką Obwodu Kaliningradzkiego i w całości przepływa w jego granicach. Zlewisko pregoły na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego obejmuje około 13 600 km2. Sieć hydrograficzna jest dobrze rozbudowana, występuje tam ponad 13 000 km cieków. Samych rzek o długości ponad 10 km jest 148. Ponadto znajduje się tam 38 jezior o łącznej powierzchni ponad 10 hektarów. Jedynym dużym akwenem śródlądowym jest jezioro Wisztynieckie o powierzchni 17,6 km2. Najważniejsze miasta leżące nad Pregołą to Kaliningrad, Gwardijewsk, Znamieńsk i Czerniachowsk. Region Pregoły przez wiele wieków wchodził w skład historycznego obszaru Prus, zajmujących duże połacie dzisiejszego Pomorza Wschodniego. Składał się m.in. z następujących terytoriów. Ziemia Chełmińska, Powiśle, część Żuła Wiślanych, Warmia, Prusy Górne, Mazury, Barcja, Natangia, Sambia, Puszcza Romińska, Litwa Mniejsza, zwana także Pruską Litwą lub Małą Litwą. Obecnie region ten znajduje się w granicach trzech państw Polski, w województwach warmińsko-mazurskim pomorskim i kujawsko-pomorskim. Obejmujących obszary 24 tys. km2 i około 1,6 mln mieszkańców, Rosji około 15 tys. km2 i około 900 tys. mieszkańców oraz Litwy około 2 tys. km2 i 200 tys. mieszkańców. Obszar historycznych Prus przed Podbojem Krzyżackim był pod bardzo silnym wpływem kultury słowiańskiej, polskiej. Świadczy o tym m.in. występowanie dużej ilości ceramiki słowiańskiej w tamtejszych grodziskach. Jest wysoce prawdopodobne, że młode państwo polskie celowo ukierunkowało akcję osadniczą z ziemi chełmińskiej w głąb państwa Prusów. Duża część tamtejszych ziem, np. Pomezania w okresie przed 1228 roku, czyli z zakonu krzyżackiego do Polski, nie stanowiła w sensie etnicznym typowo pruskiej ziemi. Mieliśmy do czynienia wówczas z heterogenicznym etnosem, polsko-pruskim, o czym świadczą zabytki kultury materialnej, warstwy semantycznej lokalnego dialektu, a także toponimia i hydronimia do Rzecza Pregoły. Od czasu sprowadzenia zakonu krzyżackiego na ziemię chełmińską i jego ekspansji na ziemię Prusów, następowało powolne tworzenie nowego ośrodka siły, umiejscowionego na Pomorzu Wschodnim. W połowie XIII wieku objął on we władanie cały region pregoły. Już wiek później państwo krzyżackie, pruski ośrodek siły, zaczął stwarzać poważne zagrożenie dla odrodzonego państwa polskiego. Mimo utraty na rzecz państwa polsko-litewskiego znacznej części ziem w postaci tzw. Prus Królewskich w 1463 roku, pozostałą część nazwano mianem Prus Książęcych, oraz sekularyzacji w 1525 roku, co równało się powstaniu nowego państwa, formalnie uzależnionego od polsko-litewskiej jednostki geopolitycznej, pruski ośrodek siły nie tylko przetrwał, ale i rozpoczął mozolne budowanie swojej siły gospodarczej i militarnej. Od 1701 roku, koronacji Frederyka I na króla Prus, państwo to stanowiło już poważne zagrożenie dla coraz słabszej Rzeczpospolitej. Fatalna koniunktura geopolityczna oraz błędy polityczne w polityce wewnętrznej i zagranicznej doprowadziły do upadku polskiego ośrodka siły w 1795 roku. W 1772 roku powstała nazwa Prusy Wschodnie na część Ziem Rzeczpospolitej, obejmujących i Prus książęcych, które dostały się pod zabór pruski. Były to przede wszystkim Warmia i Prusy książęce z wyłączeniem Kwidzyna. Nazwa ta była stosowana do 1945 roku. Po II wojnie światowej obszar Prus Wschodnich został podzielony z inicjatywy Związku Sowieckiego. Większa jego część została wcielona w skład tego państwa. Po 1991 roku stanowi część Federacji Rosyjskiej. Ów historyczny pryzmat pokazuje, że region Pregoły przez większą część dziejów był powiązany ściśle z obszarem Pomorza Wschodniego nie tylko pod względem hydrograficznym, ale także pod względem politycznym. Dopiero po 1945 roku doszło do rozdzielenia granic geograficznych granicami politycznymi. Perspektywa historyczna wskazuje także, że region pregoły stanowi już od prawie ośmiu wieków element przestrzenny pruskiego ośrodka siły. Ośrodek ten zmieniał swój charakter, będąc raz jednostką geopolityczną, samodzielnym podmiotem, a raz jednostką geostrategiczną, niesamodzielnym pod względem politycznym ośrodkiem, pełniącym jednak funkcje strategiczne, polityczno-militarne. Warto w tym momencie ogólnie spojrzeć na niektóre kwestie strategiczne dotyczące tzw. obwodu kaliningradzkiego jako ważnego elementu przestrzennego regionu pregoły, a ściślej na wybrane elementy operacyjnego przygotowania terytorium. Obwód kaliningradzki leży w pasie pobrzeży Bałtyckich. Jego obszar wynosi 15 096 km2, Wraz z częściami zalewów Wiślanego i Kurońskiego, bez nich 13 404 km2. Ludność to około 1 miliona. Obszar ten, mimo niedużej powierzchni, ma kluczowe znaczenie geostrategiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Granica z Polską ma charakter sztuczny, z wyjątkiem około 20 km odcinka Puszczy Romińskiej. Granicę z Polską przecina 17 dróg utwardzonych. Długość linii kolejowych wynosi, wynosi 765 km, z czego około 100 km to linie wewnętrzne. Bezpośrednio wykorzystywanych jest 572 km linii kolejowych. Pięć stacji kolejowych spośród wszystkich 55 jest przystosowanych do prowadzenia prac przeładunkowych z kolei europejskiej na rosyjską i odwrotnie: są to Bagrationowsk, Czerniachowsk, Kaliningrad, Mamonowo i Żeleznodorożnej. Sieć kolejową tworzą dwie linie tranzytowe oraz kilka linii o znaczeniu lokalnym. Linia tranzytowa w kierunku o kierunku równoleżnikowym biegnie z Rosji przez Wilno do, Kalin, do Kaliningradu i dalej do Gdańska. Natomiast linia południkowa z rygi przez Szablę Sowiec Czerniachowsk, Czerniachowsk do Olsztyna. Łączna długość dróg, dróg publicznych o nawierzchni od utwardzonej to. Ponad 4600 km. Drogi o nawierzchni nieutwardzonej to nieco ponad 250 km. Rosja, za pomocą pruskiego ośrodka siły, jest zdolna do militarnego oddziaływania na Polskę i Litwę. Marynarka wojenna dyslokowana jest w dwóch bazach wojennych Bałtyjsku i Kaliningradzie. Wojska lotnicze w czterech bazach, zaś siły lądowe rozsiane są po wielu garnizonach w pobliżu granicy polskiej. Sztuczny podział regionu, prego... regionu Pregoły ma charakter tylko i wyłącznie polityczny. Pruski ośrodek siły stanowi od wieków element nacisku militarnego na państwo polskie, stanowi także doskonałe narzędzie kształtowania przyszłego porządku geopolitycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. W perspektywie średniookresowej niewykluczone są przekształcenia polityczne tego obszaru. W przypadku dążeń geopolitycznych państw ościennych. Należy się spodziewać chęci utrzymania podmiotowości geostrategicznej pruskiego ośrodka sił. Podsumowanie. Dynamika procesów globalizacyjnych zachodzących obecnie na świecie oddziałuje praktycznie na każdą strefę życia, co przekłada się także na wielowymiarowość powstających koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych. Szybko postępująca integracja na wielu płaszczyznach gospodarki, kultury, a także polityki, przeplata się z klasyczną geopolityką, gdzie aktorzy państwowi muszą się liczyć ze wzrastającymi zastępami aktorów pozapaństwowych. Pytania o przyszłość XXI wieku z jednej strony są ściśle związane z problemem czy będzie to stulecie globalnego policentryzmu, multipolarności? Z drugiej strony, nie można wcale wykluczyć, że pierwsza połowa XXI wieku stanie się okresem w cudzysłowie bez, bezbiegunowości, porządku, w którym, jak pisał m.in. Richard Haas, nie będzie jednego czy nawet kilku światowych hegemonów, lecz dziesiątki lokalnych ośrodków siły, gdzie aktorzy poza państwowi, bez stałego punktu odniesienia w przestrzeni geograficznej, będą w stanie wpływać na rzeczywistość polityczną. W Polsce po 1989 roku dominował nurt konstruktywistyczny w rozważaniach na temat polityki międzynarodowej. Dyskusja o ładzie międzynarodowym miała charakter debaty na temat wartości i kształtu prawnego rzeczywistości politycznej. W dyskusjach nie tylko akademickich, ale także politycznych, chętnie wracano do tradycji polskiej Jagiellońskiej, niestety kompletnie ignorując znaczenie geografii, czyli fundamentu myślenia geopolitycznego. Wielu analityków po wstąpieniu Polski do NATO w 1999 i Unii Europejskiej w 2004 roku było gotowych uwierzyć w cudzysłowie w koniec historii, wieszczony przez Francisa Fukuyamę. Kryzys gospodarczy lat 2008-2009, wojna rosyjsko-gruzińska z 2008 roku, tzw. Arabska Wiosna z lat 2010-2012, wojna w Syrii, amerykański zwrot ku Azji zapowiedziany w 2011 roku, czy wreszcie aneksja Krymu przez Rosję i początek wojny na wschodzie Ukrainy w 2014 roku. Wszystko to pokazało z całą mocą, że klasyczne zasady geopolityki i polityki realnej nie straciły na znaczeniu i że okres pauzy strategicznej, kilkunastu lat po zakończeniu zimnej wojny i jednobiegunowej chwili, dobiegł końca. Na naszych oczach trwa zmiana hegemoniczna i obserwujemy dopiero początek konfliktów, które doprowadzą do powstania nowego ładu światowego i, co za tym idzie, nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Polska, położona w sercu Europy na nizinie środkowoeuropejskiej, czyli głównym lądowym ciągu komunikacyjnym Eurazji, znajduje się w centrum procesów dziejowych. Od stopnia zrozumienia mechanizmów geopolitycznych przez elity decyzyjne Rzeczpospolitej zależeć będzie to, czy wykorzystamy dywidendę geograficzną, czy też po raz kolejny w dziejach pogrążymy się w wewnętrznych sfarach i zewnętrznych sporach z potężniejszymi sąsiadami.